Zekarajasyczyn dwunasta planeta rozdział ósmy Królestwo Nieba Badania eposu o stworzeniu oraz tekstów będących jego odpowiednikami wykazują, że w jakiś czas po dwutysięcznym roku przed Chrystusem Marduk syn Enki odniósł zwycięstwo w walce z Ninurtą, synem Enlila o zwierzchnictwo wśród bogów. Babilończycy zrewidowali w związku z tym oryginalny sumeryjski epos o stworzeniu. Wymazali z niego wszelkie wzmianki o Ninurcie i większość wzmianek o Enlilu. I przemianowali inwazyjną planetę, nadając jej imię Marduk. Rzeczywiste wyniesienie Marduka na pozycję króla bogów na Ziemi łączyło się w ten sposób z przydzieleniem mu jako niebiańskiego odpowiednika planetny Filim dwunastej planety. Tak więc jako pan niebiańskich bogów Marduk był też królem niebios. Niektórzy uczeni sądzili z początku, że Marduk był albo gwiazdą polarną, albo jakąś inną jasną gwiazdą widzianą na niebie w Mezopotamii w czasie wiosennej równonocy, ponieważ niebiańskiego Marduka opisywano jako świecące ciało niebieskie. Albert Schott i inni wykazali jednak ostatecznie, że wszystkie starożytne teksty astronomiczne zaliczały Marduka do układu planetarnego. Wobec tego, że inne epitety określały Marduka jako wielkie ciało niebieskie i tego, który oświeca, rozwinięto teorię, że Marduk był babilońskim bogiem słońca, odpowiadającym egipskiemu bogu Ra, który jest przez uczonych uważany również za boga słońca. Teksty opisujące Marduka jako tego, który bada wysokości dalekich niebios w aureoli blasku przejmującego grozą, zdawały się wspierać tę teorię. Jednak w tym samym tekście jest dalej mowa o tym, że lustruje lądy jak szamasz, słońce. Jeśli Marduk był pod jakimś względem pokrewny słońcu, nie mógł oczywiście być słońcem. Którą z planet był Marduk, jeśli nie był Słońcem? Starożytne teksty astronomiczne zawiodły przy próbie przypisania mu jakiejkolwiek planety. Opierając swoje teorie na pewnych epitetach, takich jak syn Słońca, niektórzy uczeni wskazywali na Saturna. Nazwanie Marduka czerwonawą planetą wysunęło też kandydaturę Marsa. Teksty jednak umieszczały Marduka, w Markas Szame, w środku nieba, a to przekonywało większość uczonych, że prawidłowo należy go identyfikować z Jowiszem, który znajduje się w środku linii planet. Ta teoria nie jest jednak wolna od sprzeczności. Ci sami uczeni, którzy ją wygłaszają, podtrzymują zdanie, że Haldejczycy nie wiedzieli o planetach za Saturnem. Wymieniają Ziemię jako planetę i twierdzą jednocześnie, że Chaldejczycy uważali ją za płaski środek układu planetarnego i pomijają Księżyc, który Mezopotamczycy najwyraźniej zaliczali do nibiańskich bogów. Zrównanie dwunastej planety z Jowiszem po prostu nie wychodzi. Epos o stworzeniu stwierdza jasno, że Marduk wtargnął z zewnątrz układu słonecznego. I przed kolizją z Tiamat, przechodził koło planet zewnętrznych, włącznie z Saturnem i Jowiszem. Sumerowie nazywali tę planetę Nibiru planetą przejścia, a wersja babilońska zachowała następujące informacje astronomiczne: Planeta Nibiru zajmie skrzyżowanie nieba i ziemi powyżej i poniżej nie przejdą muszą czekać na niego planeta nibiru planeta która świeci w niebiosach utrzymuje środkową pozycję jemu będą oddawać cześć planeta nibiru on jest tym kto bez zmęczenia wciąż przechodzi przez środek tiamat niech nazywa się przejście ten który zajmuje środek te słowa dostarczają dodatkowej i rozstrzygającej informacji, że rozdzielając inne planety na dwie grupy, dwunasta planeta wciąż przechodzi przez środek Tiamat. Jej orbita prowadzi ją raz za razem na miejsce niebiańskiej bitwy, tam gdzie bywała Tiamat. Okazuje się, że zarówno te teksty astronomiczne które w dość wyszukany sposób traktują o planetarnych cyklach, jak i wykazy planet w ich porządku niebieskim, sugerują niedwuznacznie, iż Marduk pojawił się w przestrzeni gdzieś między Jowiszem a Marsem. Jako, że Sumerowie wiedzieli o wszystkich tych planetach, pojawienie się dwunastej planety na środkowej pozycji potwierdza nasze wnioski. Jeżeli orbita Marduka prowadzi go tam, gdzie kiedyś była tiamat, stosunkowo blisko nas, między Marsa a Jowisza, dlaczego jeszcze nie zauważyliśmy tej planety, która podobno jest wielka i jasna? Mezopotamskie teksty mówią o Marduku, że dosięga nieznanych rejonów nieba i wypływa daleko w głąb kosmosu, bada ukrytą wiedzę, widzi wszystkie sfery wszechświata. Opisywany jest jako kontroler wszystkich planet, mający orbitę umożliwiającą mu krążenie dokoła układu. Trzyma w rękach ich pasy, orbity, spina obręcz wokół nich. Jego orbita jest wyższa i świetniejsza od orbit jakichkolwiek innych planet. Francowi Kuglerowi przyszło zatem na myśl, że Marduk był ciałem niebieskim, Szybko poruszającym się po wielkiej, eliptycznej orbicie, dokładnie jak kometa. Taka elipsa ze Słońcem jako centrum grawitacji ma apogeum, punkt położony najdalej od Słońca, skąd zaczyna się ruch powrotny, oraz perygeum, punkt położony najbliżej Słońca, gdzie zaczyna się podróż na zewnątrz układu słonecznego. Okazuje się, że w mezopotamskich tekstach dwie takie bazy zostały rzeczywiście skojarzone z Mardukiem. Teksty sumeryjskie opisują tę planetę jako przechodzącą z Anur, niebiańska podstawa, do Enun, majestyczna siedziba. Epos o stworzeniu mówi o Marduku. Przebył niebo i zlustrował okolice. Pan budowę głębi zmierzył wtedy. Et-Szara założył jako wysuniętą siedzibę. Eszara jako wielką siedzibę w niebie założył. A zatem jedna siedziba była wysunięta daleko w głębokie rejony kosmosu. Druga została założona w niebie w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem. Zgodnie z naukami ich sumeryjskiego przodka Abrahama z Ur Starożytni Hebrajczycy także kojarzyli swoje najwyższe bóstwo z najważniejszą planetą. Podobnie jak w tekstach mezopotamskich, wiele ksiąg Starego Testamentu opisuje Pana, mającego swoją siedzibę na wysokościach nieba, skąd widział najdalsze planety, kiedy wschodziły. Niebieskiego Pana, który niewidziany, w niebiosach jeździ po okręgu. W księdze Hioba po opisie niebiańskiej kolizji. Znajdujemy znaczące wersety mówiące nam, gdzie ta majestatyczna planeta odeszła. Ponad wodami zakreślił orbitę, gdzie światło i ciemność się łączą. Tam są najdalsze jego granice. Niemniej wyraźnie majestatyczny ruch tej planety przedstawiony jest w psalmach. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, wykuta bransoleta głosi dzieło rąk Jego a on jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. Uznawana za wielką podróżniczkę w niebiosach, wznosząca się na ogromne wysokości w swoim apogeum, a potem nachylająca niebiosa i wstępująca w swoje perygeum, Planeta owa była przedstawiana jako skrzydlaty glob. Zawsze, gdy archeologowie odkrywali to, co pozostało po ludach Bliskiego Wschodu, symbol skrzydlatego globu był wszechobecny. Dominował w Świątyniach i Pałacach, rzeźbiono go na skałach, ryto na pieczęciach cylindrycznych, malowano na ścianach. Znajdował się w otoczeniu królów i kapłanów. Widniał nad ich tronami, unosił się nad nimi w scenach bitewnych, ryty był na ich rydwanach. Zdobiono tym symbolem obiekty gliniane, metalowe, kamienne i drewniane. Władcy Sumeru, Akadu, Babilonu i Asyrii, Elamu i Urartu, Marii i Nuzi, Mitanni i Kanaanu, wszyscy czcili ten symbol. Chetyccy królowie, faraonowie egipscy, władcy perscy, wszyscy przywiązywali do tego symbolu i jego treści największą wagę. Utrzymywało się to przez tysiąclecia. W religijnych wierzeniach i astronomii starożytnego świata dominowało przekonanie, że dwunasta planeta, planeta Bogów, jest obecna w Układzie Słonecznym, a jej wielka orbita, Zawracający klicznie w sąsiedztwo Ziemi. Ideogramem dwunastej planety, planety przejścia, był krzyż. Ów symbol w piśmie klinowym, który znaczył też Anu i Boski, ewoluował w językach semickich ku literze Taw, co wyrażało znak. Wszystkie ludy starożytnego świata uważały okresowe zbliżanie się dwunastej planety za znak nadchodzących wstrząsów, wielkich zmian i nowych er. Mezopotamskie teksty mówiły o cyklicznym pojawianiu się tej planety, jak o zjawisku dającym się przewidzieć, przepowiedzieć i zaobserwować. Wielka planeta, z wyglądu jest ciemnoczerwona, dzieli niebo na dwie części i wypływa jako nibiru. Wśród dzieł traktujących o jej nadejściu było wiele tekstów wróżebnych, przepowiadających efekt, jaki to zjawisko wywrze na Ziemi i ludzkości. Campbell Thompson przytacza kilka takich tekstów, które śledzą zbliżanie się planety, gdy okrąża pozycję Jowisza i przybywa do punktu przejścia Nibiru. Gdy od pozycji Jowisza planeta przechodzi na zachód, Nastanie czas bezpiecznego życia. Błogi pokój spłynie na Ziemię. Gdy od pozycji Jowisza planeta się rozjaśni, a znak Raka stanie się Nibiru, Akad będzie opływać w dostatek. Król Akadu wzrośnie w potęgę. W czasie kulminacji Nibiru kraje będą żyć w bezpieczeństwie. Wrodzy królowie zachowają pokój. Bogowie usłyszą prośby i modlitwy. Spodziewano się jednak, iż nadciągająca planeta wywoła deszcze i powodzie, ponieważ jej silne oddziaływanie grawitacyjne znane było z tego, że Kiedy planeta tronu nieba rozjaśni się, nastąpią deszcze i powodzie. Gdy Nibiru osiągnie swoje perygeum, bogowie obdarzą pokojem, zmartwienia odejdą. Rozwikłają się komplikacje, nadejdą deszcze i powodzie. Podobnie jak mezopotamscy uczeni, prorocy hebrajscy uważali czas zbliżania się tej planety do Ziemi i ukazywania się jej oczom ludzkości za świt nowej ery. Podobieństwa między mezopotamskimi przepowiedniami, że wraz z nadejściem planety tronu nieba nastanie okres pokoju i pomyślności, a biblijnymi proroctwami, zapowiadającymi sprawiedliwość i pokój na ziemi, gdy nastąpi dzień Pana, mogą najlepiej oddać słowa Izajasza. I stanie się w dniach ostatecznych, Pan rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi. W przeciwieństwie do błogosławieństw nowej ery, następującej wraz z Dniem Pana, sam ów dzień został opisany w Starym Testamencie jako czas deszczów, wylewów i trzęsień ziemi. Jeśli przyjmiemy że biblijne fragmenty odnoszą się, jak ich mezopotamskie odpowiedniki do przejścia w sąsiedztwie ziemi dużej planety o silnym polu grawitacyjnym to słowa Izajasza można łatwo zrozumieć. Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj zgiełk królestw zgromadzonych narodów. Pan zastępów prowadzi zastępy do bitwy. Ciągną z dalekiej ziemi od krańców nieba pan i narzędzia jego grozy. Aby zniszczyć całą ziemię. Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca. Kiedy Pan zastępów będzie przechodził w dniu płomiennego jego gniewu. Podczas gdy na ziemi pagórki rozpłyną się, rozdzielą się doliny, jej obrót wokół osi również ulegnie zakłóceniu. Prorok Amos wyraźnie przypowiada. W owym dniu, mówi wszechmogący pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe i mrokiem okryje ziemię w biały dzień. Zapowiadając o to nadchodzi dzień pana, prorok Zachariasz poinformował ludzi, że zjawisko zatrzymania obrotu ziemi wokół osi potrwa tylko jeden dzień. W owym dniu stanie się tak, nie będzie światła, zwykła gra światła zamarżnie. I będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. W dniu Pana, powiedział prorok Joel, Słońce i Księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą blask. Słońce przemieni się w ciemność, a Księżyc w krew. Mezopotamskie teksty sławią promieniowanie tej planety, i sugerują, że można ją było widzieć nawet w świetle dnia. Widoczna o wschodzie Słońca, znika z pola widzenia, gdy Słońce zachodzi. Pieczęć cylindryczna znaleziona w Nippur, obrazuje grupę oraczy spoglądających z niejakim niepokojem na ukazującą się na niebie dwunastą planetę, oznaczoną symbolem krzyża. Starożytni nie tylko oczekiwali cyklicznego nadejścia dwunastej planety, lecz sporządzali też wykresy przedstawiające jej drogę po orbicie. Różne fragmenty biblijne, szczególnie u Izajasza, Amosa i Hioba, łączą przemieszczanie się niebieskiego Pana z wieloma konstelacjami. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po największych głębinach. On pojawia się w Niedźwiedzicy, Orionie i Syriuszu oraz w gwiazdozbiorach południa albo on uśmiecha się do byka i barana od byka przejdzie do strzelca te wersety opisują planetę która nie tylko porusza się w najwyższych rejonach nieba ale też nadchodzi z południa i przemieszcza się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak jak wydedukowaliśmy to z mezopotamskich danych Zupełnie wyraźnie prorok Habakuk oznajmia: Bóg od południa przyjdzie, a ziemia będzie pełna jego chwały. A Wenus będzie jak światło, promienna światłością Pana. Wśród wielu mezopotamskich tekstów dotyczących tego tematu, jeden jest całkowicie jasny. Planeta boga Marduka, gdy się pojawi, Merkury Wznosząc się 30 stopni po Łuku Niebieskim Jowisz, stojąc w miejscu niebiańskiej bitwy Nibiru. Jak ilustruje to załączony wykres, powyższy tekst nie nazywa dwunastej planety po prostu różnymi imionami, jak przypuszczają uczeni. Te nazwy odnoszą się raczej do ruchów planety oraz trzech punktów krytycznych w których jej pojawienie się może być obserwowane i notowane z Ziemi. A zatem pierwszą sposobnością zaobserwowanie dwunastej planety, gdy jej orbita sprowadza ją w sąsiedztwo Ziemi, jest jej konjunkcja z Merkurym, tworząca według naszych obliczeń kąt 30 stopni z osią niebieską Słońce-Ziemia-Perygeum. Zbliżając się do Ziemi, i wschodząc w ten sposób dalej na ziemskim niebie, planeta przecina orbitę Jowisza w punkcie B. Przybywając ostatecznie na miejsce, gdzie odbyła się niebiańska bitwa, na perygeum, czyli miejsce przejścia, planeta jest nibiru w punkcie C. Rysując oś między Słońcem, Ziemią i perygeum orbity Marduka, Obserwatorzy na Ziemi widzieli najpierw Marduka w koniunkcji z Merkurym w punkcie A. W następnym etapie kolejnych 30 stopni Marduk przecinał orbitalną drogę Jowisza w punkcie B. Potem w swoim perygeum, punkcie C, Marduk osiągał przejście, był teraz ponownie na miejscu niebiańskiej bitwy, najbliżej Ziemi i rozpoczynał powrotną wędrówkę w daleki kosmos. Przepowiadanie dnia Pana w starożytnych, mezopotamskich i hebrajskich pismach, czego echem w Nowym Testamencie było oczekiwanie nadejścia Królestwa Niebios, opierało się zatem na rzeczywistych doświadczeniach ludzi na Ziemi, ich obserwacjach okresowego powrotu planety Królestwa w sąsiedztwo Ziemi. Okresowe pojawianie się i znikanie tej planety z pola ziemskiej obserwacji potwierdza domniemaną stałość jej orbity wokół Słońca. Cecha ta upodabnia ją do wielu komet. Niektóre ze znanych komet, jak kometa Haleja, która zbliża się do Ziemi co 75 lat, znikały z oczu na tak długi czas, że uświadomienie sobie, iż widzą tę samą kometę, przychodziło astronomom z trudnością. Inne komety za ludzkiej pamięci widziane były tylko raz. I przypuszcza się, że ich okresy orbitalne rozciągają się na tysiące lat. Na przykład, odkryta w marcu 1973 roku, kometa Kochutek przeszła w styczniu 1974 roku w odległości 120 milionów kilometrów od Ziemi i zniknęła za Słońcem wkrótce potem. Astronomowie kalkulują, że w przedziale czasowym 7,5 tysiąca do siedemdziesięciu pięciu tysięcy lat w przyszłości pojawi się ponownie w jakimś miejscu. Fakt, że okresowe pojawianie się i znikanie dwunastej planety jest zjawiskiem znanym człowiekowi, przemawia za tym, iż czas jej obiegu jest krótszy niż okres obliczony dla komety Kochutek. Jeśli tak, to dlaczego nasi astronomowie nie wiedzą o istnieniu tej planety? Praktycznie rzecz biorąc, orbita nawet o połowę krótsza od tej, jaką określa najmniejsza liczba skalkulowana dla komety Kochutek, odprowadziłaby od nas dwunastą planetę około sześciu razy dalej niż orbita Plutona, na odległość wykraczającą poza zasięg ziemskiej obserwacji, jako że z ledwością, jeżeli w ogóle, odbijałaby światło Słońca w kierunku Ziemi. Jest faktem, że rozpoznane planety za Saturnem zostały odkryte nie metodami optycznymi, lecz matematycznymi. Astronomowie stwierdzili, że orbity znanych planet są najwyraźniej pod wpływem innych ciał niebieskich. Być może w ten sam sposób astronomowie odkryją dwunastą planetę. Rozważa się już kwestię istnienia planety X, która, mimo że niewidziana. Może być wyczuta poprzez jej oddziaływanie na orbity pewnych komet. W 1972 roku Joseph Brady odkrył, że perturbacje w ruchu komety Haleya mogą być powodowane wpływem planety o rozmiarze Jowisza, okrążającej słońce w czasie 1800 lat. Oceniając, że jej odległość od Ziemi wynosi 9 miliardów 600 milionów kilometrów, można wykryć jej obecność tylko matematycznie. Podczas gdy takiego czasu obiegu nie można wykluczyć, mezopotamskie i biblijne źródła zaświadczają wyraźnie, że orbitalny okres dwunastej planety trwa 3600 lat. Liczba 3600 zapisywana była w języku sumeryjskim jako wielkie koło. Epitet wyrażający planetę, szar, Najwyższy władca, znaczył też zamknięte koło, skończony cykl. Oznaczał również liczbę 3600, a tożsamość tych trzech terminów planeta orbita 3600 nie mogła być jedynie przypadkiem. Berosus, babiloński kapłan uczony astronom, mówił o dziesięciu władcach, którzy panowali na ziemi przed potopem. Podsumowując pisma Berosusa, Aleksander Polichistor napisał W drugiej księdze jest historia dziesięciu królów haldyjczyków i okresów panowania każdego z nich, które razem składały się na 120 sar, czyli 432 tysiące lat, dochodząc do czasu potopu. Aby Denus, uczeń Arystotelesa, Również cytowałby Rosusa mówiąc o czasach dziesięciu przedpotopowych władców, których rządy liczyły ogółem 120 sar. Abydenus daje wyraźnie do zrozumienia, że ci władcy rządzili w miastach starożytnej Mazopotamii. Powiedziane jest, że pierwszym królem ziemi był Alorus. Panował przez dziesięć sar. Skoro już o tym mowa, Jeden sar ocenia się na 3600 lat po nim Alaprus panował przez trzy sar po nim nastąpił Amilarus z miasta Pantibiblon, Biblon który panował przez 13 sar po nim Amenon panował przez dwanaście sar był z miasta Pantibiblon. Biblon potem Megalurus w tym samym miejscu panował przez 18 sar potem Daos Pasterz rządził w czasie dziesięciu sar. Potem byli inni władcy, a ostatnim z nich wszystkich był Sisitrus, także ogółem było dziesięciu królów, a czas ich łącznego panowania obejmuje 120 sar. Apolodor z Aten podobnie przytoczył to, co ujawnił w prehistorii Berosus. Dziesięciu władców panowało w sumie przez 120 sar. 432 tysiące lat, a panowanie każdego z nich mierzone było w 3600-letnich jednostkach sar. Wraz ze świtem sumerologii te dawne teksty, na które powoływał się Berossus, zostały odnalezione i odszyfrowane. Były to sumeryjskie listy królów, przekazujące zarys tradycji dziesięciu władców sprzed potopu, jacy rządzili ziemią od czasu gdy królestwo zstępowało z nieba, zanim potop spłukał ziemię. Jedna z sumeryjskich list królów notuje boskie rządy w pięciu zasiedlonych miejscach, czyli miastach. W pierwszym mieście, Eridu, było dwóch władców. Ich imiona poprzedza w tekście tytuł sylaba A, co oznacza przodka. Gdy królestwo zstępowało z nieba, było królestwo najpierw w Eridu. W Eridu Alulim stał się królem, rządził dwadzieścia osiem tysięcy osiemset lat. Alalgar rządził trzydzieści sześć tysięcy lat. Dwóch królów rządziło tam 64 cztery tysiące lat. Potem królestwo zostało przeniesione do innych miejsc zarządzania, gdzie władców nazywano En, czyli pan a w jednym przypadku boskim tytułem Dingir. Opuszczam Eridu. Jego królestwo zostało przeniesione do Bad Tibira. W Bad Tibira Enmen Luanna rządził 43 200 lat. Enmen Galanna rządził 28 800 lat. Boski Dumuzi, pasterz, rządził 36 tysięcy lat. Trzech królów rządziło tam przez 108 tysięcy lat. Potem lista wymienia miasta jakie następowały Larak i Sippar oraz ich boskich władców. Na koniec miasto Szurupak, gdzie królem był człowiek z boskiego rodu. Uderzającym faktem w tych fantastycznych legendach o czasach panowania tych władców jest to, że owe okresy są bez wyjątku wielokrotnościami liczby 3600. Inny tekst sumeryjski dołącza miasto Larsa i jego dwóch boskich władców do listy królów, a okresy panowania, jakie podaje, też są dokładnymi wielokrotnościami 3600 letniego Sar. Z lektury jeszcze innych tekstów Wynika, że w sumerze przed potopem było rzeczywiście 10 władców. Panowanie każdego z nich trwało określoną liczbę sar. W sumie zaś czas ich władania wyniósł 120 sar, tak przynajmniej pisał o tym Berossus. Wniosek sam się narzuca. Sar odnosiły się do orbitalnego okresu Sar 3600 lat. Planety Sar planety Królestwa. Alulim był władcą przez osiem obiegów dwunastej planety, a Lalgar przez dziesięć obiegów i tak dalej. Jeśli tymi władcami sprzed potopu byli, jak sugerujemy, nefilim, którzy przybywali na Ziemię z dwunastej planety, to nie powinno dziwić, że okresy ich panowania na Ziemi wiążą się z orbitalnym okresem dwunastej planety. Wyznaczone w ten sposób królestwo trwałoby od czasu wylądowania do czasu odlotu. Gdy jeden dowódca przylatywał z dwunastej planety, odlatywał inny, jako że przyloty i odloty musiały się łączyć ze zbliżaniem dwunastej planety do Ziemi, czas panowania mógł być mierzony jedynie tymi orbitalnymi okresami sar. Można oczywiście zapytać, czy ktokolwiek z Nefilim po wylądowaniu na Ziemi mógł tu panować przez wyznaczone 28 800 lub 36 000 lat. Nic dziwnego, że uczeni mówią o długościach tych królowań, iż są legendarne. Ale czym jest rok? Nasz rok jest po prostu czasem, w jakim Ziemia obiega Słońce jeden raz. Ponieważ życie rozwinęło się na Ziemi, gdy już krążyła wokół Słońca, jest naznaczony piętnem długości jej orbity. Nawet o wiele krótszy czas orbitalny, np. księżyca, albo cyklu dobowego, niesie wystarczającą siłę, by wywierać wpływ na beznała wszelkie życie na Ziemi. Żyjemy przez określoną liczbę lat, ponieważ nasze zegary biologiczne nastawione są na tyle obiegów Ziemi wokół Słońca raczej nie ulega wątpliwości, że życie na innej planecie byłoby regulowane cyklami tej planety. Gdyby trajektoria dwunastej planety była tak rozciągnięta, że jeden obieg zajmowałby tyle czasu, ile zajmuje Ziemi sto obiegów, wtedy jeden rok nefilim wynosiłby sto naszych lat. Gdyby obieg trwał tysiąc razy dłużej niż nasz, wtedy tysiąc ziemskich lat, oznaczałby jeden rok nefilim. A co w przypadku, gdyby zgodnie z naszymi przypuszczeniami ich droga dookoła Słońca trwała 3600 lat? Wtedy 3600 naszych lat stanowiłoby tylko jeden rok w ich kalendarzu, a także tylko jeden rok w ich życiu. Okresy królestwa podawane przez Sumerów i Berosusa nie byłyby wobec tego ani legendarne, ani fantastyczne. Trwałyby 5, 8 czy 10 lat nefilim. Zauważyliśmy w poprzednich rozdziałach, że pochód ludzkości ku cywilizacji dzięki interwencji nefilim odbywał się w trzech etapach, przedzielonych okresami 3600 lat: okres mezolitu, faza ceramiki, i nagła sumeryjska cywilizacja. Nie jest zatem nieprawdopodobne, że nefilim sprawdzali co pewien czas i postanawiali kontynuować postęp ludzkości, skoro mogli się spotkać na zgromadzeniu za każdym razem, gdy dwunasta planeta zbliżała się do Ziemi. Wielu uczonych, na przykład Heinrich Zimmern, Zwracał uwagę, że Stary Testament przechowuje opowieści o wodzach sprzed potopu, czyli przodkach, i że linia od Adama do Noego, bohatera potopu, wymienia dziesięciu takich władców. Przedstawiając sytuację poprzedzającą potop, księga Genesis, rozdział 6, opisuje boskie rozczarowanie ludzkością. Żałował Pan, że uczynił człowieka na Ziemi. I rzekł pan zgładzę człowieka, którego stworzyłem i rzekł pan nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze zbłądziwszy jest tylko ciałem, a jego dni trwały sto dwadzieścia lat pokolenia uczonych odczytowało werset, a jego dni będą trwały sto dwadzieścia lat jako przyznanie człowiekowi przez Boga długości życia ograniczonej liczbą 120 lat. Ale to po prostu nie ma sensu. Jeśli ten tekst dotyczy boskiego zamiaru zniszczenia ludzkości, dlaczego Bóg miałby w tym samym czasie oferować człowiekowi długie życie? I dowiadujemy się, że nie wcześniej wody potopu opadły, nim Noe grubo przekroczył ów domniemany limit 120 lat, tak jak i jego potomkowie. Sem – 600 lat, Arpachszad – 438 lat, Szelach – 433 lata itd. Usiłując przypisać człowiekowi 120-letni okres życia, uczeni ignorują fakt, że biblijny język nie posługuje się czasem przyszłym. Jego dni będą trwały. Lecz czasem przeszłym. Jego dni trwały 120 lat. Nasuwa się zatem oczywiste pytanie, do czyjego życia odnoszą się te słowa? Nasza konkluzja jest taka, że wyliczenie 120 lat zamierzone było w odniesieniu do bóstwa. Przedstawianie doniosłych wydarzeń we właściwej perspektywie czasu stanowi znamienną cechę sumeryjskich i babilońskich tekstów epickich. Epos o stworzeniu rozpoczyna się od słów Enuma Elisz gdy na wysokościach. Historia spotkania Boga Enlila z boginią Ninlil umieszczona jest w czasie, kiedy człowiek nie był jeszcze stworzony itd. Język rozdziału 6 Genesis podporządkowany jest w intencji umieszczenia doniosłych wydarzeń związanych z wielkim potopem we właściwej perspektywie czasu. Pierwsze słowa pierwszego wersetu rozdziału 6 brzmią a kiedy? A kiedy ziemianie zaczęli się rozmnażać na Ziemi i rodziły im się córki. Był to, kontynuuje narracja, czas, gdy ujrzeli synowie Boży, że córki ziemian były zgodne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Był to czas, kiedy byli na Ziemi Nefilim. W owych dniach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ziemian, a one poczynały. Byli to mocarze, którzy są z olamu, ludzie szem. To właśnie wtedy w tamtych dniach, w tamtym czasie, człowiek miał być zmieciony z powierzchni ziemi powodzią. Kiedy dokładnie to było? Werset trzeci mówi nam wyraźnie, gdy jego bóstwa. Obliczony okres wyrażał się liczbą 120 lat 120 lat nie człowieka i nie ziemi lecz liczone przez potężnych ludzi rakiet, przez Nefilim, a ich rokiem był Sar 3600 lat ziemskich. Ta interpretacja nie tylko wyjaśnia kłopotliwe wersety rozdziału 6 Genezis, ukazuje też, jak te wersety korespondują z informacjami sumeryjskimi między pierwszym lądowaniem Nefilim na Ziemi a potopem minęło 120 sar 432 tysiące lat ziemskich. Opierając się na naszym obliczeniu daty potopu jesteśmy zdania, że pierwsze lądowanie Nefilim na Ziemi odbyło się około 450 tysięcy lat temu. Zanim przejdziemy do starożytnych zapisów dotyczących podróży Nefilim na, na Ziemię, trzeba odpowiedzieć sobie na dwa zasadnicze pytania. Czy istoty, najwidoczniej niewiele różniące się od nas, mogły ewoluować na innej planecie? Czy takie istoty, pół miliona lat temu, były w stanie podjąć wyprawę międzyplanetarną? Pierwsze pytanie dotyka bardziej fundamentalnej kwestii czy życie, jakie znamy, istnieje gdzieś poza Ziemią. Naukowcy wiedzą obecnie, że istnieją niezliczone galaktyki, podobne do naszej, gdzie roją się niezliczone gwiazdy, podobne naszemu Słońcu, z astronomicznymi liczbami planet, dostarczających każdą z możliwych do wyobrażenia kombinacji temperatury, atmosfery i składu chemicznego, oferujących życiu miliardy szans odkryli też że przestrzeń międzyplanetarna nie jest próżnią są w niej na przykład drobiny wody pozostałości czegoś co jak się uważa było chmurą kryształów lodowych otulających gwiazdy w jej wczesnych fazach rozwoju odkrycie to potwierdza ciągłe wzmianki mezopotamskie o wodach słońca które zmieszały się niegdyś z wodami Tiamat. Znaleziono też proste molekuły materii organicznej pływające w przestrzeni międzyplanetarnej, a zatem przekonanie, że życie może istnieć tylko w pewnych atmosferach czy zakresach temperatur, zostało także zanegowane. Co więcej, odrzucono mniemanie, iż jedynym Dostępnym dla żywych organizmów źródłem energii i ciepła jest Słońce. Statek kosmiczny Pionier 10 odkrył, że Jowisz, choć o wiele bardziej oddalony od Słońca niż Ziemia, jest tak gorący, że musi mieć własne źródła energii i ciepła. Planeta obfitująca w radioaktywne pierwiastki nie tylko generowałaby ciepło, byłaby także aktywna wulkanicznie. Taka aktywność wulkaniczna tworzy atmosferę. Jeśli planeta jest wystarczająco duża, żeby wywierać znaczną siłę ciążenia, utrzyma swoją atmosferę prawie w nieskończoność. Taka atmosfera z kolei wywoła efekt cieplarniany, ochroni planetę od zimna kosmosu, zapobiegając rozpraszaniu własnego ciepła planety w przestrzeni. W bardzo podobny sposób ubranie zatrzymuje ciepło naszego ciała chroniąc nas przed zimnem. Mając to na uwadze, starożytni, opisując dwunastą planetę jako ubraną w aureole, objawiają coś więcej niż bogactwo poetyckiej wyobraźni. Wzmiankowana była zawsze jako promieniująca planeta jest najbardziej promienny ze wszystkich bogów, a jej wizerunki ukazywały ją w postaci ciała emitującego promienie. Dwunasta planeta mogła wytwarzać własne ciepło i zachowywać je dzięki atmosferze. Naukowcy doszli też do niespodziewanego wniosku, że życie nie tylko mogło ewoluować na innych planetach Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, ale prawdopodobnie tam się rozwijało. Te planety złożone są z lżejszych pierwiastków układu słonecznego pod względem składu są bardziej spokrewnione z kosmosem, a ich atmosfery zawierają bardzo wielkie ilości wodoru, helu, metanu, amoniaku i prawdopodobnie neonu oraz pary wodnej. To wszystko wymagane jest do budowy cząstek organicznych. Dla rozwoju życia, jakie znamy, konieczna jest woda. Mezopotamskie teksty nie pozostawiają wątpliwości, że dwunasta Planeta była planetą wodną. W eposie o stworzeniu lista pięćdziesięciu imion zawiera grupę sławiącą jej wodne aspekty. Imiona te oparte na epitecie Asar, król wodny, który ustalił poziomy wód, określają planetę jako Asaru, wysoki, jasny król wodny, Asaru ludu, Wysoki, jasny król wodny, którego głębia jest przeobfita itd. Sumerowie nie wątpili, że dwunasta planeta była planetą życia, pokryta zielenią, a nawet nazywali ją Namtyllaku, Bogiem, który utrzymuje życie. Był on też dawcą rolnictwa, stwórcą zbóż i ziół, który sprawia, że roślinność kiełkuje, który otwiera studnie rozdzielając wody obfitości nawadniaczem nieba i ziemi. Naukowcy doszli do wniosku, że życie nie ewoluowało na planetach podobnych do Ziemi z ich ciężkimi składnikami chemicznymi, lecz na peryferiach układu słonecznego. Z tych peryferii weszła w nasz środek dwunasta planeta. Czerwonawa, płonąca blaskiem. Promieniująca wytwarzanym przez siebie ciepłem, dostarczająca z własnej atmosfery składniki potrzebne życiu. Jeśli istnieje zagadka, jest nią pojawienie się życia na ziemi. Ziemia została uformowana jakieś 4,5 miliarda lat temu i naukowcy uważają, że kilkaset milionów lat później proste formy życia były już na niej obecne. Jest to wręcz niepokojąco wcześnie. Parę rzeczy wskazuje też na to, że najstarsze i najprostsze formy życia te sprzed trzech miliardów lat z okładem były zbudowane z cząsteczek pochodzenia biologicznego. Inaczej mówiąc, życie pojawiające się na Ziemi tak szybko po jej powstaniu było pochodną jakiejś poprzedniej formy życia. A nie rezultatem kombinacji nieożywionych chemikaliów i gazów. Wszystko to sugeruje zbitym stropu badaczom, że życie, które mogło z łatwością ewoluować na Ziemi, nie ewoluowało na Ziemi. W artykule zamieszczonym w naukowym magazynie Icarus w 1973 roku laureat Nagrody Nobla Francis Crick i dr Leslie Orgel Przedstawiają teorię, że życie na Ziemi mogło powstać z drobnych organizmów pochodzących z odległej planety. Odskocznią w ich badaniach były znane kontrowersje wśród zakłopotanych uczonych, próbujących ustalić teorię pochodzenia życia na Ziemi. Dlaczego jest tylko jeden kod genetyczny dla wszelkich form życia na Ziemi? Dlaczego molibden odgrywa kluczową rolę w reakcjach enzymatycznych tak istotnych dla życia, skoro molibden jest pierwiastkiem bardzo rzadkim? Dlaczego pierwiastki znajdujące się w obfitości na Ziemi, takie jak chrom i nikiel, nie mają znaczenia dla reakcji biologicznych? Osobliwa teoria proponowana przez Krika i Orgel głosi, że wszelkie życie na Ziemi nie tylko mogło rozprzestrzenić się z organizmu pozaziemskiego, lecz że powstało w efekcie rozmyślnego zasiania, wysłania przez inteligentne istoty z innej planety nasienia życia na Ziemię w statku kosmicznym, mającym za zadanie zainicjować na niej łańcuchową reakcję życia. Nie korzystając z danych zawartych w tej książce, tych dwoje sławnych naukowców zbliżyło się do realnego faktu. Nie było planowego zasiania, była niebiańska kolizja. Życiodajna planeta, dwunasta planeta i jej satelity, zderzyła się z Tiamat i rozszczepiła ją na dwoje, stwarzając ziemię z jej połowy. Podczas tej kolizji życiodajna gleba i powietrze dwunastej planety zasiały ziemię przekazując jej biologiczne złożone początkowe formy życia. Tak wczesnego pojawienia się życia na Ziemi nie można inaczej wytłumaczyć. Gdyby życie na dwunastej planecie zaistniało nawet o jeden wcześniej niż na Ziemi, zaczęłoby się tam z wyprzedzeniem jakichś czterdziestu pięciu milionów lat. Nawet w tym krótkim okresie na dwunastej planecie żyłyby już istoty na poziomie rozwoju człowieka, gdy na Ziemi pojawiły się dopiero pierwsze małe ssaki. Startując wcześniej do życia, mieszkańcy dwunastej planety byli w stanie przedsięwziąć podróż kosmiczną zaledwie 500 tysięcy lat temu. Koniec rozdziału ósmego. Rozdział 9. Lądowanie na Ziemi. Postawiliśmy stopę tylko na Księżycu. Statki bezzałogowe dotarły tylko do najbliżej od nas położonych planet. Poza tym stosunkowo bliskimi sąsiadami, zarówno międzyplanetarna, jak i międzygwiezdna przestrzeń kosmiczna jest wciąż niedostępna nawet dla niewielkich statków badawczych. Ale planeta Nefilim ze swoją wielką orbitą służyła swoim mieszkańcom jako ruchome obserwatorium, przeprowadzając ich przez orbity wszystkich planet i umożliwiając bezpośrednią obserwację większej części układu słonecznego. Nic zatem dziwnego, że kiedy wylądowali na Ziemi, bagaż wiedzy, jaki przynieśli ze sobą, Obfitował w wiadomości o astronomii i metody obliczania ruchów ciał niebieskich. Nefilim, bogowie nieba na ziemi, nauczyli człowieka patrzeć w niebo, do czego Jahwe nakłaniał Abrahama. Nic też dziwnego, że nawet najstarsze i najprymitywniejsze rzeźby i rysunki opatrzone były niebieskimi symbolami konstelacji i planet, a kiedy bogowie Mieli być przedstawiani lub przyzywani i ich symbole niebiańskie używane były jako obrazkowa stenografia. Przez odwoływanie się do niebiańskich boskich symboli człowiek wyrywał się z kręgu samotności. Symbole łączyły śmiertelników z nefilim, ziemię z niebem, ludzkość z wszechświatem. Jak sądzimy, Niektóre z tych symboli przekazywały też informacje, mogące się wiązać jedynie z podróżą kosmiczną na Ziemię. Starożytne źródła dostarczają ogromnej liczby tekstów i wykazów dotyczących ciał niebieskich i ich związków z różnymi bóstwami. Starożytny zwyczaj nadawania kilku nazw oraz imion określających tak ciałom niebieskim jak bogom niebiańskim, utrudnił identyfikację. Nawet w razie ustalonej tożsamości, jak na przykład Wenus i Sztar, obraz gmatwają zmiany w Panteonie. Tak więc w dawniejszych czasach Wenus kojarzono z Ninhursag. Pewną jasność w tym względzie uzyskali uczeni, tacy jak Van Buren, którzy zebrali i uporządkowali ponad 80 symboli, bogów i ciał niebieskich, jakie można znaleźć na pieczęciach cylindrycznych, rzeźbach, stelach, reliefach, freskach oraz bardzo dopracowanych w szczegółach i wyrazistych kamieniach granicznych po akadyjsku kudurru. Gdy dokona się klasyfikacji tych symboli, staje się oczywiste, że oprócz niektórych bardziej znanych południowych czy północnych konstelacji, np. wąż morski symbolizujący gwiazdozbiór Hydrus, oznaczają one albo 12 konstelacji Zodiaku, jak Rak bądź Skorpion, albo 12 bogów nieba i ziemi, albo też 12 ciał niebieskich Układu Słonecznego. Kudurru ustawiony przez Melishipaka, króla Suzy, przedstawia dwanaście symboli Zodiaku i symbole dwunastu bogów astralnych. Stela wzniesiona przez asyryjskiego króla Asarhadona ukazuje tego władcę z pucharem życia w ręku, zwróconego twarzą ku dwunastu bogom nieba i ziemi. Widzimy cztery bóstwa na grzbietach zwierząt. Wśród bóstw można łatwo rozpoznać Isztar na lwie oraz Adada trzymającego rozwidloną błyskawicę. Czterech innych bogów reprezentują przedmioty stanowiące ich atrybuty, na przykład zakończona głową lwa maczuga boga wojny Ninurty. Pozostali czterej bogowie są wyobrażeni jako ciała niebieskie: słońce, szamasz, skrzydlaty glob, dwunasta planeta, siedziba Anu, sierp księżyca oraz symbol złożony z siedmiu punktów. Chociaż w późniejszych czasach boga Sina kojarzono z księżycem, a jego znakiem rozpoznawczym był półksiężyc, wiele dowodów wskazuje na to, że w dawnych czasach półksiężyc był symbolem starszego, brodatego boga, jednego z tych, którzy naprawdę byli w sumerze dawni. Przedstawiany często w otoczeniu strumieni wody, tym bogiem był niewątpliwie Ea. Półksiężyc łączono też z nauką pomiarów i obliczeń, w czym Ea był mistrzem. Odpowiednio do pełnionej przez niego roli boga mórz i oceanów, bogu Ea jako niebiański odpowiednik przypisywano księżyc, sprawcy przypływów co symbolizowało siedem punktów. Wiele tropów prowadzi do ostatecznego wniosku, że był to niebiański symbol Enlila. Wizerunek bramy Anu, skrzydlaty glob, z Ea i Enlilem po jego obu stronach, przedstawia ich w postaciach półksiężyca i symbolu siedmiu punktów. Niektóre wyobrażenia niebiańskich symboli, należące do najbardziej czytelnych, skrupulatnie skopiowane przez Rawlinsona uwydatniają najmocniej grupę trzech figur oznaczających Anu i jego dwóch synów. Na wizerunkach tych symbol Enlila mógł być albo siedmioramienną gwiazdą, albo siedmioma punktami. Istotnym elementem w niebiańskim oznaczeniu Enlila była liczba siedem czasem dołączano córkę Ninhursag reprezentowaną przez przecinarkę do pępowiny. Uczeni nie mogli zrozumieć stwierdzenia gudei, króla lagasz, że niebiańskie siedem jest pięćdziesiąt. Próby arytmetycznego rozwiązania, znalezienia jakiejś formuły przekształcającej 7 na 50, zawiodły badaczy usiłujących pojąć sens tej wypowiedzi. Znajdujemy jednak prostą odpowiedź: Gudea oznajmił, że ciało niebieskie, które jest siódemką, oznacza Boga, który jest pięćdziesiątką. Bóg Enlil w hierarchii bogów liczba pięćdziesiąt miał jako swój niebiański odpowiednik siódmą planetę. Jaka planeta należała do Enlila? Przypominamy sobie teksty mówiące o dawnych czasach, gdy bogowie pierwszy raz przybyli na Ziemię. Anu został wtedy na dwunastej planecie, a jego dwaj synowie, którzy tu zstąpili, ciągnęli losy. Ea otrzymał władzę nad oceanem, a Enlilowi Ziemia była dana jako jego królestwo. Odpowiedź na zagadkę nie pozostawia niedomówień. Planetą Enlila była Ziemia. Ziemia dla Nefilim była siódmą planetą. W lutym 1971 roku Stany Zjednoczone wysłały bezzałogowy statek kosmiczny z najdłuższą jak dotąd misją. Statek mknął przez 21 miesięcy, mijając Marsa i pas planetoid, na dokładnie wyznaczone spotkanie z Jowiszem. Potem, zgodnie z przewidywaniami naukowców z NASA, ogromna siła ciążenia Jowisza zagarnęła statek i rzuciła go w otchłań kosmosu. Biorąc pod uwagę, że pionier 10 mógłby któregoś dnia zostać wciągnięty przez siłę grawitacji do innego układu słonecznego i rozbić się na jakiejś planecie w dalszym rejonie wszechświata, naukowcy umieścili na jego pokładzie aluminiową płytkę z wygrawerowanym przesłaniem. Przesłanie to posługuje się językiem piktograficznym znakami i symbolami niezbyt różniącymi się od tych, jakie były stosowane w pierwszym piktograficznym piśmie Sumeru. Ma przekazać ewentualnemu znalazcy płytki, że rodzaj ludzki składa się z mężczyzn i kobiet. Porównuje wielkość ciała człowieka z rozmiarem i kształtem statku kosmicznego. Podaje dwa podstawowe pierwiastki naszego świata, i nasze położenie w odniesieniu do pewnego międzygwiezdnego źródła fal radiowych. I przedstawia układ słoneczny jako Słońce i dziewięć planet, mówiąc, znalazcy, statek, który znalazłeś, pochodzi z trzeciej planety tego Słońca. W naszej astronomii Ziemię uważa się za trzecią planetę, którą jest, licząc od środka układu, Słońca. Ale dla kogoś zbliżającego się do układu słonecznego z zewnątrz, pierwszą planetą jaką napotka będzie Pluton, drugą Neptun, trzecią Uran, nie Ziemia, czwartą będzie Saturn, piątą Jowisz, szóstą Mars, a Ziemia będzie siódmą. Nikt tylko Nefilim, podróżując na Ziemię i mijając Plutona, Neptuna, Urana, Saturna, Jowisza i Marsa mogli uważać Ziemię za siódmą planetę. Nawet gdyby, biorąc pod uwagę wszelkie argumenty, założyć, że to mieszkańcy starożytnej mezopotamii raczej niż przybysze z kosmosu mieli wiedzę i umiejętności potrzebne do wyznaczenia pozycji Ziemi, licząc nie od centralnego Słońca, lecz od granic układu słonecznego. Wynikałoby z tego, że starożytni wiedzieli o istnieniu Plutona, Neptuna i Urana. Ponieważ sami nie mogli się dowiedzieć o tych planetach, dochodzimy do wniosku, że ta informacja musiała być przekazana przez Nefilim. Jakiekolwiek założenie przyjmie się na początku, konkluzja jest ta sama. Tylko Nefilim mogli mieć świadomość, że za Saturnem są planety, których liczba wyznacza Ziemi, Licząc od zewnątrz, siódme miejsce. Ziemia nie jest jedyną planetą, której numeryczna pozycja w układzie słonecznym wyrażana była symbolicznie. Bardzo wiele przykładów świadczy o tym, że Wenus przedstawiano jako ośmioramienną gwiazdę. Wenus jest ósmą planetą następną po Ziemi, gdy zaczyna się liczyć od zewnątrz. Ośmioramienna gwiazda wyobrażała też boginię Isztar, której planetą była Wenus. Wiele pieczęci cylindrycznych, a także różne dawne przedstawienia graficzne ukazują Marsa jako szóstą planetę. Na jednej z pieczęci cylindrycznych widać Boga skojarzonego z Marsem. Pierwotnie był to Nergal, potem Nabu, siedzącego na tronie pod sześcioramienną gwiazdą swoim symbolem. Widzimy na tej pieczęci także Słońce, przedstawione niemalże tak, jakbyśmy je narysowali dzisiaj oraz Księżyc i Krzyż, symbol planety przejścia dwunastej planety. W czasach asyryjskich wyliczenie niebieskie, planety poszczególnego boga, sygnalizowane było odpowiednią liczbą gwiezdnych symboli rozmieszczonych wokół boskiego tronu. A więc na płycie przedstawiającej boga Ninurtę przy jego tronie umieszczono cztery gwiazdy. Jego planeta, Saturn, jest rzeczywiście czwartą planetą według rachuby Nefilim. Na podobnych wizerunkach znalezionych dotychczas można rozpoznać większość pozostałych planet. Główne wydarzenie religijne w starożytnej Mezopotamii, dwunastodniowe święta nowego roku Nasycone było symbolizmem związanym z orbitą dwunastej planety, budową układu słonecznego i podróżą Nefilim na Ziemię. Najlepiej udokumentowane w tych wyznaniach wiary są babilońskie rytuały Nowego Roku, aczkolwiek znaleziono też dowody, że babilończycy tylko kopiowali tradycje sięgające początków sumeryjskiej cywilizacji. W Babilonie święta celebrowano według ścisłego i drobiazgowego rytuału. Każda część, każdy akt i modlitwa miały tradycyjną motywację i specyficzne znaczenie. Ceremonie rozpoczynały się pierwszego dnia Nisannu, wtedy pierwszego miesiąca roku, co zbiegało się z wiosenną równonocą. Przez jedenaście dni inni bogowie o statusie niebiańskim dołączali do Marduka w wyznaczonym porządku. Dwunastego dnia każdy z nich oddalał się do swojej siedziby, i Marduk zostawał sam w swym majestacie. Analogia do pojawienia się Marduka w układzie planetarnym, jego rozmów z jedenastoma innymi ciałami układu słonecznego i rozłączenia w dniu dwunastym, pozostawiającego dwunastego boga na pozycji króla bogów, Lecz w izolacji od nich jest oczywista. Ceremonie świąt Nowego Roku stanowiły paralele z drogą dwunastej planety. Pierwsze cztery dni, odpowiadające przejściu Marduka obok czterech pierwszych planet Plutona, Neptuna, Urana i Saturna były dniami przygotowań. Pod koniec czwartego dnia Rytuał wymagał, by przypomnieć o pojawieniu się planety Iku, Jowisza, w polu widzenia Marduka. Niebiański Marduk zbliżał się do miejsca niebiańskiej bitwy. Najwyższy kapłan wyrażał to symbolicznie, rozpoczynając recytację eposu o stworzeniu, opowieści o niebiańskiej bitwie. Mijała bezsenna noc. Kiedy opowieść o niebiańskiej bitwie została wyrecytowana... Z nastaniem piątego dnia, rytuał wymagał dwunastokrotnego obwieszczenia, że Marduk jest panem, potwierdzającego, iż w następstwie niebiańskiej bitwy w układzie słonecznym znajduje się teraz dwanaście ciał niebieskich. W dalszej części recytacje wymieniały nazwy dwunastu planet i dwunastu gwiazdozbiorów Zodiaku. Niekiedy, podczas piątego dnia, Bóg Nabu, syn i dziedzic Marduka, przybywał łodzią ze swojego centrum kultowego Borsippa, wkraczał jednak na teren babilońskiej świątyni dopiero szóstego dnia, jako że w owym czasie Nabu zaliczał się do Babilońskiego Panteonu dwunastki, a przydzielonym mu ciałem niebieskim był Mars, szósta planeta. Genesis informuje nas, że niebo i ziemia oraz cały ich zastęp zostały ukończone w ciągu sześciu dni. Babilońskie rytuały utrwalające pamięć o niebiańskich wydarzeniach prowadzących do powstania pasa planetoid i Ziemi zajmowały również sześć pierwszych dni Sannu. Siódmego dnia uwaga świętujących skupiała się na ziemi. Chociaż znamy niewiele szczegółów dotyczących rytuałów dnia siódmego, Frankfurt uważa, że wiązały się z postanowieniem bogów prowadzonych przez Nabu, by uwolnić Marduka z jego więzienia w górach podziemia. Ponieważ znaleziono teksty opisujące szczegółowo zmagania Marduka z innymi pretendentami do panowania nad ziemią, możemy przypuszczać, że przebieg wypadków dnia siódmego odtwarzał walkę Marduka o supremację na ziemi, jego początkowe porażki i ostateczne zwycięstwo, przypieczętowane przywłaszczeniem sobie mocy. 8 dnia świąt Nowego Roku w Babilonie, Marduk, zwycięzca na ziemi, jak według Enuma Eliż traktowano go w niebie, otrzymywał najwyższe moce. Przyznawszy je Mardukowi, Bogowie wraz z asystującym im królem i ludnością wyruszali następnie w dniu dziewiątym na rytualną procesję, która zabierała Marduka z jego domu, znajdującego się w poświęconym obszarze miasta, do domu Akitu, położonego gdzieś poza miastem. Marduk i 11 goszczących bogów przebywali tam dnia jedenastego. W dniu dwunastym Bogowie rozjeżdżali się do swoich siedzib i święta dobiegały końca. Spośród wielu aspektów wskazujących na wcześniejsze sumeryjskie pochodzenie tych babilońskich świąt, jednym z najbardziej znaczących jest ten, który dotyczy domu Akitu. W kilku pracach, takich jak The Babylonian Akitu Festival, Palisa, Ustalono, że dom ten odgrywał pewną rolę w religijnych obrzędach Sumeru już w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem. Istotą tego obrzędu była święta procesja, podczas której panujący Bóg opuszczał swoją siedzibę, czyli świątynię, i zmierzał przez kilka stacji do miejsca położonego daleko za miastem. Używany był do tego celu specjalny statek, boska Łódź. Ukończywszy w domu Akiti z powodzeniem swoją misję, czymkolwiek była, Bóg ponownie zjawiał się przy nabrzeżu w tej samej boskiej łodzi i udawał w drogę powrotną do świątyni w asyście szczęśliwego króla, odprowadzane entuzjazmem i wybuchami radości zgromadzonych ludzi. Sumeryjski termin Akiti, od którego pochodzi babiloński Akitu, znaczy dosłownie zbudowany na ziemskim życiu. To znaczenie w zestawieniu z różnymi aspektami tej tajemniczej podróży doprowadza nas do wniosku, że owa procesja symbolizowała ryzykowną, lecz uwieńczoną powodzeniem wyprawę Nefilim na siódmą planetę Ziemię. Prace wykopaliskowe prowadzone przez jakieś dwadzieścia lat na terenie starożytnego Babilonu Doskonale powiązane z danymi z babilońskich tekstów obrzędowych umożliwiły zespołom uczonych odbudowę terenu poświęconego Mardukowi, rekonstrukcję specyficznej architektury zikuratu oraz odtworzenie drogi procesyjnej, której fragmenty doczekały się ponownej ekspozycji w Muzeum Starożytnego Bliskiego Wschodu w Berlinie. Symboliczne nazwy siedmiu stacji i związane z nimi tytuły Marduka nadawane były zarówno przez akadów, jak i sumerów, co poświadcza starożytność tej procesji oraz jej motywów, sięgającą sumeryjskich początków. Pierwsza stacja Marduka, przy której tytułowano go władcą niebios, nazywała się u akadów Domem Świętości, zaś Domem Świetlanych Wód u sumerów. Tytuł Boga przy drugiej stacji jest nieczytelny. Sama stacja nazywana była miejscem rozdziału pola. Częściowo okrojona nazwa trzeciej stacji zaczynała się od słów Położenie naprzeciw planety. Przemianowany przy niej tytuł Boga brzmiał Pan wylanego ognia. Czwartą stację nazywano świętym miejscem przeznaczeń, a Marduka panem burzy wód An i Ki. Piąta okazała się mniej rozwichszona, nazywała się drogą a Marduk przyjmował tytuł, gdzie objawia się słowo pasterza. Spokojniejszą żeglugę sygnalizowała też szósta stacja, określana mianem statku podróżnika. Tytuł Marduka zmieniał się tam na Boga oznaczonej bramy. Siódmą stacją był bit Akitu, dom budowania życia na ziemi. Marduk przybierał wtedy tytuł Boga domu wytchnienia. Twierdzimy, że siedem stacji procesji Marduka przedstawiała podróż kosmiczną Nefilim z ich planety na Ziemię. Pierwsza stacja, Dom Świetlanych Wód, wyobrażała przejście obok Plutona, druga miejsce rozdziału pola była Neptunem, trzecia Uranem, czwarta miejsce niebiańskich burz Saturnem, piąta droga gdzie objawia się słowo pasterza była jowiszem szósta gdzie droga zmieniała się w statek podróżnika marsem a siódmą stacją była ziemia koniec podróży gdzie marduk zaplanował dom wytchnienia boski dom budowania życia na ziemi w jaki sposób ministerstwo lotnictwa i przestrzeni kosmicznej nefilim mając w perspektywie międzyplanetarną podróż na ziemię Analizowało układ słoneczny. Logicznie i zgodnie z rzeczywistością, Nefilim postrzegali układ w dwóch częściach. Oddzielnie rozpatrywali strefę lotu obejmującą przestrzeń, jaką zajmuje siedem planet rozciągających się od Plutona do Ziemi. Druga grupa, poza strefą nawigacji, była złożona z czterech ciał niebieskich, księżyca. Wenus, Merkurego i Słońca w astronomii i boskiej genealogii te dwie grupy były traktowane osobno. Genealogicznie, syn, jako księżyc, był głową grupy czworga. Szamasz, jako słońce, był jego synem, a Isztar, Wenus, jego córką. Adat, jako Merkury, był stryjem, bratem syna który zawsze dotrzymywał towarzystwa swojemu bratankowi Szamaszowi i szczególnie swojej bratanicy Isztar. Z drugiej strony siódemka rozważana była oddzielnie w tekstach dotyczących spraw bogów i ludzi, czy odnoszących się do niebiańskich wydarzeń. Była ona siedmioma, którzy sądzą, siedmioma posłancami Anu, ich króla, i to za jej przyczyną uświęcono liczbę siedem. Było siedem dawnych miast. Miasta miały siedem bram. Bramy miały siedem zasów. Błogosławieństwa przywoływały siedem lat dostatku. Przekleństwa – okresy głodu i plagi trwające siedem lat. Boskie wesela celebrowano przez siedem dni oddawania się miłości. I tak dalej, i tak dalej. Podczas uroczystych ceremonii – takich jak święta połączone z rzadkimi ziemskimi wizytami Anu i jego małżonki, bóstwom reprezentującym siedem planet przeznaczano pewne miejsca i ceremonialne szaty, natomiast czwórka była traktowana jako osobna grupa. Na przykład jedna ze starożytnych zasad protokołu brzmiała Bóstwa Adad, Syn, Szamasz i Isztar mają zasiadać na dworze aż do świtu. W niebie każda grupa była zobowiązana do przebywania w swojej niebiańskiej strefie, a sumerowie przyjmowali, że istnieje niebiański szlaban rozdzielający te dwie grupy. Doniosły tekst astralno-mitologiczny, zdaniem Jeremiasa, traktuje o pewnym niesłychanym wydarzeniu w niebiosach, gdy siódemka przypuściła szturm na niebiański szlaban. Podczas tego przewrotu najwidoczniej niezwykłego układu siedem planet, sprzymierzyli się z bohaterem Szamaszem, Słońcem, i mężnym Adadem, Merkurym, co oznaczało być może ujednolicenie kierunku sił grawitacji. W tym samym czasie Isztar, poszukując jakiegoś wspaniałego miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać z Anu, usiłowała stać się królową nieba. Wenus zmieniała jakoś swoje położenie na bardziej wspaniałe miejsce zamieszkania. Najbardziej drastyczne konsekwencje poniósł syn, księżyc. Siedmiu, którzy nie obawiają się praw, na dawcę światła, księżyc, gwałtownie napadło. Według tego tekstu pojawienie się dwunastej planety ocaliło przyciemniony księżyc i sprawiło, że zajaśniał w niebiosach na powrót. Czwórka umiejscowiona była w niebiańskiej strefie nazywanej przez Sumerów girhea niebiańskie wody gdzie rakiety tracą orientację muche dezorientacja statku kosmicznego albo pas dezorientacji te zagadkowe terminy stają się zrozumiałe gdy uświadomimy sobie że nefilim rozpatrywali nieba układu słonecznego pod kątem ich podróży kosmicznej Zupełnie niedawno inżynierowie z Komsatu, Communications Satellite Corporation odkryli, że słońce i księżyc oszukują satelity i izolują je od świata. Satelity Ziemi mogą być dezorientowane przez obłoki zjonizowanej materii powstające w efekcie rozbłysków chromosferycznych słońca lub przez zmiany w odbiciu promieniowania podczerwonego od powierzchni księżyca. Także Nefilim byli świadomi tego, że statek kosmiczny wchodził w strefę pomyłek, gdy minął Ziemię i zbliżał się do Wenus, Merkurego i Słońca. Jak przyjmowali starożytni, oddzielona od Czwórki niebiańską przegrodą Siódemka znajdowała się w strefie, którą Sumerowie określali terminem UB. UB składała się z siedmiu części nazywanych po akadyjsku Giparu, nocne rezydencje. Nie ulega raczej wątpliwości, że stąd bije źródło blisko wschodniej wiary w siedem niebios. Tych siedem orbit czy sfer ub zawierało w sobie akadyjskie kiszatu całość. Termin ten pochodził od sumeryjskiego szu, oznaczającego też część, która jest najważniejsza, najwyższa. Te siedem planet nazywano dlatego czasem siedmioma świecącymi szunu, siedmioma, którzy spoczywają w najwyższym rejonie. Siódemka traktowana była z większą dbałością techniczną o niuanse niż czwórka. Sumeryjskie, akadyjskie, babilońskie i asyryjskie wykazy ciał niebieskich określały te planety rozmaitymi epitetami i je wymieniały je w prawidłowej kolejności. Większość uczonych, zakładając, że starożytne teksty nie mogły traktować o planetach za Saturnem, napotkało trudności w prawidłowym ustaleniu planet opisywanych w tych tekstach. Jednak wyniki naszych badań pozwalają zidentyfikować te planety i stosunkowo łatwo można zrozumieć znaczenie ich nazw. Pierwszą planetę, jaką mieli spotkać Nefilim, zbliżając się do układu Słonecznego, był Pluton. Mezopotamskie wykazy nazywają go Shupa, kontroler Szu, planeta, która strzeże dojścia do najwyższego rejonu układu słonecznego. Jak zobaczymy, Nephilim mogli wylądować na ziemi tylko wtedy, gdy ich statek kosmiczny startował z dwunastej planety z dużym wyprzedzeniem momentu zbliżenia się w jej sąsiedztwo ziemi. Mogli więc przeciąć orbitę Plutona nie tylko jako mieszkańcy dwunastej planety, lecz także jako astronauci w poruszającym się statku kosmicznym. Pewien astronomiczny tekst stwierdza, że planeta Szupa była tam, gdzie bóstwo Enlil ustalało przeznaczenie dla kraju, gdzie bóg dowodzący statkiem kosmicznym wyznaczał prawidłowy kurs na planetę Ziemię i kraj Sumeru. Następną poszupa była Iru, pętla. Przy Neptunie statek kosmiczny Nefilim prawdopodobnie rozpoczynał szeroki zakręt, czyli pętlę zdążającą w kierunku ostatecznego celu. Inny wykaz nazywa tę planetę Humba, co oznacza bagienną wegetację. Czy gdy zbadamy Neptuna któregoś dnia, odkryjemy, że przyczyną stałego kojarzenia tej planety z wodami, były wodniste bagna, które widzieli na niej Nefilim? Uran nazywany był Kakabshanamma planeta, która jest podwójna. Uran rzeczywiście jest bliźniakiem Neptuna pod względem rozmiaru i wyglądu. Wykaz sumeryjski nazywa go Enti-Mashsig planeta jasnego, zielonkawego życia. Czy Uran jest planetą również obfitującą w bagienną wegetację? Spoza Urana wynurza się Saturn, Olbrzymia planeta, prawie 10 razy większa niż Ziemia, wyróżniająca się swoimi pierścieniami, których wielkość przekracza dwukrotnie jej średnicę. Uzbrojony w straszliwą siłę grawitacji i tajemnicze pierścienie, Saturn groził z pewnością wieloma niebezpieczeństwami Nefilim i ich statkowi kosmicznemu. Może to dobrze tłumaczyć, dlaczego nazywali czwartą planetę Targallu wielki niszczyciel. Planeta owa była też nazywana kaksidi, oręż prawości oraz simutu, ten, który dla sprawiedliwości zabija. Na całym Bliskim Wschodzie była uosobieniem kary, dosięgającej złoczyńców. Czy te nazwy wyrażały lęk, czy miały związek z rzeczywistymi katastrofami kosmicznymi? Rytuały Akitu, jak widzieliśmy, Przywodziły na pamięć burze wód między An i Ki, do których dochodziło czwartego dnia, kiedy statek kosmiczny znajdował się między Ansharem, Saturnem, a Kiszarem, Jowiszem. Bardzo wczesny tekst sumeryjski, uważany od czasu pierwszej publikacji w 1912 roku za starożytny tekst magiczny, według wszelkiego prawdopodobieństwa, Odnotowuje utratę statku kosmicznego i zagładę jego pięćdziesięciu użytkowników. Relacjonuje jak Marduk, przybywszy do Eridu, pośpieszył do swojego ojca Ea, przynosząc straszną wiadomość. Utworzyło się coś na kształt oręża, zaatakowało jak śmierć. Pięćdziesięciu anunaki poraziło. Latający niczym ptak szusar został uderzony w pierś. Tekst nie mówi czym było to, co zniszczyło szusar latający niezrównany ścigacz i zabiło pięćdziesięciu astronautów. Jednak strach przed niebezpieczeństwem niebios był widoczny tylko wobec Saturna. Nefilim mijali zapewne Saturna i okazywali się Jowiszowi z poczuciem wielkiej ulgi. Piątą planetę nazywali Barbaru, błyszczący. Jak również Sag Megar, wielki, gdzie zapina się skafandry. Inna nazwa Jowisza, Sibzianna, prawdziwy przewodnik po niebie, określała prawdopodobnie jego rolę, jaką spełniał w podróży na Ziemię. Był sygnałem do skrętu w trudne przejście między Jowiszem a Marsem i wejścia w niebezpieczną strefę planetoid. Określenia te wskazują, że właśnie w tym miejscu. Nefilim wkładali na siebie swoje me, skafandry. Mars nosił stosowną nazwę Utu Kagaba, światło u przegrody wód, co przypomina nam biblijne opisy pasa planetoid jako niebiańskie bransolety, oddzielającej w układzie słonecznym wody nad sklepieniem od wód pod sklepieniem. Ściślej mówiąc, Mars był wzmiankowany jako szylibbu, położony blisko środka Układu Słonecznego. Niezwykły rysunek na pieczęci cylindrycznej sugeruje, że mijając Marsa, zbliżający się na statek kosmiczny Nephilim, nawiązywał stałą komunikację z centrum dowodzenia na Ziemi. Na środku tego starożytnego rysunku widzimy obiekt przypominający symbol dwunastej planety – skrzydlaty glob. Wygląda jednak inaczej – jest bardziej mechaniczny, wyprodukowany raczej niż naturalny. Jego skrzydła wyglądają niemalże dokładnie jak panele do przetwarzania energii słonecznej na elektryczność, w jakiej wyposażone są amerykańskie statki kosmiczne. Na pierwszy rzut oka widać dwie anteny kolisty statek z pokrywą w kształcie korony, rozpostartymi skrzydłami i antenami, znajduje się w przestrzeni między marsem sześcioramienna gwiazda a ziemią i księżycem na ziemi jakieś bóstwo unosi rękę pozdrawiając astronautę będącego jeszcze w kosmosie przy marsie astronauta ukazany jest w hełmie z wizjerem ma na sobie napierśnik dolna część jego skafandra przypomina ogon syreny wyposażenie wymagane być może na wypadek konieczności awaryjnego wodowania w oceanie. W jednej ręce trzyma jakiś przyrząd, drugą odwzajemnia pozdrowienie z Ziemi, a potem, krążąca w przestrzeni, ukazywała się Ziemia, siódma planeta. W wykazie siedmiu niebiańskich bogów nazwana jest szugi odpowiednie miejsce wytchnienia szu. Zarazem znaczyło to, Ziemia na końcu shu, najwyższego rejonu Układu Słonecznego, cel długiej podróży kosmicznej. Chociaż na starożytnym Bliskim Wschodzie głoska gi była czasem przekształcana w bardziej swojską ki, ziemia, stały ląd, wymowa i sylaba gi przetrwały do naszych czasów w swoim oryginalnym znaczeniu, w jakim wyrażali ją film. geografia, geometria geologia. W najdawniejszej formie pisma piktograficznego znak szugi oznaczał też Shiba siódma, a tekst astronomiczny wyjaśniał Pan Gór, bóstwo Enlil, tożsamy jest z planetą szugi. Odpowiadając siedmiu stacjom podróży Marduka, nazwy planet poświadczają także tor lotu kosmicznego. Krajną końca podróży była siódma planeta Ziemia. Możemy się nigdy nie dowiedzieć, czy po latach ktoś na innej planecie odnajdzie i zrozumie przesłanie z tabliczki, znajdującej się na pokładzie pioniera 10. Podobnie można by pomyśleć, że próżno oczekiwać znalezienia na Ziemi tablicy przekazującej ziemianą informację o położeniu dwunastej planety i o drodze, jaką przebył jej statek kosmiczny. A jednak takie zadziwiające świadectwo istnieje. Tym świadectwem jest gliniana tabliczka, znaleziona w ruinach Królewskiej Biblioteki w Niniwie. Jak wiele innych, jest bez wątpienia asyryjską kopią wcześniejszej sumeryjskiej. W odróżnieniu od innych, ma kształt dysku i chociaż niektóre znaki klinowe, Zachowały się na niej doskonale. Kilku uczonych, którzy podjęli zadanie rozszyfrowania tej tabliczki, zakończyło swoją pracę nazwaniem jej najbardziej zagadkowym mezopotamskim dokumentem. W 1912 roku King, wówczas kustosz asyryjskich i babilońskich zabytków w British Museum, sporządził bardzo dokładną kopię tego dysku, który jest podzielony na osiem segmentów. Niezniszczone fragmenty zawierają figury geometryczne niespotykane na jakimkolwiek innym starożytnym artefakcie, zaplanowane i wyrysowane z ogromną precyzją. Są wśród nich strzałki, trójkąty, krzyżujące się linie, a nawet elipsa, geometryczno-matematyczna krzywa uważana poprzednio za nieznaną starożytnym. Ta niezwykła i zagadkowa gliniana tabliczka. Została po raz pierwszy przedstawiona naukowcom 9 stycznia 1880 roku. Bossankuet i Seiss, w jednej z najwcześniejszych rozpraw o astronomii babilońskiej, wyrazili zdanie, że jest to planisfera odwzorowanie sferycznej powierzchni na płaskiej mapie. Oznajmili, że niektóre z widniejących na niej znaków klinowych sugerują obliczenia, Zdają się mieć jakieś techniczne znaczenie. Liczne nazwy ciał niebieskich, pojawiające się w ośmiu segmentach tej tabliczki, rozpraszają jakiekolwiek wątpliwości co do astronomicznego jej charakteru. Bosanched i Seys byli szczególnie zaintrygowani siedmioma kropkami w jednym z segmentów. Powiedzieli, że owe kropki mogłyby wyobrażać fazy księżyca, gdyby nie fakt, Iż biegną wzdłuż wiersza wymieniającego gwiazdę gwiazd, dilgan, oraz ciało niebieskie nazywane apin. Nie ulega wątpliwości, że tę zagadkową figurę można objaśnić w prosty sposób, twierdzili. Próbując udzielić takiego wyjaśnienia, poprzestali jednak na prawidłowym odczytaniu fonetycznych wartości znaków klinowych i wniosku, że dysk jest planisferą niebieską. Kiedy opublikowano schemat tej planisfery, Opert i Jensen skorygowali tłumaczenie niektórych nazw planet i gwiazd. W 1891 roku Fritz Hommel zwrócił uwagę na fakt, że każdy z ośmiu segmentów planisfery tworzy kąt 45 stopni, z czego wywnioskował, iż przedstawia ona przestrzeń całego nieba, pełne 360 stopni okręgu wysunął sugestię, że punkt ogniskowy wyznacza jakieś położenie na babilońskim niebie potem dano spokój tej sprawie dopiero weidner w 1912 i 1915 roku wyczerpująco zanalizował tabliczkę tylko po to żeby dojść do konkluzji że jej treść nie ma sensu jego zniechęcenie spowodował fakt że chociaż figury geometryczne oraz nazwy gwiazd i planet wypisane w różnych segmentach były czytelne, czyli zrozumiałe, nawet jeśli ich znaczenie czy przeznaczenie było niejasne, napisy wzdłuż linii, zbiegających się pod kątem 45 stopni do środka, były bezsensowne. Za każdym razem tworzyły je serię powtarzanych sylab w języku asyryjskim. Weidner wywnioskował, że tabliczka zawiera treść zarówno astronomiczną, jak i astrologiczną i że stosowano ją jako przedmiot magiczny do egzorcyzmów, tak jak kilka innych tekstów złożonych z powtarzanych sylab. To wystarczyło by przestano się nią interesować. Jej napisy nabierają jednak zupełnie nowego znaczenia, jeśli spróbujemy je odczytać nie jako asyryjskie słowa znaki, lecz jako sumeryjskie słowa sylaby. Bo raczej nie ma wątpliwości, że ta wyjątkowa tabliczka jest asyryjską kopią wcześniejszego, sumeryjskiego oryginału. Gdy przyjrzymy się jednemu z tych segmentów, który możemy oznaczyć numerem 1, jej pozbawione sensu sylaby na-na-na-na-a-na-a-na-nu na, Wzdłuż schodzącej linii, sz wzdłuż obwodu, szam, szam bur, bur, kur wzdłuż linii poziomej. Wręcz uderzają jasnością wymowy, jeśli odwołamy się do sumeryjskiego znaczenia tych słów sylab. Widzimy tu mapę podróży po niebie, zaznaczoną drogą, jaką Bug Enlil przeszedł obok planet. Opatrzoną pewnymi instrukcjami operacyjnymi. Okazuje się, że linia idąca ukośnie pod kątem 45 stopni wyraża tor obniżania lotu statku kosmicznego z miejsca, które jest wysoko, 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 przez chmury i niższą bezchmurną sferę do horyzontu, gdzie niebo styka się z ziemią. Instrukcje dla astronautów, zamieszczone w obszarze nieba przy linii horyzontu, są sensowne. Mówi się im nastaw, nastaw, nastaw przyrządy do lądowania. Potem kiedy są blisko Ziemi, rakiety, rakiety są odpalane, żeby wyhamować statek, który widocznie powinien nabrać wysokości, narzucić, przed wylądowaniem ponieważ musi przejść nad górzystym czy nierównym terenem. Góra, góra. Informacje zawarte w tym segmencie dotyczą podróży kosmicznej samego Enlila. Mamy tu dokładny geometryczny schemat złożony z dwóch trójkątów połączonych linią, która zmienia kierunek, tworząc kąt. Linia to szlak, napisy bowiem oznajmiają wyraźnie, że schemat przedstawia drogę, jaką bóstwo Enlil przeszło obok planet. Miejscem startu jest trójkąt po lewej, wyobrażający dalsze rejony układu słonecznego. Punkt docelowy znajduje się po prawej, gdzie wszystkie segmenty zbiegają się do miejsca lądowania. Trójkąt po lewej, narysowany z otwartą podstawą, jest odmianą znaku znanego w piktograficznym piśmie Bliskiego Wschodu. Jego znaczenie może być odczytane jako domena władcy, górzysty kraj. Trójkąt po prawej jest określony napisem Shuut il Enlil, droga boga Enlila. Termin ten, jak wiemy, oznacza północne niebo Ziemi. Linia tworząca kąt łączy zatem domenę władcy, górzysty kraj, czyli według nas dwunastą planetę z niebem Ziemi. Szlak przebiega między dwoma ciałami niebieskimi, Dilgan i Apin. Niektórzy uczeni utrzymują, że były to nazwy odległych gwiazd lub części konstelacji. Jeśli współczesne statki kosmiczne, załogowe i bezzałogowe korzystają w nawigacji z namiaru na uprzednio ustalone jasne gwiazdy, nie można wykluczyć podobnej techniki nawigacyjnej w przypadku nephilim. Jednak pogląd, że te dwie nazwy określają tak daleko położone gwiazdy, jako się nie zgadza ze znaczeniem tych nazw. Dilgan znaczy dosłownie pierwsza stacja, natomiast Apin, gdzie obiera się właściwy kurs. Znaczenia tych nazw wskazują na stacje na drodze, mijane miejsca. Jesteśmy skłonni zgodzić się z takimi autorytetami jak Thomson, Epping i Strasmajer, którzy utożsamiają Apin z Marsem. Jeśli tak, znaczenie tego schematu staje się jasne. Szlak od Planety Królestwa na orbitę wokół ziemską prowadził między Jowiszem a Marsem. Ta terminologia, w której nazwy opisowe planet odnosiły się do roli, jaką spełniały one w podróży kosmicznej Nefilim. Odpowiada nazwom i epitetom z wykazu siedmiu planet Szu. Jak gdyby dla potwierdzenia naszych wniosków napis oznajmiający, że jest to szlak Enlila pojawia się pod rzędem siedmiu punktów, siedmiu planet od Plutona do Ziemi. Nic dziwnego, że pozostałe cztery ciała niebieskie, te ze strefy pomyłek, ukazane są oddzielnie poza północnym niebem Ziemi. Także wszystkie inne niezniszczone segmenty stanowią dowód, że jest to mapa podróży kosmicznej oraz instruktaż lotu. Gdy czytacie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, okaże się, że dobrze zachowany fragment następnego segmentu zawiera napis Weź, 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 rzuć, 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 uzupełnij, uzupełnij. W trzecim segmencie, gdzie zachowała się część niezwykłej eliptycznej linii, można odczytać słowa: Kakab wysyła go Anna, bóstwo Ishtar, oraz intrygujący komunikat bóstwo Nini, kontroler lądowania. W czwartym segmencie jest jakby instrukcja ustalania kierunku lotu według danej grupy gwiazd. Zniżająca się linia jest określona jako horyzont. Słowo niebo powtórzone jest pod linią 11 razy. Czy segment ten przedstawia fazę lotu bliżej ziemi, bliżej miejsca lądowania? Treść legendy opisującej widok z nad linii horyzontu mogła mieć rzeczywiście takie znaczenie. Wzgórza, wzgórza, szczyt, szczyt, miasto, miasto. Napis na środku oznajmia Kakab Masztabba, bliźnięta, którego spotkanie jest ustalone, Kakab Sibzlanna, Jowisz dostarcza wiadomość. Jeżeli te segmenty, jak na to wygląda, są ułożone w kolejności zbliżania się, można niemalże odczuć napięcie na film, gdy podchodzili do ziemskiego kosmodromu. Następny segment, określający schodzącą linię znów jako niebo, 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 zapowiada też nasze światło, zmiana, obserwuj drogi i wzniesienia, płaska ziemia. Po raz pierwszy przy linii poziomej są liczby rakieta, 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 podnieś, szybuj, czterdzieści, 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 dwadzieścia. 22 22 Górna linia w tym segmencie nie oznajmia już niebo-niebo, lecz tor-tor 100. Można dostrzec wzór w tym bardzo zniszczonym segmencie. Wzdłuż jednej z linii napis głosi Aszur, co może znaczyć ten, który widzi lub widzący. Siódmy segment jest zbyt mocno uszkodzony, by można go było włączyć do naszych badań. Kilka widocznych sylab oznacza daleki, daleki, widok, widok, a słowa instrukcji brzmią naciśnij. Ósmy i ostatni segment zachował się jednak prawie w całości. Linie kierunkowe, strzałki i napisy oznaczają drogę między dwiema planetami. Instrukcje narzuć góra góra opatrzone są czterema krzyżami opisanymi dwukrotnie paliwo woda ziarno i dwukrotnie para woda ziarno. Czy ten segment dotyczył przygotowań do lotu w kierunku Ziemi, czy zaopatrzenia na lot powrotny ku dwunastej planecie? Mogło tu chodzić o to drugie, bo linia z ostro zakończoną strzałką, wskazująca miejsce lądowania na Ziemi, ma na drugim końcu inną strzałkę opisaną słowem powrót i wskazującą odwrotny kierunek. Kiedy Ea wydał rozporządzenie wysłannikowi Anu, by umożliwił Adapie podróż do nieba, Anu zaś wykrył ten podstęp, władca Bogu zażądał wyjaśnienia. Dlaczego Ea bezwartościowemu człowiekowi plan niebo ziemia ujawnił, podnosząc go tak wysoko, czyniąc dla niego szem? W planisferze, którą rozszyfrowaliśmy, widzimy taką mapę podróży Plan Niebo Ziemia. W języku znaków i słów Nefilim przedstawili nam w ogólnych zarysach szlak wiodący z ich planety na naszą. Niewytłumaczalne w inny sposób teksty traktujące o odległościach między ciałami niebieskimi są zrozumiałe, jeśli rozpatrujemy je w kategoriach podróży kosmicznej z dwunastej planety. Jeden z nich, znaleziony w Nippur i oceniony na 4000 lat, jest teraz w kolekcji Hilprechta na Uniwersytecie Wienie w Niemczech. Neugebauer ustalił, że owa tabliczka jest niewątpliwie kopią oryginalnej kompozycji, która była starsza. Podaje ona stosunki liczbowe odległości ciał niebieskich, zaczynając od Księżyca i Ziemi, uwzględnia dalej sześć innych planet. Druga część tego tekstu zdaje się przedstawiać matematyczne formuły służące do rozwiązywania jakichś międzyplanetarnych problemów. Uczeni nigdy nie byli zgodni, jak odczytać jednostki w tej części tekstu. Jasne jest jednak, że druga część tego tekstu podaje odległości od Szupa Plutona. Jedynie Nefilim, rozpatrując orbity planet, mogli opracować te formuły. Tylko oni potrzebowali takich danych ponieważ ich planeta a także cel Ziemia były w nieustannym ruchu Nephilim kierowali statek nie tam gdzie była ziemia w chwili ich startu lecz tam gdzie będzie w czasie ich przylotu Można założyć że Nephilim wyliczali swoje trajektorie bardzo podobnie jak współcześni naukowcy planujący wyprawy na księżyc i inne planety Statek Kosmiczny Nefilim startował prawdopodobnie z dwunastej planety zgodnie z kierunkiem jej drogi po orbicie, lecz z dużym wyprzedzeniem momentu jej przybycia w sąsiedztwo Ziemi. Biorąc pod uwagę te i wiele innych czynników, Amon Sitchin, doktor aeronautyki i inżynierii, opracował dla nas dwie alternatywne trajektorie statku kosmicznego Nefilim. Pierwsza wymagałaby wystrzelenia statku z dwunastej planety, zanim ta osiągnie apogeum. Zużywając niewiele energii, statek nie tyle zmieniałby kurs, ile hamował. Gdy dwunasta planeta, także pojazd kosmiczny, chociaż wielki, przemieszczałaby się dalej po swojej ogromnej, eliptycznej orbicie, statek szedłby znacznie krótszym eliptycznym kursem i docierał w pobliżej Ziemi daleko wcześniej niż dwunasta planeta. Ta alternatywa mogła oferować Nefilim korzyści, jak też przynosić straty. Pełne 3600 ziemskich lat odnoszące się do urzędowania i innych czynności nefilim na Ziemi przemawia za tym, że wybierali oni drugą możliwość krótką podróż i pobyt na orbicie wokół ziemskiej, zbiegający się z przybyciem dwunastej planety. Wymagałoby to wystrzelenia statku kosmicznego C, gdy dwunasta planeta była w połowie drogi powrotnej z apogeum. Wobec gwałtownego wzrostu szybkości planety, statek potrzebowałby mocnych silników, żeby ją prześcignąć i dotrzeć do Ziemi D, parę lat wcześniej niż ona. Skomplikowane dane techniczne oraz wzmianki w mezopotamskich tekstach świadczą o tym, że Nefilim podchodzili do swoich ziemskich misji w ten sposób, w jaki NASA podchodzi do misji księżycowych. Kiedy główny statek zbliżał się do planety docelowej Ziemi, wchodził na orbitę wokół tej planety i tam pozostawał. Lądowania dokonywał mniejszy statek, odłączający się od statku macierzystego. Odlot z Ziemi był z pewnością jeszcze trudniejszy technicznie niż precyzyjne lądowanie. Lądownik musiał połączyć się ze statkiem macierzystym, który uruchamiał następnie silniki i rozwijał szalone prędkości, by dogonić dwunastą planetę, przechodzącą z maksymalną szybkością przez perygeum między Marsem a Jowiszem. Dr Amon Syczyn obliczył, że na orbicie wokół ziemski były trzy punkty, które nadawały się do startu ku dwunastej planecie. Te trzy punkty oferowały Nefilim wybór czasu, w jaki mogli dogonić dwunastą planetę, mieszczący się w granicach 1,1 do 1,6 ziemskich lat. Udane przyloty, lądowania, starty i odloty wymagały odpowiedniego terenu, prowadzenia z ziemi i koordynacji z macierzystą planetą. Jak zobaczymy, Nefilim sprostali wszystkim tym wyzwaniom. Koniec rozdziału dziewiątego. Rozdział dziesiąty. Miasta bogów. Historia osadnictwa na Ziemi pierwszych inteligentnych istot jest zapierającą dech w piersiach epopeją, nie mniej inspirującą niż odkrycie Ameryki czy opłynięcie kuli ziemskiej. Z pewnością jest wydarzeniem o większej doniosłości, jako, że w rezultacie tego osadnictwa istniejemy dzisiaj wraz z naszymi cywilizacjami. Epos o stworzeniu informuje nas, że bogowie przybyli na ziemię w następstwie przemyślanej decyzji ich przywódcy. Wersja babilońska, przypisując tę decyzję Mardukowi, wyjaśnia, że czekał on do czasu, aż grunt ziemski wyschnie i będzie dość twardy. Dopiero wtedy Bóg zezwolił na lądowanie i prowadzenie prac budowlanych. Gdy to nastąpiło, Marduk obwieścił astronautom co postanowił. Wysoko na górze, gdzie rezydujecie, zbudowałem królewski dom wysokości. Teraz jego odpowiednik zbuduje na dole. Następnie Marduk wytłumaczył swój zamysł. Kiedy z niebios zstąpicie na zgromadzenie będzie tam miejsce nocnego spoczynku, które przyjmie was wszystkich. Nazwę je Babilon, Brama bogów. Ziemia zatem była nie tylko miejscem odwiedzin czy krótkiego eksploracyjnego pobytu, miało być stałym domem poza domem. Podróżując statkiem kosmicznym, jakim była w pewnym sensie ich planeta Nefilim, przecinając drogi większości innych planet, Niewątpliwie zawczasu badali kosmos. Z pewnością wysyłali bezzałogowe statki badawcze. Wcześniej czy później osiągnęli poziom techniki umożliwiający wysyłanie załóg z misją wylądowania na innych ciałach niebieskich. Kiedy Nefilim poszukiwali dodatkowego domu, Ziemia musiała wpaść im w oko. Jej błękitne przestworza wskazywały na obecność życiodajnej wody i powietrza. Jej brązy ujawniały stałe lądy, jej zielenie, wegetacje, podstawę zwierzęcego życia. Jednak gdy w końcu ruszyli ku Ziemi, musiała ona wyglądać trochę inaczej niż widzą ją nasi dzisiejsi astronauci. Kiedy bowiem po raz pierwszy postawili stopę na Ziemi, Ziemia przechodziła środkową fazę epoki lodowcowej. Był to jeden z glacjałów następujących po okresie ocieplenia ziemskiego klimatu. Gdy pierwszy raz wylądowali na Ziemi, jakieś 450 tysięcy lat temu, mniej więcej jedna trzecia ziemskiego lądu była pokryta lodem. Tym wielkim ilością zamarzniętej wody towarzyszyło ograniczenie opadów deszczu, ale nie wszędzie. Dzięki osobliwościom układu prądów powietrznych, Ukształtowania terenu i na skutek innych czynników niektóre strefy obficie nawadniane dzisiaj były wówczas nieurodzajne, inne zaś, tam gdzie obecnie deszcz pojawia się tylko okresowo, doświadczały całorocznych opadów. Poziom mórz był niższy, bo lód wiązał wiele wody na obszarach lądu. Są świadectwa, że w zenicie dwóch głównych epok lodowcowych Poziom mórz był o 180 do 210 metrów niższy niż dzisiaj. Dlatego tam, gdzie teraz mamy morza i wybrzeża, był suchy ląd. Tam, gdzie płynęły rzeki, powstawały głębokie wąwozy i kaniony, gdy koryta rzek szły terenem skalistym. Jeśli rzeki biegły w miękkim gruncie i glinie, docierały do glacjalnych mórz przez rozległe bagna. Gdzie na film mogli założyć pierwszą swoją siedzibę, gdy przybyli na ziemię i napotkali takie warunki klimatyczne i geograficzne? Bez wątpienia szukali miejsca o klimacie umiarkowanym, by nie musieli budować wymyślnych zabezpieczeń przed zimnem, gdzie mogliby się poruszać w lekkich ubraniach roboczych, nie zaś w grubowatowanych kombinezonach. Potrzebowali też wody pitnej, zdatnej do mycia i celów przemysłowych, oraz do podtrzymania wegetacji roślin i życia zwierząt, służących za pokarm. Rzeki umożliwiały im również nawadnianie szerokich obszarów lądów i stanowiły dogodne szlaki transportowe. Na dobrą sprawę, wszystkie te wymagania mogły być spełnione wyłącznie w wąskiej strefie klimatycznej Ziemi. Poza tym, Trzeba było znaleźć długie płaskie pola nadające się do lądowania. Uwaga Nefilim, jak wiemy, skupiła się na trzech głównych zlewiskach rzek i ich dolinach Nilu, Indusu oraz Tygrysu Eufratu. Każde z tych do rzeczy było odpowiednie do wczesnej kolonizacji każde w swoim czasie stało się ogniskiem cywilizacji w starożytności. Nefilim nie mogli zignorować jeszcze jednego źródła paliwa i energii. Uniwersalnym i obfitym źródłem energii ciepła i światła na Ziemi jest ropa naftowa, stanowiąca też surowiec, z jakiego produkuje się niezliczone ilości niezbędnych towarów. Sądząc z sumeryjskich praktyk i zapisów, Nefilim wyzyskiwali ropę i jej produkty. Jest rzeczą zrozumiałą, że w swych poszukiwaniach najdogodniejszego środowiska na Ziemi wybraliby teren zasobny w ropę. Mając to na uwadze, Nefilim prawdopodobnie najmniej interesowali się Doliną Indusu, ponieważ nie jest to miejsce gdzie można znaleźć ropę naftową. Dolina Nilu rozpatrywana była przypuszczalnie w drugiej kolejności Geologicznie leży w strefie skał osadowych, ale ropa znajdywana jest na tym terenie tylko w dużej odległości od doliny, a jej wydobycie wymaga głębokich wierceń. Kraj dwurzecza, Mezopotamia, niewątpliwie wysuwał się na pierwsze miejsce. Jedne z najbogatszych pól naftowych świata rozciągają się od Zatoki Perskiej aż do gór, gdzie mają swoje źródła Tygrys i Eufrat. I w odróżnieniu od innych złóż, niedostępnych bez głębokich wierceń, w starożytnym sumerze, teraz południowy Irak, bitumy, smoły, paki i asfalty kipiały, czyli wypływały na powierzchnię same. Co ciekawe, sumerowie mieli nazwy dla wszystkich substancji bitumicznych: ropy naftowej, olejów, asfaltów naturalnych, asfaltów skalnych, smuł, pirobituminów, lepików, wosków i paków. Mieli dziewięć oddzielnych nazw dla różnych bituminów. Dla porównania, w języku starożytnego Egiptu były tylko dwie, w sanskrycie tylko trzy. Księga Genesis opisuje siedzibę Boga na Ziemi, Eden, jako miejsce o umiarkowanym klimacie, ciepłe, aczkolwiek przewiewne, jako że Bóg zażywał popołudniowych przechadzek, by odetchnąć orzeźwiającym wietrzykiem. Było to miejsce z dobrą glebą, odpowiednie do uprawy roli i warzyw, a szczególnie sadów. Sieć czterech rzek nawadniała ów teren, a nazwa trzeciej rzeki była tygrys, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. Choć opinie dotyczące tożsamości dwóch pierwszych rzek, piszonu, obfity, i gichonu, tryskający, nie są jednoznaczne, nie ma wątpliwości co do dwóch pozostałych tygrysu i eufratu. Niektórzy uczeni umiejscawiają Eden w północnej Mezypotamii, gdzie te dwie rzeki i dwa mniejsze dopływy biorą początek. Inni są zdanie, że te cztery nurty Zbiegały się u wybrzeża Zatoki Perskiej. Eden zaś znajdował się nie w północnej, lecz w południowej Mezopotamii. Biblijna nazwa Eden jest mezopotamskiego pochodzenia. Wywodzi się z akadyjskiego edinu, co oznacza równinę. Pamiętamy, że boski tytuł starożytnych bogów brzmiał Dingir prawi sprawiedliwi z rakiet. Sumeryjska nazwa siedziby bogów Edin. Znaczyłaby dom prawych. Trafne określenie. Wybór mezopotami, jako siedzimy na Ziemi, motywowany był prawdopodobnie co najmniej jeszcze jedną ważną okolicznością. Chociaż Nefilim zbudowali po pewnym czasie kosmodrom na stałym lądzie, niektóre świadectwa sugerują, że przynajmniej z początku wodowali na morzu w hermetycznej kapsule. Jeśli taka była ich metoda lądowania. Mezopotamia oferowała bliskość nie jednego, lecz dwóch mórz: Oceanu Indyjskiego z południa i Morza Śródziemnego z zachodu. W razie nagłej potrzeby, lądowanie nie było zdeterminowane tylko jednym zbiornikiem wodnym. Jak zobaczymy, odpowiednia zatoka jako baza dalekomorskich podróży również była niezbędna. W starożytnych tekstach statki Nefilim nazywane były początkowo Niebiańskimi łodziami. Można sobie wyobrazić, że lądowanie takich morskich astronautów mogło być opisywane w starożytnych opowieściach epickich jako pojawienie się na morzu pewnego rodzaju łodzi podwodnej z nieba, skąd wyłaniali się i wychodzili na brzeg ludzie ryby. Teksty rzeczywiście wspominają, że niektórzy z Abgal, pilotujących statki kosmiczne, przypominali ubiorem ryby. Jeden z tekstów opowiadających o boskich podróżach Isztar przytacza historię poszukiwania przez boginię wielkiego Galu, głównego nawikatora, który gdzieś odpłynął z zatopionej łodzi. Berossus przekazał legendy dotyczące Oannesa, obdarzonego rozumem Boga, który w pierwszym roku zstąpienia z Królestwa z nieba wyszedł z morza Erytrejskiego graniczącego z Babilonią. Według relacji Berossusa, Oannes, chociaż wyglądał jak ryba, miał pod rybią głową ludzką głowę, a pod rybim ogonem ludzkie stopy. Także jego głos i język był artykułowany i ludzki. Trzej greccy historycy, dzięki którym wiemy, co pisał Berossus, relacjonują, że boscy ludzie ryby pojawiali się okresowo wychodząc na brzeg z Morza Erytrejskiego, zbiornika wodnego, który nazywamy dzisiaj Morzem Arabskim, zachodnia część Oceanu Indyjskiego. Dlaczego Nefilim mieliby wodować na Oceanie Indyjskim setki kilometrów od wybranego przez nich miejsca w Mezopotamii, zamiast na wodach Zatoki Perskiej, która jest o tyle bliżej? Starożytne zapisy potwierdzają pośrednio naszą konkluzję, że pierwsze lądowania, miały miejsce podczas długiego okresu zlodowacenia, kiedy dzisiejsza Zatoka Perska nie była morzem, lecz obszarem bagien i płytkich jezior, gdzie wodowanie było niemożliwe. Pojawiwszy się na Morzu Arabskim, pierwsze inteligentne istoty na Ziemi, uruszyły następnie w kierunku Mezopotamii. Bagna ciągnęły się daleko w głąb lądu od dzisiejszej linii wybrzeża. Tam na skraju moczarów, Nefilim założyli swoją pierwszą osadę na naszej planecie. Nazwali ją Eridu, dom zbudowany w dalekich stronach, jakże stosowna nazwa. Do dnia dzisiejszego perski termin Ordu oznacza obozowisko. Jest to słowo, którego znaczenie zakorzeniło się we wszystkich językach Erde w niemieckim, Erda w niemieckim. Jord w islandzkim, Jord w duńskim, Ardha w gotyckim, Erte w średnioangielskim. A cofając się w czasie i geografii, Ziemię określano mianem Arata lub Erec w aramejskim, Erd lub Erc w kurdyjskim i Erec w hebrajskim. W Eridu, w południowej Mezopotamii, Nefilim założyli stację Ziemia 1. Samotną placówkę na współzamarzniętej planecie. Teksty sumeryjskie, potwierdzone przez późniejsze akadyjskie tłumaczenia, wymieniają pierwotne osady czyli miasta Nefilim, w tej kolejności, w której zostały założone. Dowiadujemy się nawet, jaki Bóg zarządzał każdą z tych osad. Sumeryjski tekst, uważany za oryginał akadyjskich tablic potopu, Opowiada o pięciu z pierwszych siedmiu miast. Po zstąpieniu królestwa z nieba, po tym jak wysoka korona, tron królestwa zostały przyniesione na dół z nieba, On udoskonalił procedury, boskie zarządzenia. Założył pięć miast w czystych miejscach, nadał im nazwy, zbudował je jako ośrodki. Pierwsze z tych miast, Eridu, Dał Nudi Nudimudowi, przywódcy. Drugie, Bad Tibira, dał Nugig. Trzecie, Larak, dał Pabilsag. Czwarte, Sippar, dał bohaterowi Utu. Piąte, Shuruppak, dał Sud. Imię Boga, który przyniósł Królestwo z nieba, zaplanował założenie Eridu i czterech innych miast, oraz wyznaczył ich zarządców czy dowódców, zostało niefortunnie zatarte. Jednak wszystkie teksty są zgodne w tym, że Bogiem, który przebrnął przez wodę, dotarł na brzeg na skraju Bagien i powiedział: Tu się osiedlimy, był Enki, nazywany w tekście Nudimmud ten, który stworzył rzeczy. Dwa imiona tego Boga, Enki oraz Ea, były najwłaściwsze. Eridu, które pozostało siedliskiem potęgi Enki i centrum jego kultu przez całą mezopotamską historię, zostało zbudowane na gruncie sztucznie naniesionym na podmokły teren bagien. Zaświadcza o tym tekst nazwany mit Enki i Eridu. Pan głębi wodnej, król Eridu, budował swój dom. W Eridu budował dom na brzegu wody. Król Enki zbudował dom Eridu, niczym górę usypał z ziemi, w dobrym miejscu go zbudował. Ten oraz inne, na ogół fragmentaryczne teksty, sugerują, że wśród pierwszych spraw do załatwienia na ziemi, jakie mieli przed sobą koloniści, były problemy związane z płytkimi jeziorami i wodnistymi bagnami. Wdrożył, zarządził oczyszczenie małych rzek. Pogłębianie koryt strumieni i dopływów, wymuszający lepszy przepływ wody, miało na celu osuszanie bagien, uzyskanie czystszej wody pitnej i stworzenie systemu irygacyjnego. Z sumeryjskiej opowieści wynika też, że wyrównywano teren, zasypując wgłębienia oraz wznoszono groble, by zabezpieczyć pierwsze domy przed wszechobecną wodą. Tekst nazywany przez uczonych mitem Enki i Porządek Świata jest jednym z najdłuższych i najlepiej zachowanych sumeryjskich poematów epickich, jakie dotąd odnaleziono. Tekst ów składa się z 470 wierszy, z których 375 jest doskonale czytelnych. Początek, około 50 wierszy, jest niestety zniszczony. Ocalałe wersety gloryfikują Enki. Ustalają też jego pokrewieństwo z głównym bóstwem Anu, ojcem, Ninti, siostrą i Enlilem, bratem. Po tych wstępnych informacjach sam Enki podchodzi do mikrofonu. Jakkolwiek fantastycznie to zabrzmi, faktem jest, że w tekście czytamy przedstawione w pierwszej osobie sprawozdanie Enki z jego przybycia na Ziemię. Kiedy zbliżyłem się do tej ziemi, było na niej pełno wody. Gdy zbliżyłem się do jej zielonych łąk, na mój rozkaz wzniesiono kopce i usypiska. Zbudowałem swój dom w czystym miejscu. Mój dom, jego cień, kładzie się na bagnie węży. W nim karpie machają ogonami, wśród trzcinek gizi. W dalszej części poemat opisuje i utrwala, już w trzeciej osobie, dokonania enki. Oto niektóre wybrane wersety. Oznaczył bagna, wpuścił w nie karpia i rybę. Oznaczył zarośla trzciny, posadził w nich trzciny i zielone trzciny. Enbilulu, nadzorce kanałów, uczynił opiekunem bagien. Tego, który zastawia sieć tak, że żadna ryba nie umyka, z którego sideł nie ucieka, z którego pułapki żaden ptak nie wyfruwa, syna, boga, który miłuje rybę, enki powołał do opieki nad rybą i ptakami. Enkimdu, tego od rowu i grobli, enki powierzył pieczy nad rowem i groblą. Tego, który zawiaduje formą odlewniczą, kulle, ceglarza kraju, uczynił zarządcą formy odlewniczej i cegły. Poemat wymienia inne osiągnięcia Enki, włącznie z oczyszczeniem wód Tygrysu i połączeniem Tygrysu z Eufratem za pomocą kanału. Jego dom przy obwałowaniu nadwodnym sąsiadował z nabrzeżem, gdzie mogły cumować trzcinowe tratwy i kotwiczyć łodzie. Dom ten nosił nazwę Eabzu, Dom Głębi. W Eridu miejsce poświęcone Enki Znane było pod tą nazwą przez tysiąclecia. Bez wątpienia Enki i jego lądująca ekipa eksplorowali ziemię wokół Eridu. Wydaje się jednak, że on sam wolał podróżować drogą wodną. Bagno powiedział w jednym z tekstów, to moje ulubione miejsce wyciąga do mnie swe ramiona. W innych tekstach. Enki opisuje pływanie w rejonach bagnistych łodzią zwaną Magur, dosłownie łódź do obracania się, mianowicie łodzią turystyczną. Opowiada, jak członkowie jego załogi zgodnie robili wiosłami, jak zwykli śpiewać melodyjne pieśni, napawając rzekę radością. W takich razach wyznaje, że święte pieśni i czary napełniały moją wodną głębię został zapisany nawet taki drugorzędny szczegół jak imię kapitana łodzi Enki. Z sumeryjskich list królów wynika, że Enki wraz z pierwszą grupą Nefilim długo przebywał na Ziemi. Osiem sar, dwadzieścia osiem tysięcy lat, minęło zanim został wyznaczony drugi dowódca, czyli naczelnik kolonii. Sprawa przedstawia się w ciekawym świetle, gdy badamy świadectwa astronomiczne. Uczonych zaintrygowała rzucająca się w oczy sumeryjska gmatwanina, utrudniająca rozpoznanie, który z 12 domów Zodiaku był przypisywany Enki. Znak kozy ryby, symbolizujący konstelację koziorożca, wyraźnie kojarzono z Enki, co rzeczywiście może wyjaśnić imię założyciela Eridu Alulim. Oznaczające zapewne owce połyskujących wód. Z drugiej strony, Ea lub Enki często przedstawiano z wazą płynącej wody jako pierwotnego dawcę wody czyli wodnika, a z pewnością był bogiem ryb, związanym przez to z gwiazdozbiorem ryb. Astronomowie są w kłopocie, próbując wyjaśnić, jak starożytnie badacze nieba, dostrzegli w gwiazdozbiorach na przykład zarysy ryb albo wodnika. Nasuwa się odpowiedź, że znaki Zodiaku nie były nazywane stosownie do kształtu gwiazdozbiorów, lecz zgodnie z imieniem lub główną aktywnością boga, skojarzonego pierwotnie z czasem, gdy wiosenny punkt równonocy położony był w określonym domu Zodiaku. Jeżeli enki, jak sądzimy, Wylądował na Ziemi w zaraniu ery ryb, jeśli był świadkiem precesyjnego przejścia do wodnika i przebywał na naszej planecie przez cały rok platoński, aż do początku ery koziorożca, to rzeczywiście był wyłącznym władcą na Ziemi przez 28 800 lat. To potwierdzałoby też naszą wcześniejszą konkluzję, że nefilim przybyli na Ziemię w połowie epoki lodowej. Ciężka praca przy wznoszeniu grobli i kopaniu kanałów rozpoczęła się, gdy warunki klimatyczne wciąż były niesprzyjające. Lecz w ciągu kilku sar okres glacjału ustępował cieplejszemu i bardziej deszczowemu klimatowi około 430 tysięcy lat temu. To właśnie wtedy Nefilim postanowili ruszyć w głąb lądu i rozprzestrzenić swoje osady. Stosownie do tego Anunnaki, szeregowcy Nefilim, nazwali drugiego dowódcę Eridu Alalgar, ten, który porą deszczu przyniósł odpoczynek. Gdy Enki znosił trudy pionierstwa na Ziemi, Anu i jego drugi syn Enlil obserwowali rozwój wydarzeń z dwunastej planety. Mezopotamskie teksty wyjaśniają, że osobą istotnie odpowiedzialną za ziemską misję był Enlil. Skoro tylko powzięto decyzję kontynuowania misji, sam stąpił na ziemię. Specjalną osadę, czyli bazę, nazwaną Larsa, zbudował dla niego Enki Dunu Enki Kopie Głęboko. Gdy Enlil objął zarząd nad tym miejscem, zyskał przydomek. Alim Baran, co zbiegało się z erą zodiakalnej konstelacji Barana. Założenie Larsy zapoczątkowało nową fazę osadnictwa Nefilim. Przechodzili teraz do zadań motywujących ich przybycie na Ziemię, które wymagały sprowadzenia większej liczby siły roboczej, narzędzi, sprzętu oraz wysyłania cennych ładunków z powrotem na dwunastą planetę. Wodowanie na morzu z tak dużym ładunkiem nie było już odpowiednią metodą lądowania. Zmiana klimatu w większym stopniu udostępniła wnętrze lądu. Nadszedł czas na przeniesienie lądowiska do centrum mezopotamii. W tych okolicznościach przybył na ziemię Enlil, zajął larsę i przystąpił do budowy centrum dowodzenia, świetnie wyposażonej placówki dowódczej Umożliwiającej Nefilim na Ziemi koordynację podróży kosmicznych w obie strony, naprowadzanie lądujących wahadłowców i przeprowadzanie startów i połączeń z macierzystym statkiem na orbicie wokół ziemskiej. Miejsce, jakie Enlil wybrał do tego celu, znane przez tysiąclecia jako Nippur, nazwane zostało przez niego Nibruki przejście na Ziemię. Przypominamy sobie, że niebiański punkt, w którym dwunasta planeta przechodziła w najbliższej odległości od Ziemi, określany był jako niebiańskie miejsce przejścia. Tam właśnie Enlil stworzył duranki więź niebo ziemia. Było to rzecz zrozumiała, zadanie skomplikowane i czasochłonne. Enlil pozostawał w Larsie przez sześć sar jeden tysięcy lat. Budowano wtedy Nippur. Przedsięwzięcie nipuryjskie trwało również długo, jak poświadczają to zodiakalne przydomki Enlila. W Larsie współczesny baranowi Enlil został następnie skojarzony z bykiem. Nippur zostało założone w erze byka. Nabożny poemat skomponowany jako hymn do Enlila dobroczynnego, gloryfikujący enlila jego małżonkę Ninlil, jego miasto Nippur i znajdujący się w tym mieście wysoki dom Ekur niemało mówi nam o Nippur. Po pierwsze, Enlil miał tam do dyspozycji jakieś niebywale wyrafinowane urządzenia, podniesione oko, które bada kraj, oraz podniesiony promień, który przenika serce całego kraju. Nippur, mówi nam poemat, było chronione straszliwą bronią. Jej widok poraża śmiertelnym strachem. Z zewnątrz żaden potężny Bóg nie może podejść. Jej ramię to ogromna sieć, a w jej wnętrzu gotował się do skoku szybko nogi ptak. Ptak, przed którym źli i nikczemni nie mogli uciec. Czy to miejsce było ochraniane jakimiś śmiercionośnymi promieniami? Jakimś polem elektrycznym, czy w środku tkwił śmigłowiec ptak tak szybki, że nikt mu nie uciekł? W centrum Nippur na sztucznie wzniesionej platformie stała główna kwatera Enlila, jur, miejsce korzenia ziemi, miejsce, gdzie wytwarzała się więź między niebem a ziemią. Był to ośrodek łączności, centrum dowodzenia, skąd Anunaki na ziemi. Porozumiewali się z kolegami i gigi, tymi, którzy obracają się i widzą, z załogi macierzystego statku na orbicie. W tym ośrodku, kontynuuje opowieść, starożytny tekst, stał wysoki słup sięgający nieba. Ten nadzwyczajnie wysoki słup, mocno osadzony w ziemi, jak platforma, której nie można przewrócić, był używany przez Enlila. Do wypowiadania swojego słowa w kierunku nieba. Jest to opis masztu radiowego. Skoro słowo Enlila, jego rozkaz, dotarło do nieba, ziemia była obsypywana dostatkiem. Cóż za prosty sposób opisania napływów materiału, ulubionej żywności, lekarstw i narzędzi. Realizowały to wahadłowce, gdy tylko słowo z Nippur zostało przekazane. Centrum dowodzenia na wzniesionej platformie, wysoki dom Enlila, mieściło w sobie tajemniczą izbę nazywaną Dirga. Tajemnicza jak odległe wody, jak niebiański zenit. Wśród jej symboli, symbole gwiazd. Doprowadza me do doskonałości. Jej słowa służą wypowiedzi. Jej słowa to łaskawe wyrocznie. Czym była ta Dirga? Uszkodzenia starożytnej tabliczki pozbawiły nas pełniejszych danych, jednak nazwa mówi sama za siebie, bo oznacza ciemną, podobną koronie izbę, miejsce, gdzie przechowywano wykresy gwiazd, ogłaszano przepowiednie, gdzie odbierano i nadawano „me“ komunikaty astronautów. Opis ten przypomina nam Centrum Dowodzenia w Houston w Teksasie, kontrolujące lot kosmonautów, podczas ich misji księżycowych, odbierające ich komunikaty, wytyczające ich drogi na gwieździstym niebie, przekazujące im łaskawe wyrocznie przewodnictwa. Możemy tu przypomnieć opowieść o bogu Zu, który wkradł się do sanktuarium Enlila i porwał tablicę przeznaczeń, po czym wstrzymane zostało wydawanie komend, zgasł blask świętej wewnętrznej izby, Cisza rozlała się i zapanowało milczenie. W eposie o stworzeniu, przeznaczeniami planetarnych bogów były ich orbity. To uzasadnia przypuszczenie, że tablica przeznaczeń, która spełniała tak istotną rolę w funkcjonowaniu Centrum dowodzenia Enlila, kontrolowała też orbity i tory lotu statków kosmicznych, utrzymujących więź między niebem a Ziemią. Mogła być niezbędną czarną skrzynką, zawierającą programy komputerowe kierujące lotem statków, której brak przerywałby kontakt między Nefilim a Ziemią oraz ich połączenie z macierzystą planetą. Większość uczonych odczytuje znaczenie imienia Enlil jako pan wiatru, co zgadza się z teorią, że starożytni personifikowali żywioły, a więc wyznaczali jednego boga do sprawowania pieczy nad wiatrami i burzami. Jednak niektórzy uczeni wystąpili już z sugestią, że w tym przypadku termin Lil nie oznacza huraganowego wiatru, zjawiska atmosferycznego, lecz wiatr jaki wychodzi z ust: wypowiedź, rozkaz, komunikat werbalny. Raz jeszcze archaiczne sumeryjskie piktogramy, Wyrażające termin N stosowany szczególnie wobec Enlila oraz termin Lil rzucają światło na omawianą kwestię, ponieważ to, co widzimy, jest budowlą z anteną wieżową oraz urządzeniem przypominającym olbrzymią sieć radiolokacyjną, używaną w dzisiejszych czasach do odbierania i nadawania sygnałów ogromną siecią według określenia starożytnych tekstów. W Bad Tibira, założonym jako centrum przemysłowe, Enlil wprowadził na urząd swojego syna Nannara, syna. Teksty określają go w wykazie miast jako Nugig, ten od nocnego nieba. Tam, jak przypuszczamy, urodziły się bliźnięta i Nanna Ishtar i Utu Shamash. Wydarzenie zaznaczone skojarzeniem ich ojca Nannara z następną konstelacją Zodiaku bliźniętami. Szamaszowi, jako Bogu wyszkolonemu w technice rakietowej, przypisano gwiazdozbiór gir, co oznacza zarówno rakietę, jak i szczypce raka, czyli raka, poprzedzające lwa i isztar, którą tradycyjnie przedstawiano na grzbiecie tego zwierzęcia. Siostra Enlila i Enki, pielęgniarka Nilhursag, Sud, nie została pominięta. Jej opiece Enlil powierzył Szurupak, centrum medyczne Nefilim. Wydarzenie upamiętnione nadaniem nazwy jej konstelacji Panna. Gdy zakładano te ośrodki, prace przy budowie Nippur dobiegały już końca. Przedsięwzięciem realizowanym w następnej kolejności był kosmodrom Nefilim na ziemi. Teksty wyjaśniają, że Nippur, to miejsce, gdzie padały słowa, rozkazy. Tam, gdy Enlil rozkazał do nieba, ten, który się rozświetla, wznosi się jak rakieta. Sama ta akcja odbywała się jednak w strefie, gdzie wstaje szamarz, a tym miejscem, przylądkiem Kennedy'ego Nefilim, było Sippar, miasto, którym zarządzał dowódca orłów. Instalowano tam wielostopniowe rakiety w specjalnie wydzielonej enklawie, świętym okręgu. Kiedy szamasz dojrzał, by objąć dowództwo nad ognistymi rakietami i stać się też w odpowiednim czasie bogiem sprawiedliwości, przydzielono mu konstelację Skorpiona i Wagę. Końcową pozycję na liście pierwszych siedmiu miast bogów i odniesień do dwunastu gwiazdozbiorów Zodiaku Zajmuje Larak, gdzie na dowódce Enlil wyznaczył swojego syna Ninurte. W wykazach miast nazywany jest Pabil Sag, wielki obrońca. Tym samym imieniem określano konstelację Strzelca. Nie ma podstaw do przypuszczenia, że pierwsze siedem miast bogów zakładano na los szczęścia. Ci bogowie, którzy mogli podróżować w kosmosie, rozmieścili swoje pierwsze osady według dokładnie obmyślonego planu, mającego na celu umożliwienie przylotów na Ziemię i powrotów na własną planetę. Jaki był ten mistrzowski plan? Gdy szukaliśmy odpowiedzi, zadaliśmy sobie pytanie skąd pochodzi astronomiczny i astrologiczny symbol koło podzielone prostokątnym krzyżem, symbol jakiego używamy do oznaczania celu? Symbol ten sięga początków astronomii i astrologii w Sumerze. Jest identyczny z egipskim hieroglifem wyrażającym miejsce. Czy to przypadek, czy wymowne świadectwo? Czy Nephilim oznaczali na mapie miejsce lądowania na Ziemi jakimś rodzajem tarczy? Nephilim nie znali Ziemi. Kiedy badali jej powierzchnię z kosmosu, Zwrócili na pewno szczególną uwagę na góry i łańcuchy górskie. Mogły one stanowić zagrożenie podczas lądowań i odlotów, ale można je też było wykorzystać w nawigacji jako punkty orientacyjne. Krążąc nad Oceanem Indyjskim, gdy patrzyli w kierunku międzyrzecza, które sobie obrali za teren początkowej kolonizacji, Nefilim widzieli pewien szczególnie rzucający się w oczy punkt orientacyjny Górę Ararat. Ten wygasły masyw wulkaniczny dominuje nad wyżyną armeńską w miejscu, gdzie zbiegają się dzisiejsze granice Turcji, Iranu i Armenii. Wznosi się od wschodu i północy na jakieś 900 metrów ponad poziom morza, a od strony północno-zachodniej przekracza 1500 metrów. Rozciąga się na około 40 kilometrów. Jest niebotyczną piramidą wystającą z powierzchni Ziemi. Dzięki innym właściwościom wyróżnia się nie tylko na tle horyzontu, lecz także z lotu ptaka. Po pierwsze, położony jest prawie w środku drogi między dwoma jeziorami, jeziorem Van i jeziorem Sevan. Po drugie, z wysokiego masywu wznoszą się dwa szczyty: Mały Ararat 3932 m i Wielki Ararat 5165 m. Żadne inne góry nie współzawodniczą z wysokością tych dwóch samotnych szczytów pokrytych wiecznym śniegiem. W blasku dnia odbijają światło jak olbrzymie reflektory. Przypominając dwie zapalone latarnie morskie między dwoma jeziorami. Mamy powód przypuszczać, że Nefilim wybrali miejsce lądowania, koordynując południk z łatwym do rozpoznania punktem orientacyjnym i dogodnym położeniem rzeki. Na północy mezopotami niemożliwe do przeoczenia szczyty stanowiły wyrazisty punkt orientacyjny. Południk przechodzący między szczytami araratu Przecinał Eufrat. Tam była tarcza miejsce wybrane na budowę kosmodromu. Czy można było tam łatwo lądować i startować? Odpowiedź brzmi: tak. Wybrany punkt leży na równinie, a łańcuchy górskie, otaczające Mezopotamię, znajdują się w znacznym oddaleniu. Najwyższe góry na wschodzie północnym wschodzie i północy nie przeszkadzałyby wahadłowcom szybującym z południowego wschodu. Czy to miejsce było rzeczywiście łatwo dostępne? Czy astronauci mogli się tam dostać bez trudu? Czy dowóz surowców mógł przebiegać sprawnie? Raz jeszcze mówimy tak. Można tam było dotrzeć lądem i eufratem, statkiem. I jeszcze jedno istotne pytanie. Czy w pobliżu było źródło energii? paliwa niezbędnego do celów technicznych. Odpowiedź nasuwa się sama tak. Zakole Eufratu, gdzie miał powstać Sipar, okazały się jednym z najbogatszych starożytnych złóż ropy naftowej, sączącej się naturalnymi szybami tak, że można ją było zbierać z powierzchni Ziemi bez głębokich wierceń. Możemy sobie wyobrazić Enlila w otoczeniu oficerów, na stanowisku dowodzenia statkami kosmicznymi, rysującego krzyżyk w kółku na mapie. Jak nazwiemy to miejsce? Mógł zapytać. Dlaczego nie Sippar? rzucił ktoś. W językach Bliskiego Wschodu nazwa ta znaczy ptak. Sippar było miejscem, gdzie orły miały przylatywać do gniazda. Jak kosmiczne wahadłowce szybowały do Sippar, możemy wyobrazić sobie nawigatora, wytyczającego astronautom najlepszy szlak, po lewej stronie mieli Eufrat i górzystą wyżynę na zachodzie, po prawej Tygrys i łańcuch gór zagros na wschodzie. Jeśli statek miał się zbliżać do południka Ararat pod łatwym do wyznaczenia kątem 45 stopni, jego droga przebiegałaby bezpiecznie między tymi dwoma groźnymi rejonami. Co więcej, zbliżając się do ziemi pod takim kątem, przechodziłby na dużej wysokości nad skalistymi wierzchołkami Arabii. Szybowałby nisko dopiero nad wodami Zatoki Perskiej. Przelatując i odlatując, statek miałby dobre pole widzenia i niezakłóconą łączność z centrum dowodzenia w Nippur. Oficer Enlila naszkicowałby następnie schemat. Trójkąt utworzony liniami wód i gór po każdej stronie, wskazujący jednym z wierzchołków w kierunku Sippar. X oznaczałby Nippur w środku. Może to się wydać niewiarygodne, ale to nie my naszkicowaliśmy ów schemat. Wzór ten widnieje na ceramicznym przedmiocie odkopanym w suzie, w warstwie datowanej na jakiejś 3200 lat przed Chrystusem. Przywodzi na myśl planisferę, określającą tor lotu i procedury, oparte na 45-stopniowych sektorach. Założenie osad na ziemi przez Nefilim nie było przedsięwzięciem pochopnym. Wszystkie możliwości rozważano, wszystkie środki oceniano, wszelkie niebezpieczeństwa brano pod uwagę. Co więcej, sam plan osiedleńczy został starannie naniesiony na mapę, tak że każde miejsce pasowało do końcowego wzoru, jaki miał wytyczać tor lądowania w Sippar. Nikt jeszcze nie próbował dostrzec mistrzowskiego planu w rozrzuceniu osad sumeryjskich. Ale gdy przyjrzymy się pierwszym siedmiu miastom założonym na ziemi, odkrywamy, że Bad Tibira, Shuruppak i Nippur leżą w linii biegnącej dokładnie pod kątem 45 stopni do południka Ararat i że ta linia przecina południk dokładnie w Sippar dwa inne miasta których położenie znamy Eridu i Larsa leżą w linii przecinającej pierwszą linię i południk Ararat też w Sippar znajdując wskazówkę w starożytnym schemacie który umieszcza Nippur w środku koła, i rysując koncentryczne okręgi wokół Nippur, kręgi przechodzące przez różne miasta, odkrywamy, że inne miasto sumeryjskie, Lagasz, położone było na jednym z tych okręgów, w tej samej odległości od linii 45 stopni, w jakiej przebiega linia eridu larsa sippar Położenie Lagasz odzwierciedla pozycję Larsy. Chociaż lokalizacja Laraak, widzący jasną aureolę, pozostaje nieznana, logika wyznacza mu miejsce w punkcie piątym. Jako, że było to miasto bogów, uzupełniające układ miast leżących w linii lotu w odstępach sześciu bar Bad Tibira, Szurupak, Nippur, Larak i Sippar. Dwie linie zewnętrzne po obu stronach linii centralnej, przechodzącej przez Nippur, tworzą z nią po każdej stronie kąt sześciu stopni, wyznaczając w ten sposób południowo-zachodni i północno-wschodni zarys korytarza powietrznego. Stosownie do tego nazwa La Arsa znaczyła widzący czerwone światło, natomiast La Agash znaczyło widzący aureole tam, gdzie sześć. W każdej linii Miasta były położone od siebie rzeczywiście w odległości 6 beru, w przybliżeniu 60 kilometrów, czyli 37 mil. Taki był, jak sądzimy, mistrzowski plan nefilim. Wybrawszy najlepszą lokalizację kosmodromu, Sippar, rozmieścili pozostałe osady według wzoru wytyczającego optymalny tor lotu do Sippar. W środku umieścili Nippur, gdzie znajdowała się więź niebo ziemia. Ani oryginalne miasta bogów, ani ich szczątki nie ujrzą już światła dziennego. Wszystkie zostały zniszczone przez potop, który zalał ziemię. Możemy się jednak o nich sporo dowiedzieć, ponieważ do religijnych obowiązków mezopotamskich królów należała systematyczna odbudowa świętych obiektów dokładnie w tym samym miejscu, i według pierwotnych planów. Odnowiciele podkreślali swoją skrupulatność w realizowaniu oryginalnych wytycznych, gdy upamiętniali te prace w inskrypcjach, jak na przykład w tej odkrytej przez Lajarda. Wiecznotrwały rzut poziomy, który wyznaczył kształt budowli na przyszłość, zastosowałem. Jest to ten, który wyrysowano w dawnych czasach i je wypisano w górnym niebie. Jeśli Lagasz, jak sugerujemy, było jednym z miast spełniających funkcję latarni kierunkowej dla lądujących statków, to wiele informacji dostarczonych przez Gudeę w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem nabiera sensu. Napisał on, że kiedy Ninurta polecił mu odbudować święty obszar, towarzyszący Ninurcie Bóg wręczył mu plany architektoniczne wyryte na kamiennej tablicy, a bogini, która podróżowała między niebem a ziemią, przedstawiła mu mapę nieba i poinstruowała go o współrzędnych astronomicznych dotyczących budowy. Oprócz boskiego czarnego ptaka, wewnątrz świętego miejsca zainstalowano straszliwe oko Boga, wielki promień, który ujażmie świat swoją mocą oraz kontrolera świata, którego dźwięk mógł rozbrzmiewać wszędzie. Na koniec, gdy budowla była gotowa, umieszczono na niej godło utu, zwrócone w kierunku miejsca, gdzie wznosi się utu, w kierunku kosmodromu w Sippar. Wszystkie te wysyłające promienie obiekty były ważne w funkcjonowaniu kosmodromu, jako że gdy instalacje dobiegły końca. Sam Utu przybył radosny na inspekcję. Wczesne wizerunki sumeryjskie często przedstawiają masywne budowle, wznoszone w najdawniejszych czasach z trzciny i drewna, na polach wśród pasącego się bydła. Obiegowa opinia, że były to stajnie czy obory, stoi w sprzeczności z faktem, że na dachach takich budowli nieodmiennie ukazywano wystające słupy. Widać, że słupy te były przeznaczone do podtrzymywania jednej lub więcej par pierścieni, których funkcji nie odkryto. Ale mimo, że budowle te wznoszone były na polach, trzeba zakwestionować pogląd, iż budowano je w charakterze schronisk dla bydła. Sumeryjskie piktogramy obrazują słowo dur albo tur, znaczące siedziba lub miejsce zebrań, Rysunkami, jakie bez wątpienia przedstawiają te same budowle widniejące na pieczęciach cylindrycznych, przy czym dają wyraźnie do zrozumienia, że nie były to chatki, lecz anteny wieżowe. Podobne słupy z pierścieniami umieszczano przy bramach świątynnych, w obrębie świętego miejsca Boga, nie tylko na wsi. Czy te obiekty były antenami podłączonymi do urządzeń radiowych? Czy pary tych pierścieni były radiolaterniami radarowymi, ustawionymi, aby naprowadzać nadlatujące wahadłowce? Czy słupy z oczami były urządzeniami radiolokacyjnymi, wszechwidzącymi oczami bogów w wielu tekstach? Wiem, że sprzęt, do jakiego te różne urządzenia podłączano, był przenośny, ponieważ niektóre pieczęcie sumeryjskie przedstawiają boskie obiekty w kształcie skrzyń transportowane łodzią lub na grzbietach jucznych zwierząt w głąb lądu. Te czarne skrzynki przywodzą na myśl Arkę Przymierza, zbudowaną przez Mojżesza według wskazówek Boga. Skrzynia miała być zrobiona z drewna, pokryta złotem zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Dwie przewodzące elektryczność powierzchnie odizolowane były drewnem. Kaporeth też zrobiony ze złota, miał być umieszczony nad skrzynią i podtrzymywany przez dwa cheruby, odlane z litego złota. Natura Kaporeth, według domysłów uczonych wieka, nie jest jasna. Jakkolwiek werset z Księgi Wyjścia sugeruje jego przeznaczenie. Tam będę się z tobą spotykał i z ponad Kaporeth będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów. Przypuszczenie, że arka przymierza była elektrycznym urządzeniem nadawczo-odbiorczym, narzuca się z większą siłą przy lekturze instrukcji dotyczących jej przenoszenia. Należało ją transportować na drewnianych drążkach, wsuniętych w cztery złote pierścienie. Nikomu nie wolno było dotykać samej skrzyni. Jeżeli jakiś Izraelita jej dotknął, natychmiast ginął jak rażony prądem wysokiego napięcia. Takie pozornie nadprzyrodzone urządzenia, które umożliwiały porozumiewanie się z bóstwem, choć bóstwo było fizycznie w innym miejscu, stawały się obiektami czci, świętymi symbolami kultu. Świątynie w Lagasz, Ur, Mari i innych starożytnych miastach miały wśród swoich przedmiotów kultu idole oczne. Najbardziej wyrazisty egzemplarz znaleziony został w świątyni oczu w Tel Brak w północno-zachodniej Mezopotamii. Ta licząca cztery tysiące lat budowla została tak nazwana nie ze względu na setki symboli ocznych, jakie tam odgrzebano, lecz głównie dlatego, że wewnętrzne sanktuarium tej świątyni miało tylko jeden ołtarz, na którym eksponowany był wielki, Kamienny symbol podwójnego oka, według wszelkiego prawdopodobieństwa była to podobizna rzeczywistego, boskiego obiektu, straszliwego oka Ninurty lub oka, jakie miał Enlil w centrum dowodzenia w Nippur. Starożytny skryba napisał o tym. Jego podniesione oko bada kraj, jego podniesiony promień przenika kraj. W dolinie mezopotami trzeba było wznosić platformy do instalowania urządzeń związanych z lotami kosmicznymi. Teksty i wizerunki nie pozostawiają wątpliwości, że do takich konstrukcji zaliczały się zarówno najdawniejsze zabudowania na polach, jak późniejsze piętrowe tarasy wyposażone w schody i pochyłe „rampy” prowadzące od szerokiego dolnego piętra do najwęższego górnego, i tak dalej. Na szczycie zikkuratu budowano rezydencję dla Boga, otoczoną płaskim, obmurowanym dziedzińcem, gdzie mieścił się jego ptak i skład broni. Zikkurat przedstawiony na jednej z pieczęci cylindrycznych, nie tylko odznacza się charakterystyczną tarasowatą konstrukcją, lecz ma też dwie anteny pierścieniowe których wysokość najprawdopodobniej sięga trzech pięter. Marduk twierdził, że Zik-Kurat i zabudowanie świątynne w Babilonie, Esagil, zostały wzniesione według jego instrukcji, zgodnie z tym, co wypisano w Górnym Niebie. Tabliczka znana jako Tabliczka Smitha, od nazwiska uczonego, który ją odszyfrował, zanalizowana przez Andrę Parota. Ustala, że siedmiopiętrowy zikkurat budowano na podstawie kwadratu o boku długości 15 gar. Każde następne piętro miało mniejszą powierzchnię i wysokość. Z wyjątkiem ostatniego rezydencja boga, które było wyższe. Całkowita wysokość wynosiła jednak 15 gar, także całość konstrukcji można było wpisać w sześcian. Gar stosowany w tych pomiarach równał się dwunastu mniejszym łokciom w przybliżeniu sześciu metrom. Dwóch uczonych, Wood i Stekini, wykazało, że podstawowo w sumeryjskim systemie liczba 60 determinowała wszystkie główne wymiary mezopotamskich zikuratów. Tak więc sześćdziesiąt łokci pomnożone przez 3 wyznaczało długość każdego boku u podstawy a obwód wynosił 60 gar. Jaki czynnik determinował wysokość każdego piętra? Stekkini odkrył, że jeśli pomnoży się wysokość pierwszej kondygnacji, i 5,5 gar, przez dwa łokcie, otrzymuje się wynik 33, czyli w przybliżeniu szerokość geograficzną Babilonu, północna 32,5 stopnia. Podobnie obliczona druga kondygnacja podnosi kąt obserwacji do 51 stopni, a każda z następnych czterech o kolejne 6 stopni. Siódma kondygnacja stała zatem na platformie wzniesionej do 75 stopnia nad horyzontem pod babilońską szerokością geograficzną. Ta końcowa kondygnacja dodawała 15 stopni, Pozwalając obserwatorowi patrzeć prosto z góry pod kątem 90 stopni. Stekkini wywnioskował, że każde piętro spełniało również rolę pomostu obserwatorium astronomicznego na określonej uprzednio wysokości odnoszącej się do łuku nieba. Mogło być oczywiście więcej ukrytych myśli w tych wymiarach podwyższenie 33 stopni, nie było wprawdzie zbyt ścisłe dla Babilonu, ale było dokładne dla Sippar. Czy istniał związek między sześciostopniowym podwyższeniem każdej z czterech kondygnacji, a dystansami sześciu beru między miastami bogów? Czy siedem pięter odpowiadało lokalizacji pierwszych siedmiu osad lub pozycji Ziemi jako siódmej planety? Maminy przedstawił, jak właściwości Zikkuratu Dostosowano do praktyki obserwacyjnej i wykazał, że najwyższa kondygnacja Esangila zorientowana była na planetę Szupa, którą zidentyfikowaliśmy jako Pluton oraz Gwiazdozbiór Barana. Ale czy ZIK-kuraty wznoszono jedynie po to, żeby badać gwiazdy i planety, czy miały także służyć statkom kosmicznym Nefilim? Wszystkie ZIK-kuraty były tak ustawione, że ich narożniki wskazywały dokładnie północ, południe, wschód i zachód. Ich boki biegły więc dokładnie pod kątem 45 stopni do tych czterech stron świata. Oznacza to, że wahadłowiec kosmiczny, podchodząc do lądowania, mógł zorientować tor lotu zgodnie z ukierunkowaniem niektórych ścian z i dolecieć do SIPAR bez trudności. Akadyjsko-babilońska nazwa tych budowli, Zikkuratu, zawierała w sobie pojęcie przewodu boskiego ducha. Sumerowie nazywali Zikkuraty Esz. Termin ten znaczył najwyższy lub niezrównany, co w odniesieniu do tych budowli było prawdą. Mógł też oznaczać wartość liczbową związaną z pomiarowymi aspektami Zikkuratów. Oznaczał też, Źródło ciepła, ognia w akadyjskim i hebrajskim. Nawet uczeni, którzy podchodzą do tego przedmiotu bez balastu naszej kosmicznej interpretacji, nie mogli odrzucić wniosku, że zikkuraty miały jakieś inne przeznaczenie niż zbudowanie siedziby Bogu w wysokościowym budynku. Samuel Kramer podsumował tę naukową zgodność: zikkurat, Piętrowa wieża, która stała się znakiem probierczym mezopotamskiej architektury sakralnej, miała za zadanie łączyć, zarówno realnie, jak symbolicznie, bogów w niebie ze śmiertelnikami na ziemi. Wykazaliśmy jednak, że prawdziwą funkcją tych budowli było połączenie bogów w niebie z bogami, nieśmiertelnikami na ziemi. Koniec rozdziału 10. Rozdział 11. Bunt Anunnaki. Kiedy Enlil we własnej osobie pojawił się na ziemi przyjął z rąk Enki dowództwo nad ziemią. Prawdopodobnie w tym czasie imię Enki zmieniono na Ea, pan wód. Nie był więc już dłużej panem ziemi. Sumeryjskie teksty wyjaśniają, że we wczesnej fazie pobytu bogów na Ziemi podział władzy ustalono wspólnie. Anu miał przebywać w niebie i rządzić dwunastą planetą. Enlil miał władać Ziemią. Enki zaś otrzymał zwierzchnictwo nad Abzu, Absu w języku akadyjskim. Kierując się wodnym znaczeniem imienia Ea, Uczeni przetłumaczyli Abzu jako wodna głębia, przyjmując, że Enlil był odpowiednikiem greckiego Zeusa Gromowładnego, natomiast Ea najwcześniejszym wzorem Posejdona, boga oceanów. W innych przypadkach posiadłości Enlila określane były jako górny świat, domena Enki zaś jako dolny świat. Jeszcze raz uczeni przyjęli, że te terminy – potwierdzają władzę Enlila nad środowiskiem ziemskim, w odróżnieniu od kontrolowanych przez Ea wód podziemnych, greckiego hadesu, świata, w jaki mezopotamczycy prawdopodobnie wierzyli. Angielskie słowo abyss, otchłań, które wywodzi się z apsu, oznacza głębokie, mroczne, niebezpieczne wody, w jakich można utonąć i zniknąć. Gdy uczeni natrafili na mezopotamskie teksty opisujące Dolny Świat, przetłumaczyli zatem tę nazwę jako Unterwelt, Świat Podziemi, albo Totenwelt, Świat Umarłych. Dopiero w ostatnich latach sumerolodzy złagodzili nieco tę złowieszczą konotację, używając w tłumaczeniach terminu netherworld, piekło. Najbardziej odpowiedzialne za te fałszywe interpretacje jest zbiór mezopotamskich tekstów liturgicznych, opakujących zniknięcie Dumuzi, znanego lepiej z biblijnych i kananejskich przekazów, jako Bóg Tamuz. To właśnie z nim Inanna Isztar miała swój najsłynniejszy romans. Gdy Dumuzi zniknął, zeszła do świata podziemi, by go odnaleźć. Solidna praca Wicela, arcydzieło traktujące o sumeryjskich i akadyjskich Tamuzjanach, przyczyniła się jedynie do utrwalenia tych błędnych pojęć. Epickie opowieści o poszukiwaniach przedsięwziętych przez Isztar zostały odczytane jako opis podróży do królestwa umarłych i jej ostatecznego powrotu do krainy żywych. Sumeryjskie i akadyjskie teksty relacjonujące zejście Inanny Isztar do świata podziemi, informują nas, że bogini postanowiła odwiedzić swoją siostrę Eresz Kigal, władczynię tego miejsca. Isztar nie udała się tam w charakterze zmarłej ani wbrew swojej woli. Poszła tam żywa i niezaproszona, wymuszając na strażniku wolną drogę groźbą. Jeśli nie otworzysz bramy tak, żeby mogła wejść, rozwalę drzwi, porozbijam zamki, rozwalę framugę i usunę drzwi. Jedna po drugiej, siedem bram prowadzących do siedziby Ereszkigal otwarto przed Isztar. Kiedy się tam znalazła i Ereszkigal ją zobaczyła, dosłownie eksplodowała ze złości. Tekst akadyjski mówi, rozpękła się w jej obecności. Tekst sumeryjski nie wyjaśnia dostatecznie cel tej podróży ani przyczyny gniewu Ereszkigal. Ujawnia jednak, że Inanna spodziewała się takiego przyjęcia. Dołożyła wszelkich starań, żeby inne główne bóstwa wiedziały zawczasu o jej podróży i były zdecydowane podjąć odpowiednie kroki, by ją uwolnić w razie uwięzienia w wielkim podziemiu. Małżonkiem Ereszkigal i panem świata podziemi był Nergal. Okoliczności jego przybycia do wielkiego podziemia i sposób, w jaki stał się jego panem, nie tylko rzucają światło na ludzką naturę bogów, lecz przedstawiają też świat podziemi jako wszystko, tylko nie świat umarłych. Opowieść ta, znaleziona w kilku wersjach, zaczyna się od bankietu, na którym honorowymi gośćmi byli Anu, Enlil i Ea. Bankiet wydano w niebiosach, ale nie w siedzibie Anu na dwunastej planecie. Być może odbył się na pokładzie statku kosmicznego, bo kiedy Ereshkigal nie mogła się do nich przyłączyć, bogowie wysłali do niej posłańca, który zszedł po długich schodach nieba i dotarł do jej bram. Otrzymawszy zaproszenie, Ereshkigal zleciła swojemu doradcy Namtarowi. Idź do góry Namtarze po długich schodach nieba. Zabierz półmisek ze stołu, weź moją porcję. Cokolwiek dostaniesz od Anu, przynieś mi to wszystko. Kiedy Namtar wszedł do sali bankietowej, wszyscy bogowie, z wyjątkiem łysego boga, który siedział w tyle, powstali, by go powitać. Namtar Na doniósł o tym incydencie Ereshkigal, gdy wrócił do świata podziemi. Zarówno ona, jak i wszyscy pomniejsi bogowie w jej królestwie poczuli się znieważeni. Zażądała wydania aroganckiego boga, miał ponieść karę. Arogantem okazał się jednak Nergal, syn wielkiego Ea. Otrzymawszy ostrą repremendę od ojca, Nergal został zobowiązany do odbycia tej podróży samotnie i bez broni ojciec uzbroił go mimo wszystko w wiele wskazówek jak ma się zachowywać gdy nergal zjawił się pod bramą namtar rozpoznał w nim winowajcę i zaprowadził go na obszerny dziedziniec ereszkigal gdzie nergal przeszedł kilka prób wcześniej czy później ereszkigal pójdzie zażyć codziennej kąpieli odsłoniła swoje ciało, co normalne u mężczyzny i kobiety, on w swym sercu objęli się, płonąc namiętnością znaleźli się w łożu. Przez siedem dni i nocy oddawali się miłości. W górnym świecie wszczęto alarm, że Nergal nie wraca. – Wypuść mnie – powiedział do Ereshkigal. – Pójdę i wrócę – obiecał. Zanim jednak zdążył odejść… Namtar poszedł do Ereshkigal i oskarżył Nergala, że nie ma on najmniejszego zamiaru wracać. Jeszcze raz Namtar został wysłany w górę do Anu. Ereshkigal przedstawiła sprawę jasno. Ja, twoja córka, byłam młoda. Nie znałam zabawy dziewcząt. Boga, którego mi posłałeś i który miał ze mną stosunek, wyślij do mnie, żeby mógł być moim mężem żeby mógł mieszkać ze mną. Nie mając być może jeszcze na myśli małżeństwa, Nergal zorganizował ekspedycję militarną i przystąpił do szturmu na bramę Ereshkigal, zamierzając uciąć jej głowę. Ereshkigal błagała jednak: "Bądź moim mężem, ja będę twoją żoną. Pozwolę ci panować nad szerokim krajem podziemi, złożę w twoje ręce tablice mądrości". Ty będziesz panem, ja będę panią. A potem nastąpiło szczęśliwe zakończenie. Kiedy Nergal usłyszał jej słowa, chwycił jej rękę i pocałował, ocierając jej łzy. To, czego mi życzyłaś przed miesiącami, niech nastąpi teraz. Przytoczone wypadki nie sugerują, że była to kraina umarłych, wprost przeciwnie. Było to miejsce, gdzie bogowie mogli wchodzić i skąd mogli wychodzić. Miejsce uniesień miłosnych. Miejsce wystarczająco ważne, by powierzyć je wnuczce Enlila i synowi Enki. Ufając, że te fakty nie podtrzymują wcześniejszego wyobrażenia posępnej okolicy, Albright wyraził pogląd, że siedziba Dumuzi, w świecie podziemi, była jasnym i zasobnym domem w podziemnym raju nazywanym ujściem rzek, który był ściśle związany z domem Ea w Apsu. Z pewnością to odległe i trudno dostępne miejsce w pewnym sensie stanowiło strefę zamkniętą, lecz trudno by je nazwać Ziemią bez powrotu. Podobnie jak o Inannie, opowiadano o innych bogach, że poszli i wrócili ze świata pod ziemi. Enlil został wygnany do Abzu na pewien czas po dokonaniu gwałtu na Ninlil. Ea zaś odbywał regularne podróże między Eridu w Sumerze a Abzu, przynosząc do Abzu doświadczenie Eridu i budując tam dla siebie wysoką świątynię. To miejsce, ani ciemne, ani wymarłe, opisywano jako jasną krainę obfitującą w wodę, bogaty kraj miły bogu Enki, opływający w bogactwa, skończony w swej pełni, przecinają go potężne, rwące rzeki. Widzieliśmy wiele wizerunków przedstawiających Ea jako boga płynących wód. Z sumeryjskich źródeł wynika jasno, że takie płynące wody rzeczywiście istniały nie w Sumerze i na jego równinach, lecz w wielkim podziemiu. Albright zwrócił uwagę na tekst odnoszący się do świata podziemi jako do Ziemi Uttu, na zachodzie od Sumeru. Tekst ten opowiada o podróży Enki do Apsu. Do Ciebie, Apsu, czysta kraino, której wielkie wody płyną rwąco. Do siedziby płynących wód udał się Pan. Siedzibę płynących wód Enki założył w czystych wodach. W środku apsu zbudował wielką świątynię. Według tych relacji, owo miejsce leżało za morzem. Lamentacja nad synem prawowitym, młodym Dumuzim, ujawnia, że wieziono go do świata pod ziemi statkiem. Lamentacja nad upadkiem Sumeru opisuje, jak Inanna zdołała się wkraść na pokład statku oczekującego wyjścia w morze. Wypłynęła ze swoich posiadłości, zeszła do świata podziemi. Długi tekst, słabo rozumiany, bo nie odnaleziono żadnej nienaruszonej wersji, opowiada o jakiejś poważnej dyskusji między Irigalem tytuł Nergala jako pana świata podziemi, a jego bratem Mardukiem. W trakcie tej dysputy Nergal opuścił swoje królestwo, by poszukać Marduka w Babilonie. Marduk ze swojej strony zagroził. Zejdę do apsu, skontroluję Anunaki. Moją wściekłą broń podniosę na nich. Żeby dotrzeć do apsu, wyruszył z Mezopotami i podróżował na wodach, które się podnosiły. Celem jego wyprawy było Arallu, położone na fundamencie ziemi. Tekst dostarcza dokładnej wskazówki, gdzie był ten fundament. Na dalekim morzu. Sto beru wody stąd, ziemia Arallu jest. Tam błękitne kamienie powodują chorobę. Tam rzemieślnicy Anu srebrny topór noszą, który lśni jak dzień. Beru, jednostka długości, powierzchni i czasu, używana była prawdopodobnie w tej drugiej funkcji nominatywnej, gdy w grę wchodziła podróż morska. Jako taka oznaczała podwójną godzinę. Także 100 beru równało się 200 godzinom żeglugi. Nie jesteśmy w stanie ustalić przypuszczalnej czy przeciętnej szybkości statku, branej pod uwagę w tych starożytnych rachubach. Ale do tego rzeczywiście odległego kraju docierano po przebyciu dwóch czy trzech tysięcy mil morskich. Teksty wskazują na to, że Arallu było położone w kierunku południowo-zachodnim od Sumeru. Statek podróżujący dwa lub trzy tysiące mil w kierunku Zatoki Perskiej mógł mieć tylko jeden cel – wybrzeża południowej Afryki. Jedynie taki wniosek może wyjaśnić znaczenie terminu „świat podziemi”, dolny świat. Było to określenie półkuli południowej, gdzie leżał kraj Aralu, w przeciwieństwie do górnego świata, czyli półkuli północnej, gdzie znajdował się Sumer. Taki podział ziemskich półkul między Enlila północna a Ea południowa odpowiadał przydziałowi nieba północnego jako drogi Enlila i południowego jako drogi Ea. Zdolność Nefilim do odbywania podróży międzyplanetarnej, wejścia na orbitę Ziemi i wylądowania na niej oddala pytanie czy wiedzieli też o istnieniu południowej Afryki. Wiele pieczęci cylindrycznych, przedstawiając właściwe tej strefie zwierzęta, jak zebra czy struś, sceny z dżungli albo władców noszących zgodnie z afrykańską tradycją lamparcie skóry, poświadcza afrykańskie koneksje. Czym interesowali się nefilim w tej części Afryki, kierując tam naukowy geniusz Ea i obdarzając ważnych bogów władających tym krajem, Unikalną tablicą mądrości. Sumeryjski termin abzu, który uczeni przyjęli w znaczeniu wodnej głębi, wymaga świeżej i krytycznej analizy. Dosłownie termin ten znaczył pierwotne głębokie źródło, niekoniecznie wody. Według sumeryjskich prawideł gramatycznych, każda z dwóch sylab jakiegokolwiek terminu Mogła być pierwsza bez zmiany znaczenia słowa. W rezultacie abzu i zuab znaczyło to samo. Ten drugi wariant pozwala na identyfikację tego odpowiednika w językach semickich, ponieważ zaab zawsze znaczyło i wciąż oznacza drogocenny metal, a szczególnie złoto, w hebrajskim i w językach mu pokrewnych. Sumeryjski piktogram wyrażający abzu przedstawia głęboki wykop w ziemi z obudową szybu. Ea nie był zatem panem jakiejś nieokreślonej wodnej głębi, lecz bogiem zarządzającym eksploatacją ziemskich minerałów. Faktem jest, że greckie słowo abyssos, przyjęte z akadyjskiego absu, też oznaczało niezwykle głęboką dziurę w ziemi. Akadyjskie podręczniki wyjaśniały, że apsu jest nikbu. Znaczenie tego słowa i jego hebrajskiego odpowiednika jest bardzo dokładne głęboki, zrobiony przez człowieka wykop lub wywiercony otwór w ziemi. Jensen już w 1890 roku zauważył, że często spotykany akadyjski termin bit nimiku nie powinien być tłumaczony jako dom mądrości lecz jako dom głębokości. Zacytował tekst, który oznajmia To z bit nimiku złoto i srebro pochodzi. Wykazał, że inny tekst wyjaśnia, iż akadyjskie imię bogini szala z nimiki było tłumaczeniem sumeryjskiego epitetu bogini, która wręcza błyszczący brąz. Akadyjski termin nimiku który przetłumaczono jako mądrość, konkludował Jensen, odnosił się do metali. Dlaczego? Nie wiem, przyznał po prostu. Niektóre mezopotamskie hymny do Ea sławią go jako bel nimiki, co przetłumaczono pan mądrości. Jednak w prawidłowym tłumaczeniu powinien być niewątpliwie panem górnictwa. Tablica przeznaczeń w Nippur zawierała dane orbitalne. Tablica mądrości powierzona Nergalowi i Ereshkigal była faktycznie tablicą górnictwa, bankiem informacji dotyczących przemysłu górniczego Nefilim. Bogu Ea, który był panem Abzu, asystował drugi syn, Bóg Gibil, ten, który spala glebę, mający pieczę nad ogniem i wytapianiem. Ten kowal ziemi zwykle był przedstawiany jako młody Bóg, którego ramiona emitowały czerwone, gorące promienie lub iskry ognia. Wyłaniał się z ziemi albo szykował do zejścia w głąb szybu. Teksty stwierdzają, że Gibil był zanurzony w mądrości przez Ea, co oznacza naukę technik górniczych, jaką przekazał mu Ea. Rudy metali wydobywane w południowo-wschodniej Afryce przez Nefilim były transportowane do Mezopotamii specjalnie przeznaczonymi do tego statkami nazywanymi Magur Urnu Abzu, statek do rud świata podziemi. Potem rudy były zabierane do Bady Tibira. Nazwa tego miasta znaczyła dosłownie podstawa obróbki metali. Wytopiony i oczyszczony metal wlewano do form, których kształt był w starożytnym świecie taki sam przez tysiąclecia. Takie formy, potwierdzające wiarygodność sumeryjskich piktogramów jako plastycznej dokumentacji wyglądu pisanego przedmiotu, znajdywano w różnych wykopaliskach na Bliskim Wschodzie. Sumeryjski piktogram, wyrażający termin zag (oczyszczony drogocenny), był obrazkiem takiej formy. We wcześniejszych czasach miała ona widoczne wydrążenie, którym doprowadzano płynny metal do środka. Kilka wizerunków boga płynących w wód ukazuje go z takimi ustawionymi na wspornikach formami dla szlachetnych metali, co sugeruje, że był także panem górnictwa. Różne nazwy i określenia afrykańskiego kraju kopalń EA dostarczają licznych wskazówek na temat jego położenia i charakteru znany był jako Arali miejsce świecących złóż kraj z którego pochodzą rudy metali Inanna planując swoją wyprawę na półkulę południową wspominała o tym miejscu że jest to kraj gdzie drogocenny metal przykryty jest glebą gdzie znajduje się go pod ziemią Tekst przytoczony przez Erike Reiner, wyszczególniający góry i rzeki sumeryjskiego świata, stwierdza Góra Arali, Dom Złota, a fragment tekstu opisanego przez Radau potwierdza, że Aralu było krajem, od którego zależała nieustająca aktywność Bady Tibiry. Mezopotamskie teksty mówią o kraju kopalń jako o regionie górzystym, Strawiastymi płaskowyżami i stepami, obfitującym w roślinność. Położenie stolicy Ereszkigal było określane w zapisach sumeryjskich terminem gab kurra w piersiach gór, wewnątrz kraju. W akadyjskiej wersji historii podróży Isztar, odźwierny wita ją słowami. Wejdź moja pani, niech kraj kutu raduje się tobą. Niech pałac kraju Nugia ucieszy się z twojej obecności. Mając w języku akadyjskim znaczenie to, co jest w sercu kraju, termin kutu w swoim źródle sumeryjskim znaczył też jasne góry. Był to kraj, sugerują wszystkie teksty, gdzie dni były pogodne, zalane światłem słońca. Sumeryjskie terminy określające złoto Kugi, świecące z ziemi, i srebro, kubabbar, błyszczące złoto, zachowały pierwotny związek szlachetnych metali z jasnym królestwem Ereshkigal. Piktograficzne znaki, stosowane w pierwszym piśmie sumeryjskim, świadczą nie tylko o znajomości rozmaitych technik metalurgicznych, lecz również o istnieniu wiedzy, że źródłami metali były podziemne kopalnie. Terminy określające miedź i brąz, urodziwy, błyszczący kamień, złoto, niezrównany metal kopalny, albo rafinowany, jasno oczyszczony, były wszystkie wariantami obrazkowymi górniczego szybu. Otwór usta do ciemnoczerwonego metalu. Nazwa kraju Arallu mogła być też zapisywana w wariancie piktogramu wyrażającego ciemnoczerwoną glebę czy piktogramu kurz, ciemnoczerwony, ale i murzyn, lub też piktogramu wydobywanych tam metali. Te piktogramy zawsze obrazowały odmiany szybów górniczych. Częste wzmiankowanie o złocie i innych metalach w starożytnych tekstach sugeruje obeznanie z metalurgią od najdawniejszych czasów. Ożywiony handel metalami Istniał już we wczesnych początkach cywilizacji. Był rezultatem wiedzy przekazanej ludzkości przez bogów, którzy, jak twierdzą teksty, zajmowali się górnictwem i metalurgią, dawno przed pojawieniem się człowieka. Wiele badań porównawczych, zestawiających mezopotamskie boskie opowieści z biblijną listą patriarchów sprzed potopu, wykazuje, że, jak mówi Biblia, tu Balkain wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza na długo przed potopem. Stary Testament uznawał kraj Ofir, położony prawdopodobnie gdzieś w Afryce, za źródło złota w starożytności. Konwoje króla Salomona wypływały na Morze Czerwone z Esion-Geber, dzisiejszy Elat. Wyprawili się do Ofiru. Zabrali stamtąd 450 talentów złota. Nie chcąc ryzykować opóźnienia budowy świątyni Pana w Jerozolimie, Salomon zorganizował ze swoim sprzymierzeńcem Huramem, królem Tyru, wysłanie drugiej flotyli do Ofiru alternatywną trasą. Gdyż okręty króla płynęły do Tarszysz wraz ze sługami Hurama, raz na trzy lata przypływały okręty Starszyż przywożąc złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Flotylla Starszysz pokonywała całą trasę w obie strony w trzy lata. Biorąc pod uwagę odpowiedni czas załadunku w ofirze, podróż musiała trwać w każdym kierunku dobrze ponad rok. To sugeruje trasę okrężną, nie bezpośredni rejs przez Morze Czerwone i Ocean Indyjski. Trasę dookoła Afryki Większość uczonych lokalizuje Tarszysz na zachodzie Morza Śródziemnego, wskazując na obecny Gibraltar lub jego okolice. Byłoby to idealne miejsce do wyprawiania się w podróż dookoła kontynentu afrykańskiego. Niektórzy uważają, że nazwa Tarszysz znaczyła odlewnia. Wielu biblistów sugeruje, że Ofir powinno się identyfikować ze współczesną Rodezją. Herman zebrał dowody wskazujące na to, że w najdawniejszych czasach Egipcjanie otrzymywali różne minerały z Rodezji. Inżynierowie górnictwa w tym kraju często szukali złota po śladach prehistorycznych kopalń. Jak docierało się do tej położonej w głębi lądu siedziby Ereszkigal? Jak transportowane były rudy z serca kraju do portów? Jak wiadomo, Nefilim polegali na transporcie rzecznym. Znalezienie więc jakiejś głównej, spławnej rzeki w świecie podziemi nie powinno dziwić. Opowieść o Enlilu i Ninlil informuje nas, że Enlil został zesłany do świata podziemi. Gdy przybył do tego kraju, Musiał być przewieziony przez szeroką rzekę. Babiloński tekst, dotyczący pochodzenia i przeznaczenia ludzkości, wspomina o rzece świata podziemi jako o rzece Habur, rzece ryb i ptaków. W niektórych sumeryjskich tekstach pojawia się określenie ziemi Ereszkigal stepowy kraj Habur. Z czterech potężnych rzek Afryki, jedna, Nil, Płynie na północ do Morza Śródziemnego. Kongo i Niger wpadają do Oceanu Atlantyckiego na zachodzie, a Zambezi, zanim dosięgnie wybrzeża Oceanu Indyjskiego, płynie łukiem z serca Afryki w kierunku wschodnim. Ma rozległą deltę z dobrymi miejscami na port. Można po niej płynąć w głąb lądu setki kilometrów. Czy to Zambezi była rzeką ryb i ptaków świata podziemi? Czy to wodospad Wiktorii był wodospadem wzmiankowanym w jednym tekście jako miejsce stolicy Ereszkigal? Angloamerykańska korporacja, świadoma tego, że wiele niedawno odkrytych i obiecujących stanowisk górniczych w południowej Afryce było stanowiskami górniczymi w starożytności, sprowadziła zespoły archeologów, by przebadały te miejsca, zanim nowoczesny sprzęt do robót ziemnych zmiecie wszelkie ślady pracy starożytnych. Ogłaszając wyniki swoich badań w magazynie Optima, Adrian Boschier i Peter Beaumont oświadczyli, że natrafiali warstwa po warstwie na starożytne i prehistoryczne świadectwa działalności górniczej i ludzkie szczątki. Datowanie węglem ustaliło wiek tych artefaktów od przewidywanego 2000 roku przed Chrystusem do zaskakującego 7690 roku przed Chrystusem. Zaintrygowany starożytnym wiekiem tych wszystkich znalezisk zespół rozszerzył pole poszukiwań. U podstawy ściany skalnej na zachodnim stromym skoku Lion Peak pięciotonowa płyta hematytowa blokowała dostęp do groty. Pozostałości węgla drzewnego pozwoliły ustalić czas prowadzonych w tej grocie prac górniczych na 20 tysięcy do 26 sześciu tysięcy lat przed Chrystusem. Czy poszukiwanie metali było możliwe w starszej epoce kamiennej? Niedowierzając temu, uczeni wykopali szyb w miejscu, gdzie starożytni górnicy najwyraźniej przystąpili do eksploatacji. Znalezioną tam próbkę węgla drzewnego przesłano do laboratorium w Groningen. Jej wiek określono na 41 250 rok przed Chrystusem, z granicą błędu 1600 lat. Południowoafrykańscy naukowcy zbadali też prehistoryczne stanowiska górnicze na południu Suazji. W odkrytych wykopach znaleźli gałązki, liście, trawę, a nawet pióra. Wszystko to zostało przypuszczalnie przeniesione przez starożytnych górników na podściłkę. W warstwie 35 tysięcy lat przed Chrystusem znaleźli karbowane kości, co wskazuje na zdolność człowieka do prowadzenia rachunków w tej zamierzchłej epoce. Inne szczątki przesunęły wiek znalezisk do około 50 tysięcy lat przed Chrystusem. Uważając, że faktyczny czas świtu górnictwa w Suazji sięga raczej rzędu 70 tysięcy do 80 tysięcy lat przed Chrystusem, dwóch naukowców wyraziło myśl, iż południowa Afryka mogła z powodzeniem być w czołówce technologicznej już w okresie zaczynającym się 100 tysięcy lat przed Chrystusem. Komentując te odkrycia, dr Kenneth Oakley były główny antropolog w Natural History Museum w Londynie dostrzegł zupełnie inne znaczenie tych znalezisk. Rzucają światło na kwestie pochodzenia człowieka. Wiadomo teraz, że południowa Afryka była być może ewolucyjnym domem człowieka, miejscem narodzin Homo sapiens. Jak wykażemy, właśnie tam człowiek współczesny pojawił się na ziemi na końcu łańcucha zdarzeń, którego początkiem było poszukiwanie metali przez bogów. Zarówno poważni naukowcy, jak i pisarze science fiction rzucają myśl, że ważnym dla nas powodem do zakładania osad na innych planetach czy planetoidach mógłby być dostęp do rzadkich minerałów, zbyt trudnych do znalezienia na Ziemi lub zbyt kosztownych pod względem wydobycia. Czy taki cel mogli mieć nefilim kolonizując ziemię Współcześni uczeni dzielą działalność człowieka na ziemi na epokę kamienia epokę brązu epokę żelaza i tak W czasach starożytnych grecki poeta Hesiod wymieniał pięć epok wiek złoty srebrny brązowy heroiczny i żelazny Z wyjątkiem wieku heroicznego Wszystkie starożytne tradycje przyjmowały porządek: złoty, srebrny, brązowy, żelazny. Prorok Daniel miał wizję, w której ujrzał olbrzymi posąg z głową ze szczerego złota, piersią i ramionami ze srebra, brzuchem i biodrami z miedzi, nogami po części z żelaza, po części z gliny. Mity i folklor obfitują w mgliste wspomnienia wieku złotego kojarzonego na ogół z czasem, gdy Bogowie wędrowali po ziemi. Po nim nastąpił wiek srebrny, a potem epoki, kiedy Bogowie dzielili ziemię z ludźmi wiek bohaterów, miedzi, spiżu i żelaza. Czy te legendy są rzeczywiście niewyraźnymi wspomnieniami realnych wydarzeń na ziemi? Złoto, srebro i miedź są pierwiastkami naturalnymi z grupy złota. Należą do tej samej rodziny w układzie okresowym pierwiastków. Są pierwiastkami o analogicznej budowie elektronowej oraz zbliżonych własnościach chemicznych i fizycznych. Wszystkie są miękkie, kowalne i ciągliwe. Ze wszystkich znanych pierwiastków wykazują najlepszą przewodność ciepła i elektryczności. Z tych trzech złoto jest najbardziej trwałe, praktycznie niezniszczalne choć najpowszechniej znane zastosowanie znajduje w mennicach, jubilerstwie czy rzemiośle artystycznym i jest wprost nieocenione w przemyśle elektronicznym. Zaawansowane technicznie społeczeństwo potrzebuje złota do zminiaturyzowanych układów elektronicznych, zespołów obwodów elektrycznych i mózgów komputerów. Ludzką namiętność do złota można prześledzić aż do początków cywilizacji i religii człowieka, do jego kontaktów ze starożytnymi bogami. Bogowie sumeru wymagali, by podawano im posiłki na złotych tacach, wodę i wino w złotych naczyniach, by ubierano ich w szaty zdobione złotem. Chociaż Izraelici opuścili Egipt w takim pośpiechu, że ich ciasto nie zdążyło się zakwasić, Nakazano im prosić Egipcjan o wszelkie dostępne przedmioty ze srebra i złota. Ten rozkaz, jak dowiedziemy później, uprzedził potrzebę takich materiałów do zbudowania arki przymierza i jej elektronicznego wyposażenia. Złoto, które nazywamy metalem królewskim, w istocie było metalem bogów. Przemawiając do proroka Aggeusza, pan powiedział odnośnie swojego powrotu i sądu nad narodami. Moje jest srebro i moje jest złoto. Znaleziska sugerują, że fascynacja człowieka tymi metalami płynie z wielkiej potrzeby posiadania złota przez samych Nefilim. Nefilim, jak się zdaje, przybyli na Ziemię po złoto i pokrewne mu metale. Mogli też szukać tu innych rzadkich metali, takich jak platyna, obficie występująca w południowej Afryce. Która może w niebywałym stopniu wzmocnić ogniwa paliwowe. I nie można wykluczyć możliwości, że przybyli na ziemię w poszukiwaniu źródeł minerałów radioaktywnych, takich jak uran i kobalt, błękitnych kamieni świata pod ziemi, które powodują chorobę, o czym wspominają niektóre teksty. Wiele wizerunków przedstawia Ea jako boga górnictwa emitującego tak potężne promienie przy wyjściu z kopalni, że asystujący mu bogowie muszą używać ekranów ochronnych. Na wszystkich tych wizerunkach Ea jest ukazany z górniczą piłą do cięcia skał. Choć Enki był dowódcą pierwszego oddziału desantowego i kierował rozbudową Abzu, zasługa tych dokonań, jak w przypadku każdego generała, nie powinna być przypisywana wyłącznie jemu. Tymi, którzy dzień po dniu brali się do pracy byli pomniejsi członkowie załogi, Anunaki. Pewien tekst sumeryjski opisuje budowę centrum Enlila w Nippur. Anunaki, bogowie nieba i ziemi, pracują. Siekierę i taczkę, za pomocą których położyli fundamenty miasta trzymają w rękach. Starożytne teksty opisują Anunaki jako bogów szeregowych, wciągniętych do prac przy zakładaniu osad na ziemi, bogów, którzy wykonują zadania. Babiloński epos o stworzeniu przypisuje Mardukowi wyznaczenie Anunaki obowiązków. Możemy spokojnie przyjąć, że boga, który komenderował tymi astronautami, sumeryjskie oryginały nazywały Enlil Przydzielonych Anu gotowych na jego rozkazy, trzystu wystawił w niebie jako straż, by wytyczyć drogi z nieba na ziemię, a na ziemi osadził sześciuset. Po wydaniu wszystkich rozkazów Anunaki nieba i ziemi, rozdzielił między nich obowiązki. Tekst ujawnia, że 300 z nich Anunaki nieba, czyli Igigi, było astronautami, którzy stacjonowali na pokładzie statku kosmicznego na orbicie wokół ziemskiej. Ta załoga wysyłała i przyjmowała wahadłowiec utrzymujący łączność z Ziemią. Jako dowódca Orłów, zjawiający się w nimbie sławy bohatera, Szamasz był mile widzianym gościem na pokładzie wielce potężnej izby w niebie Igigi. Hem do Szamasza opisuje jak i Gigi obserwują szamasza zbliżającego się w swoim wahadłowcu. Gdy się pojawiasz, wszyscy książęta się cieszą. Sprawiasz radość wszystkim i Gigi. W blasku Twego światła ich droga bezustannie szukają twej jasności. Wejście jest szeroko otwarte, całkowicie. Ofiary z chleba wszystkich i gigi czekają na ciebie. Pozostając na górze. I Gigi najwyraźniej nigdy nie spotykali ludzi. Kilka tekstów mówi, że byli oni zbyt wysoko dla człowieka i w rezultacie nie interesowali się ludźmi. Anunaki z drugiej strony, którzy wylądowali i przebywali na ziemi, byli znani i darzeni przez ludzi czcią. Tekst stwierdzający, że Anunaki nieba jest trzystu. Oznajmia też, że Anunaki Ziemi jest sześciuset, a jednak wiele tekstów odnoszących się do Anunaki obstaje przy tym, że są oni pięćdziesięcioma wielkimi książętami. Ogólnie przyjęta pisownia ich nazwy w języku akadyjskim Anunaki z łatwością oddaje znaczenie pięćdziesięciu, którzy przyszli z nieba na ziemię. Czy można w jakiś sposób rozwiązać tę widoczną sprzeczność? Przypominamy sobie tekst, relacjonujący jak Marduk pośpieszył do swojego ojca Ea, by zawiadomić go o utracie przechodzącego obok Saturna statku kosmicznego z Anunnaki, których jest pięćdziesięciu na pokładzie. Tekst egzorcyzmu z czasów trzeciej dynastii z Ur mówi o pięćdziesięciu Anunnaki z miasta Eridu. Trudno się oprzeć sugestii, że grupa Nefilim, która założyła Eridu pod dowództwem Enki, liczyła 50 osób. Czy mogło tak być, że Nefilim lądowali za każdym razem w 50-osobowej grupie? Uważamy, że nie można tego wykluczyć. Przybywali na Ziemię w grupach po 50, a kiedy wizyty stały się regularne, zbiegając się z dogodnym czasem startów z dwunastej planety napłynęło więcej Nefilim. Za każdym razem niektórzy z wcześniej przybyłych łączyli się modułem ziemskim ze statkiem na orbicie, by odlecieć do domu. Ale też za każdym razem więcej Nefilim zostawało na Ziemi i liczba astronautów kolonizatorów z dwunastej planety wzrosła z początkowych pięćdziesięciu do sześciuset, którzy zasiedlili Ziemię. W jaki sposób nefilim, mając tak mało rąk do pracy, zamierzali spełnić swoją misję, wydobyć na Ziemi potrzebne minerały i przesłać przetopiony materiał na dwunastą planetę? Bez wątpienia polegali na swojej wiedzy naukowej. Tu właśnie walory Enki objawiają się w całej pełni. Wyjaśnia się, dlaczego on, nie Enlil, wylądował pierwszy i został dowódcą Abzu. Słynna pieczęć, eksponowana obecnie w Luwrze, ukazuje boga Ea jak zwykle płynącymi wodami wyjątkowo jednak wody te zdają się wypływać z laboratoryjnych kolb lub przesączać przez nie w procesie filtracji. Taka starożytna interpretacja związku Ea z wodami nasuwa przypuszczenie, że pierwotnie Nefilim mieli nadzieję otrzymywać minerały z morza. Wody oceanów zabierają w sobie ogromne ilości złota i innych ważnych minerałów, jednak tak bardzo rozcieńczonych, że tylko niezwykle zaawansowane technologicznie i tanie metody usprawiedliwiłyby wodne górnictwo. Wiadomo też, że w dnach morskich znajdują się niezmierzone pokłady minerałów, Skupionych w bryłkach sporej wielkości, dostępnych, jeśli ktoś może zejść tak głęboko i je wydobyć. Starożytne teksty wzmiankują wielokrotnie o pewnym typie statku, jaki był używany przez bogów. Nazywany był Elippi Tebiti, zatapiany statek, co dzisiaj nazywamy łodzią podwodną. Widzieliśmy ludzi ryby przydzielonych Ea. Czy może to świadczyć o próbach nurkowania w głębiach oceanu, w poszukiwaniu bogactw naturalnych? Kraj kopalni, jak zauważyliśmy, nazywany był wcześniej Arali, miejsce wód świecących złóż. Mogło to oznaczać kraj, gdzie złota szukano w rzekach. Mogło się to też odnosić do prób otrzymywania złota z morza. Jeżeli takie były plany Nefilim, to najwyraźniej zawiodły. Wkrótce po założeniu swoich pierwszych osad, kilkuset Anunaki dostało niespodziewane i szczególnie uciążliwe zadanie: zejść w głąb afrykańskiej ziemi i wydobywać stamtąd potrzebne minerały. Znalezione na pieczęciach cylindrycznych wizerunki przedstawiają bogów przy czymś, co wygląda na wejście do kopalni lub górniczego szybu. Jeden ukazuje Ea w jakimś kraju, gdzie gibil jest na powierzchni ziemi, a inny bóg haruje pod ziemią na czworakach. W późniejszych czasach babilońskie i asyryjskie teksty ujawniają, że mężczyźni, młodzi i starzy, byli skazywani dożywotnio na ciężkie roboty w kopalniach świata pod ziemi. Pracując w ciemnościach i żywiąc się raczej pyłem niż czymkolwiek innym, mogli się spodziewać prędzej śmierci niż powrotu do ojczyzny. Oto dlaczego sumeryjskie określenie tego kraju Kurnugia utrwaliło się w interpretacji ziemia bez powrotu. Jego dosłownym znaczeniem była „ziemia, gdzie bogowie, którzy pracują w głębokich tunelach, gromadzą rudę. Wszystkie starożytne źródła zaświadczają o tym, że gdy nefilim osilili się na ziemi, człowieka jeszcze nie było. W tej sytuacji kilku Anunnaki musiało ciężko pracować w kopalniach. Isztar przy okazji swojej wizyty w świecie podziemi opisała trudzących się Anunnaki jako istoty żywiące się pokarmem zmieszanym z gliną, pijące wodę zanieczyszczoną pyłem. Długi tekst, nazwany Gdy bogowie jak ludzie zabrali się do pracy, staje się w pełni zrozumiały na tym tle. Składając razem wiele fragmentów babilońskiej i asyryjskiej wersji, Lambert i Millard zdołali zaprezentować ów tekst w całości. Doszli do wniosku, że był oparty na wcześniejszych wersjach sumeryjskich, a być może nawet na jeszcze wcześniejszych tradycjach ustnych, Przechowujących pamięć o przybyciu bogów na ziemię, stworzeniu człowieka i zniszczeniu go potopem. Chociaż wiele z tych wersetów przedstawia literacką wartość jedynie dla ich tłumaczy, są one dla nas szczególnie znaczące, ponieważ potwierdzają wyniki naszych badań i wnioski, jakie postawiliśmy w poprzednich rozdziałach. Wyjaśniają też okoliczności, które doprowadziły do buntu Anunaki. Historia ta zaczyna się w czasie, gdy tylko bogowie zamieszkiwali Ziemię. Gdy bogowie, jak ludzie, zabrali się do pracy i ponieśli trud, trud bogów był wielki, praca była ciężka, niedola ogromna. W tamtym czasie, relacjonuje Epos, główne bóstwa rozdzieliły już władzę między sobą. Anu, ojciec Anonaki, był ich królem niebiańskim. Ich sędzią najwyższym był wojownik Enlil. Ich głównym dowódcą był Ninurta, a ich zarządcą był Ennugi. Bogowie uścisnęli sobie ręce, rzucili losy i ustalili podział. Anu poszedł w górę do nieba, pozostawił ziemię swym poddanym, morza opasane niby pętlą, oddali Enki księciu. Założono siedem miast. A teksty wspominają o siedmiu anonaki, którzy byli ich komendantami. Dyscyplina musiała być ostra, ponieważ teksty mówią nam, siedmiu wielkich anonaki zaprzęgło pomniejszych bogów do pracy. Wygląda na to, że z całego tego kieratu kopanie było najpospolitszym zajęciem, najuciążliwszym i najbardziej znienawidzonym. Pomniejsi bogowie pogłębiali rzeki, by uczynić je żeglownymi, kopali kanały nawadniające i kopali w apsu, żeby wydrzeć minerały ziemi. Mimo, że dysponowali z pewnością jakimś skomplikowanym sprzętem teksty mówią o srebrnej siekierze, która świeci jak dzień nawet pod ziemią ich praca była zbyt wyczerpująca. Przez długi czas, ściśle mówiąc przez czterdzieści okresów, Anunaki ponosili trud, a potem zawołali dość. Narzekali, obmawiali zwierzchników, zrzędzili w wykopach. Zdaje się, że okazją do buntu była wizytacja rejonu górniczego dokonywana przez Enlila. Chwytając sposobność, Anunaki powiedzieli sobie Spotkajmy się z naszym głównym zwierzchnikiem, żeby nas uwolnił od naszej ciężkiej pracy. Królowi bogów, bohaterowi Enlilowi, odbierzmy odwagę na jego kwaterze. Przywódca, czyli organizator buntu wkrótce się znalazł. Był to naczelnik z dawnych czasów, który musiał żywić urazy do obecnego głównego zwierzchnika. Jego imię niestety zaginęło wraz z odłamkiem tabliczki, ale jego podburzająca mowa jest całkowicie czytelna. Teraz wypowiemy wojnę, uzgodnijmy plan działań wojennych i walczmy. Opis buntu jest tak żywy, że przypomina szturm na Bastylię. Bogowie wysłuchali go uważnie, podpalili swoje narzędzia, podłożyli ogień pod swoje siekiery, udręczyli Boga górnictwa w tunelach, trzymali go, gdy podeszli pod drzwi Bohatera Enlila. Starożytny poeta przywraca dramatyzm i napięcie wydarzeń. Była noc w połowie nocnego czuwania. Jego dom został otoczony, ale Bóg Enlil nie wiedział. Kalkal wtedy miał baczenie, czuł niepokój, uchylił drzwi i obserwował. Kalkal obudził nusku, nasłuchiwali hałasu z. Nusku obudził swojego pana wyciągnął go z łóżka, mówiąc: Panie mój, twój dom jest otoczony, bitwa szykuje się u twoich drzwi. W pierwszej chwili Enlil chwycił za broń, żeby rozprawić się z buntownikami, ale Nusku, jego doradca poleził zwołać radę bogów. Wyślij wiadomość, żeby zstąpił Anu, zawezwi Enki do siebie. Wysłał wiadomość i Anu zstąpił. sprowadzono też do niego Enki. W obecności wielkich Anunaki Enlil powstał, otworzył usta i przemówił do wielkich bogów. Uważając, że bunt jest wymierzony przeciwko niemu, Enlil żądał wyjaśnień. Czy to przeciwko mnie podjęto te działania? Czy muszę przystępować do wojny? Na własne oczy cóż to ja widzę? Bitwa szykuje się u moich drzwi. Anu zasugerował, żeby wszcząć śledztwo. Uzbrojony w autorytet Anu i innych dowódców, Nusku wyruszył do obozujących buntowników. Kto tu jest podżegaczem wojennym? – zapytał. Kto prowokuje działania zbrojne? Anunaki wystąpili jak jeden mąż. Każdy z nas bogów wypowiedział wojnę. Mamy nasze w wykopach. Nadmierna charówka zabija nas. Nasza praca jest ciężka, niedola wielka. Kiedy Enlil usłyszał raport Nusku o tych skargach, rozpłakał się. Postawił ultimatum: Albo przywódca buntowników zostanie ścięty, albo on, Enlil, zrezygnuje. Zwin ten urząd, wycofaj swoją moc, powiedział do Anu, a ja wrócę do nieba razem z Tobą. Anu, który stąpił z nieba, stanął jednak po stronie Anunaki. O co my ich oskarżamy? Ich praca była ciężka i ich niedola wielka. Każdego dnia lament był ogromny, mogliśmy usłyszeć skargę. Ośmielony słowami ojca, Ea także otworzył usta i powiedział to, co Anu. Zaproponował stwórzmy lulu prymitywnego robotnika. Jako że bogini narodzin jest obecna, niech stworzy prymitywnego robotnika. Niech on dźwiga jarzmo, niech on ponosi trud bogów. Sugestia, żeby stworzyć prymitywnego robotnika, który mógłby wziąć na swoje barki ciężar pracy bogów, została ochoczo przyjęta. W jawnym głosowaniu bogowie uchwalili stworzenie robotnika. Będzie się nazywał człowiek, powiedzieli. Poproszono boginię, by przyszła, położną bogów, mądrą mami i powiedzieli do niej – Jesteś boginią narodzin, stwórz robotników. Stwórz prymitywnego robotnika, który może dźwigać jarzmo. Niech on dźwiga jarzmo nałożone przez Enlila. Niech robotnik ponosi trud bogów. Mami, matka bogów, powiedziała, że potrzebna jej pomoc Ea, w którego rękach jest umiejętność. W domu Shimti – Przypominającym szpital Bogowie czekali. Ea pomógł sporządzić miksturę, z której bogini matka zaczęła formować człowieka. Boginie narodzin były obecne. Podczas gdy nieprzerwanie recytowano słowa magiczne, bogini matka kontynuowała pracę. Potem wykrzyknęła triumfalnie: Stworzyłam, moje ręce to zrobiły. I wezwała Anunaki wielkich bogów otworzyła usta, przemówiła do nich. Wyznaczyliście mi zadanie, wykonałam je, zdjęłam ciężar waszej pracy, obarczyłam nim robotnika, człowieka. Żądaliście rodzaju robotnika, rozerwałam wasze jarzmo, dałam wam wolność. Anunaki ogarnął entuzjazm, podbiegli i ucałowali jej stopy. Odtąd prymitywny robotnik, człowiek będzie dźwigał jarzmo. Po przybyciu na ziemię, by założyć swoje kolonie, Nefilim stworzyli swój własny gatunek niewolników. Nie importowali ich z innego kontynentu. Prymitywnych robotników ukształtowali sami. Bunt Bogów doprowadził do stworzenia człowieka. Koniec rozdziału 11. Rozdział 12. Stworzenie człowieka. Twierdzenie po raz pierwszy zapisane i przekazane przez Sumerów, że człowiek został stworzony przez Nefilim, na pierwszy rzut oka zdaje się kolidować zarówno z teorią ewolucji, jak i z judeochrześcijańskimi dogmatami opartymi na Biblii. W gruncie rzeczy jednak informacje zawarte w tekstach sumeryjskich i tylko te informacje. Mogą potwierdzić słuszność teorii ewolucji z jednej strony, z drugiej zaś prawdy biblijnej opowieści i unaocznić, że w istocie nie ma żadnego konfliktu między nimi. W eposie, gdy bogowie, jak ludzie, a także w innych odnośnych tekstach i pojawiających się wzmiankach, sumerowie opisywali człowieka jako stworzenie boskie uczynione rozmyślnym aktem woli, a jednocześnie. Ogniwo w łańcuchu ewolucji zaczynającej się od niebiańskich wypadków opisanych w eposie o stworzeniu. Trzymając się przekonania, że przed stworzeniem człowieka na ziemi byli tylko nefilim, sumeryjskie teksty utrwalały kolejne, takie jak incydent między Enlilem a Ninlil przykłady wydarzeń, które miały miejsce w czasie, gdy człowiek nie był jeszcze stworzony gdy Nippur zamieszkiwali sami bogowie. Równocześnie teksty te opisywały stworzenie Ziemi, rozwój jej flory i fauny w kategoriach, jakie odpowiadają obiegowym teoriom ewolucji. Sumeryjskie teksty twierdzą, że kiedy Nefilim po raz pierwszy przybyli na Ziemię, sztuka uprawy zbóż, sadownictwa i hodowli bydła nie była jeszcze znana na tej planecie. Relacja biblijna również przedstawia stworzenie człowieka w szóstym dniu, czyli fazie ewolucyjnego procesu. Księga Genesis utrzymuje też, że we wcześniejszym etapie ewolucji jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. Wszystkie teksty sumeryjskie są zgodne, że bogowie stworzyli człowieka, aby wykonywał ich pracę. Wyjaśnienia tej decyzji można doszukać się w słowach, jakie według relacji eposu o stworzeniu wypowiedział Marduk. Dam światu pokornego prymitywa, będzie się nazywał człowiek. Stworzę prymitywnego robotnika, będzie powołany do służby bogom, żeby mogli odetchnąć. Same terminy, jakimi Sumerowie i Akadowie określali człowieka, świadczą o jego statusie i przeznaczeniu. Był Lulu, prymitywny. Był Lulu Amelu, prymitywnym robotnikiem. Był Avilurn, pracownikiem. To, że człowiek został stworzony do służby dla bogów, przyjmowane było przez starożytnych jako fakt najzupełniej naturalny. W czasach biblijnych bóstwo było panem, królem, władcą i mistrzem. Termin, tłumaczony powszechnie jako kult, Oznaczał tak naprawdę Awod, pracę. Starożytny i biblijny człowiek nie czcił swojego Boga, on dla niego pracował. Biblijne bóstwo, jak bogowie w sumeryjskich relacjach, stworzyło człowieka dopiero gdy zasadziło ogród i wyznaczyło tam człowiekowi miejsce pracy. I wziął pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Dalej Biblia opisuje bóstwo przechadzające się po ogrodzie w powiewie dziennym, skoro nowa istota była tam i pielęgnowała ogród Eden. Jak bardzo wersja ta odstaje od sumeryjskich tekstów, które opisują bogów domagających się krzykiem odpoczynku, wytchnienia i robotników, mogących zdjąć z nich ciężar pracy. W wersjach sumeryjskich decyzja o stworzeniu człowieka została podjęta przez bogów na zgromadzeniu. Księga Genesis, celowo sławiąca dokonanie jednego bóstwa, na określenie Boga posługuje się liczbą mnogą, Elohim, dosłownie bóstwa, i przytacza zdumiewające słowa. Potem rzekł Elohim, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Do kogo to pojedyncze, lecz mnogie bóstwo się zwracało? I kto był tym my, na którego mnogi obraz i mnogie podobieństwo miał być stworzony człowiek? Genesis nie udziela odpowiedzi na to pytanie. Potem, kiedy Adam i Ewa spożyli owoc z drzewa poznania, Elohim wystosowało ostrzeżenie do tych samych nienazwanych kolegów. Oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Jako że biblijna historia stworzenia, tak jak inne opowieści o początkach w Księdze Genesis, wywodzi się z sumeryjskich oryginałów, odpowiedź jest oczywista. Kondensując wielu bogów w jednym bóstwie najwyższym, biblijna opowieść jest tylko odpowiednio zredagowaną wersją sumeryjskich sprawozdań ze zgromadzeń bogów. Stary Testament dołożył wszelkich starań, by wyjaśnić że człowiek ani nie jest Bogiem, ani nie pochodzi z nieba. Niebo jest niebem pana, synom zaś ludzkim dał ziemię. Nowa istota otrzymała imię Adam, ponieważ została stworzona z Adama, prochu ziemi. Był on innymi słowy śmiertelnikiem. Nie otrzymawszy tylko pewnej wiedzy i boskiej długości życia, Adam pod każdym innym względem był stworzony na obraz i podobieństwo jego stworzycieli. Użycie tych dwóch terminów w tekście miało rozproszyć wszelkie wątpliwości co do podobieństwa człowieka do Boga, zarówno fizycznego, jak też emocjonalnego, zewnętrznego i wewnętrznego. Na wszystkich starożytnych przedstawieniach bogów i ludzi fizyczne podobieństwo jest ewidentne. Chociaż biblijna przestroga przed oddawaniem czci pogańskim wizerunkom stała się przyczyną przekonania, że Bóg hebrajski nie ma ani obrazu, ani podobieństwa, nie tylko księga Genesis, lecz także inne biblijne przekazy, zaświadczają o czymś przeciwnym. Bóg starożytnych Hebrajczyków mógł być widziany twarzą w twarz, można się było z nim mocować. Można go było słyszeć i rozmawiać z nim. Miał głowę i stopy, ręce i palce, i biodra. Biblijny Bóg i jego wysłannicy wyglądali i zachowywali się jak ludzie, bo człowiek został stworzony, aby wyglądał i zachowywał się jak bogowie. Ale w tej niezmiernej prostocie leży wielka tajemnica. Jakim cudem nowe stworzenie, mogło być prawdziwą fizyczną, mentalną i emocjonalną repliką Nefilim. Jak naprawdę został stworzony człowiek? Świat zachodu długo przywiązany był do poglądu, że stworzony z rozmysłem człowiek został wprowadzony na Ziemię, by podporządkował sobie i zdominował wszystkie pozostałe stworzenia. Potem, w 1859 roku, Angielski przyrodnik Charles Darwin ogłosił traktat zatytułowany o powstawaniu gatunków przez dobór naturalny, czyli przetrwaniu lepszych ras w walce o byt. Będąca podsumowaniem blisko 30 lat badań, książka ta dodawała do wcześniejszych rozważań o naturalnej ewolucji, pojęcie naturalnej selekcji, jako konsekwencji walki wszystkich gatunków, tak roślin, jak i zwierząt. Obyt. Świat chrześcijański poruszony został wcześniej, gdy począwszy od 1788 roku uznani geolodzy zaczęli wyrażać opinię, że Ziemia ma już bardzo wiele lat. Znacznie, znacznie więcej niż przybliżone 5,5 tysiąca lat hebrajskiego kalendarza. Teoria ewolucji sama w sobie nie była jeszcze wybuchowa. Badacze już wcześniej zauważyli taki proces, a greccy uczeni, nie później niż w IV wieku przed Chrystusem, zbierali dane dotyczące ewolucji życia zwierzęcego i roślinnego. Eksplodującą bombą Darwina była konkluzja, że wszystkie żyjące istoty, włącznie z człowiekiem, są produktami ewolucji. Człowiek, co było sprzeczne z wyznawaną wtedy wiarą, nie powstał w wyniku spontanicznego aktu stworzenia. Początkowa reakcja Kościoła była gwałtowna, ale kiedy naukowe fakty dotyczące prawdziwego wieku Ziemi, ewolucji, genetyki i innych biologicznych i antropologicznych badań ujrzały światło dzienne, krytycyzm Kościoła złagodniał. Ostatecznie wyglądało na to, że nawet słowa Starego Testamentu odbierają tej biblijnej historii szansę obrony. Jak bowiem Bóg, nie mający ciała, mógł powiedzieć w swej uniwersalnej samotności, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Ale czy naprawdę nie jesteśmy niczym więcej niż nagimi małpami? Czy małpa stoi za nami na odległość ewolucyjnego ramienia, a wiewiórecznik to po prostu człowiek, który kiedyś zgubił ogon i się wyprostuje? Jak wspomnieliśmy na początku tej książki, współcześni naukowcy zaczynają kwestionować te proste teorie. Ewolucja może wyjaśnić ogólny przebieg wypadków, jaki spowodował rozwój życia i jego form na Ziemi, od najprostszego jednokomórkowca do człowieka. Ewolucja jednak nie wytłumaczy pojawienia się homo sapiens, co nastąpiło właściwie w ciągu jednej nocy, w porównaniu z milionami lat wymaganymi przez ewolucję, bez żadnych śladów wcześniejszych form, jakie wskazywałyby na stopniową przemianę Homo erectus. Hominidy są produktem ewolucji, ale Homo sapiens powstał w wyniku nagłego, rewolucyjnego wydarzenia. Pojawił się w niewytłumaczalny sposób mniej więcej 300 tysięcy lat temu, miliony lat za wcześnie. Uczeni nie znajdują na to wyjaśnienia. My je znajdujemy. Sumeryjskie i babilońskie teksty znajdują. Stary Testament znajduje. Homo sapiens, człowiek współczesny, został stworzony przez starożytnych bogów. Mezopotamskie teksty wypowiadają się na szczęście jasno odnośnie czasu, kiedy człowiek został stworzony. Historia o Mozole Anunnaki i ich buncie. Informuje nas, że przez 40 okresów ponosili trud, dzień i noc. Długie lata ich ciężkiej pracy dramatyzują powtarzane wersety. Przez 10 okresów ponosili trud, przez 20 okresów ponosili trud, przez 30 okresów ponosili trud, przez 40 okresów ponosili trud. Starożytny tekst na wyrażenie okresu. Używa terminu, i większość uczonych przetłumaczyło to jako rok. Termin ten jednak konotuje coś, co się kończy, a potem znów zaczyna. Dla ludzi na Ziemi jeden rok równa się jednemu całkowitemu obiegowi Ziemi wokół Słońca. Jak już wykazaliśmy, orbita planety Nefilim wyznaczała SAR, czyli 3600 lat ziemskich. Po 40 SAR Czyli 144 tysiącach lat ziemskich, jakie upłynęły od wylądowania, anonaki zaprotestowali. Dość. Jeśli, jak wywnioskowaliśmy, nefilim wylądowali po raz pierwszy na ziemi jakieś 450 tysięcy lat temu, to stworzenie człowieka miało miejsce około 300 tysięcy lat temu. Nefilim nie stworzyli ssaków ani naczelnych ani hominidów. Adam nie należał do rodziny człowiekowatych, lecz był istotą, która jest naszym przodkiem, pierwszym Homo sapiens. Nefilim stworzyli człowieka, jakiego znamy współcześnie. Kluczem do zrozumienia tego przełomowego faktu jest opowieść o drzemiącym Enki, którego obudzono by powiedzieć mu, że bogowie postanowili uformować Adamu a on ma znaleźć środki. Odpowiedział Stworzenie, którego nazwę wymieniliście, istnieje. I dodał Obleczcie go, stworzenie, które już istnieje, w obraz bogów. Mamy tutaj zatem odpowiedź na zagadkę. Nefilim nie stworzyli człowieka z niczego, ściśle mówiąc, wzięli istniejące stworzenie i dobrali się do niego, by je oblec w obraz bogów. Człowiek jest produktem ewolucji, ale człowiek współczesny, homo sapiens, to dzieło bogów. Ponieważ kiedyś, około 300 tysięcy lat temu, nefilim wzięli małpoluda, homo erectus, i wszczepili w niego swój własny obraz i własne podobieństwo. Teoria ewolucji i bliskowschodnie opowieści o stworzeniu człowieka mynajmniej nie kolidują ze sobą. Raczej wyjaśniają i uzupełniają się wzajemnie. Bez inwencji Nefilim człowiek współczesny byłby bowiem miliony lat w tyle na drzewie ewolucji. Przenieśmy się wstecz i spróbujmy wyobrazić sobie okoliczności i zdarzenia tak jak przebiegały. Wielki interglacjał, jaki zaczął się około 435 tysięcy lat temu, przyniósł wraz z ociepleniem klimatu Gwałtowny rozwój roślinności, a co za tym idzie, wielkie ożywienie świata zwierzęcego. Przyspieszył też pojawienie się i rozprzestrzenienie rozwiniętej małpy człekokształtnej Homo erectus. Nefilim widzieli nie tylko dominujące ssaki, lecz także przedstawicieli naczelnych, a wśród nich małpy człekokształtne. Czy nie jest możliwe, że wędrujące grupy Homo erectus, zwabione widokiem ognistych obiektów wznoszących się w niebo, podchodziły bliżej? Czy nie jest możliwe, że Nefilim obserwowali, napotykali, czy nawet chwytali te interesujące okazy naczelnych? To, że Nefilim i małpy członkośtałtne się spotykali, potwierdza kilka starożytnych tekstów. Sumryjska opowieść traktująca o czasach pierwotnych głosi Kiedy ludzie zostali stworzeni, nie znali smaku chleba, nie znali ubrań ni stroju. Rwali trawę ustami jak owce, pili wodę z rowu. Zwierzęcy człowiek opisany jest też w Gilgameszu. Tekst opowiada, jaki był urodzony na stepach Enkidu, nim go ucywilizowano. Obrośnięty włosem na całym ciele, włosy ma na głowie bujne jak kobieta. Nie zna ani ludzi, ani kraju. Odziany jest jak mieszkaniec pól zielonych, pasie się na trawie z gazelami. Wśród dzikich zwierząt się rozpycha przy wodopoju, wśród roju stworzeń w wodzie raduje się jego serce. Akadyjski tekst opisuje nie tylko zwierzęcego człowieka opisuje też spotkanie z taką istotą. Teraz myśliwy, który łapie w sidła, spotkał go przy wodopoju. Gdy myśliwy go ujrzał, twarz mu stężała, serce zadrżało, chmura powlekła mu twarz, bo przejął go smutek do głębi. Chodziło to o coś więcej niż tylko reakcję lękową myśliwego na widok dzikusa, barbarzyńcy z czeluści stepu. Jako, że ten dzikus mieszał szyki myśliwemu. Zasypywał doły, które wykopałem. Wyrywał moje sidła, które zastawiłem. Sprawiał, że bestie i zwierzyna stepowa wymykały mi się z rąk. Nie trzeba nam lepszego opisu małpoluda. Owłosiony, kosmaty, wędrujący nomada, który nie zna ani ludzi, ani kraju. Odziany w liście mieszkaniec pól zielonych, żywiący się trawą i żyjący wśród zwierząt. Wykazuje jednak znaczną inteligencję, bo wie jak niszczyć sidła i zasypywać doły pułapki zastawione na inne zwierzęta. Innymi słowy, chronił swoich zwierzęcych przyjaciół przed obcymi myśliwymi. Znaleziono wiele pieczęci cylindrycznych, które przedstawiają kudłatego małpolu da wśród kompanów. Potem, odczuwając potrzebę siły roboczej i rozglądając się za prymitywnym robotnikiem, mogącym tę potrzebę zaspokoić, nefilim spostrzegli gotowe rozwiązanie: udomowić odpowiednie zwierzę. Zwierzę było dostępne, ale jego natura stanowiła problem. Z jednej strony Homo erectus był zbyt inteligentny i dziki, żeby stać się posłusznym zwierzęciem pociągowym z drugiej, nie nadawał się do zadań, jakie miał wykonywać. Trzeba mu było zmienić budowę ciała, musiał być zdolny do posługiwania się narzędziami Nefilim, chodzić i schylać się jak oni, by zastąpić bogów na polach i w kopalniach. Musiał być bardziej rozgarnięty nie jak bogowie, wystarczająco jednak, żeby rozumieć mowę, komendy i wyznaczone mu zadania. Chodziło o zręczność i pojętność, cechy konieczne do tego, by być zdyscyplinowanym i użytecznym amelu, niewolnikiem. Jeśli, jak starożytne świadectwa i współczesna nauka zdają się potwierdzać, życie na Ziemi wykiełkowało z życia na dwunastej planecie, ewolucja na Ziemi powinna przebiegać tak, jak na dwunastej planecie. Z pewnością były mutacje, zmiany, przyspieszenia i opóźnienia, powodowane warunkami lokalnymi. Ale ten sam kod genetyczny, ta sama chemia życia, znaleziona we wszystkich żyjących roślinach i zwierzętach na Ziemi, prowadziła rozwój form ożywionych na naszej planecie w tym samym kierunku, co na planecie Nefilim. Obserwując rozmaite przejawy życia na Ziemi, Nefilim i ich główny naukowiec Ea nie potrzebowali wiele czasu, by zorientować się co zaszło. Podczas niebiańskiej kolizji ich planeta zasiała Ziemię swoim życiem. Dostępna istota była zatem autentycznie spokrewniona z Nefilim, chociaż mniej rozwinięta. Stopniowy proces udomowienia przez hodowlę i selekcję pokoleń mijałby się z celem. Potrzebny był szybki proces, umożliwiający masową produkcję nowych robotników. Przedstawiono więc ten problem EA który znalazł natychmiast odpowiedź wszczepić obraz bogów istocie już istniejącej. Metodą, jaką zalecał EA, chcąc gwałtownie przyspieszyć ewolucyjny rozwój Homo erectus, była, jak sądzimy, manipulacja genetyczna. Wiemy obecnie, że złożony proces biologiczny, w jakim żywy organizm reprodukuje się, tworząc potomstwo podobne do rodziców, Umożliwia kod genetyczny. Wszystkie żywe organizmy, owsik, paproć czy człowiek, zawierają w swoich komórkach chromosomy, mikroskopijne, pałeczkowate ciałka przechowujące komplet dziedzicznych instrukcji, właściwych danemu organizmowi. Gdy komórka męska, plemnik, zapłatnia komórkę żeńską, Dwa zestawy chromosomów łączą się, a potem dzielą, by utworzyć nowe komórki, które mają w sobie pełny zestaw cech komórek rodziców. Sztuczna inseminacja, nawet ludzkiego żeńskiego jaja, jest obecnie możliwa. Prawdziwym wyzwaniem jest sztuczne łączenie różnych gatunków. Nauka współczesna przeszła długą drogę od pierwszych krzyżówek zbóż czy kojarzenia psów eskimoskich z wilkami, albo stworzenia muła, sztuczna krzyżówka klaczy konia z ogierem osła. Do zdolności manipulowania reprodukcją samego człowieka metoda nazywana klonowaniem od greckiego słowa klon gałązka stosuje wobec zwierząt tę samą regułę, jakiej podlega szczep pobrany z rośliny, celem rozmnożenia setek podobnych roślin. Zastosowanie tej techniki u zwierząt zostało zademonstrowane po raz pierwszy w Anglii, kiedy dr John Garden zastąpił jądro zapodnionego jaja żaby jądrem pobranym z innej komórki tej samej żaby. Ukształtowanie się normalnych kijanek dowiodło, że jajo rozwija się, dzieli i wydaje potomstwo, bez względu na to, skąd otrzymuje prawidłowy zestaw dobranych chromosomów. Institute of Society, Ethics and Life Sciences w Hastings-on-Hudson poinformował o eksperymentach, które wykazały, że istnieją już techniki klonowania istot ludzkich. Możliwe jest teraz pobranie materiału genetycznego z każdej ludzkiej komórki, niekoniecznie rozrodczej, i wszczepienie jej zestawu 23 chromosomów w żeńskie jajo, co powoduje poczęcie i urodzenie określonego z góry osobnika. Podczas normalnego poczęcia łańcuchy chromosomów ojca i matki łączą się, aby się rozdzielić na pary 23 chromosomów, by stworzyć możliwość przypadkowych kombinacji. Potomstwo klonowane jest jednak dokładną repliką źródła nierozszczepionego zespołu chromosomów. Posiliśmy już, napisał dr Gaylin, straszną wiedzę jak tworzyć dokładne kopie istot ludzkich. Nieograniczoną liczbę Hitlerów czy Mozartów, albo Einsteinów, jeśli zachowaliśmy jądra ich komórek. Tymczasem sztuka inżynierii genetycznej nie ogranicza się do jednej metody. Badania w wielu krajach udoskonaliły proces nazywany fuzją komórek, umożliwiający zlewanie materiału genetycznego różnych komórek, zamiast składania chromosomów w pojedynczej komórce. W wyniku tego procesu Komórki z różnych źródeł mogą być zespolone w superkomórkę, zawierającą w sobie dwa jądra i podwójny zestaw par chromosomów. Gdy taka komórka się dzieli, rozszczepiona mieszanina chromosomów może utworzyć wzór inny od istniejącego w każdej komórce przed połączeniem. W rezultacie mogą powstać dwie nowe komórki, każda genetycznie kompletna, lecz z nowym zestawem kodów genetycznych, Zupełnie innym niż komórki przodka. Oznacza to, że jądra komórek organizmów nie dających się dotąd połączyć, powiedzmy kury i myszy, można znać ze sobą, żeby utworzyć komórki z nowatorską mieszanką genetyczną, dającą światu nowe zwierzęta, które nie są ani kurami, ani myszami, jakie znamy. Bardziej wysubtelniony proces ów umożliwia nam też selekcję cech, które chcielibyśmy użyczyć w jakiejś formie życia, wszczepiając je w kombinowaną czy fuzjowaną komórkę. Doprowadziło to do otwarcia szerokiego pola transplantacji genetycznej. Możliwe jest teraz pobranie z jakiejś bakterii pojedynczego, specyficznego genu i wprowadzenie go do zwierzęcej czy ludzkiej komórki, co wyposaży potomstwo w daną osobliwość. Trzeba założyć, że nefilim 450 tysięcy lat temu, zdolni do podróży kosmicznych, byli, jak my dziś, zaawansowani w dziedzinie nauk biologicznych. Trzeba też założyć, że byli świadomi możliwości połączenia dwóch wyselekcjonowanych zestawów chromosomów, by nastąpił żądany skutek. Czy był to proces pokrewny klonowaniu, fuzji komórek, transplantacji genetycznej, czy metody jeszcze nam nieznanej? znali te procesy i mogli je przeprowadzać nie tylko w probówkach, lecz także na żywych organizmach. Znajdujemy wzmianki o takim mieszaniu dwóch źródeł życia w starożytnych tekstach. Według Berosusa, bóstwo Belus, pan, nazywane też Deus, bóg, wydało na świat odrażające istoty stworzone z dwojakiej zasady. Pojawiali się ludzie z dwoma skrzydłami, niektórzy z czterema i z dwiema twarzami. Mieli jedno ciało, ale dwie głowy. Jedną mężczyznę, drugą kobiety. Niektóre organy mieli także podwójne. Męskie i żeńskie. Widziano inne ludzkie postacie z nogami i rogami kus. Niektórzy mieli końskie kopyta, inni mieli końskie kończyny i zady ale z przodu byli ukształtowani jak ludzie, przypominali centaury. Wylęgały się tam również byki z głowami ludzi, i psy o czworakich ciałach z ogonami ryb, także konie z głowami psów, ludzie też i inne zwierzęta z głowami i ciałami koni z ogonami ryb. Krótko mówiąc, były tam stworzenia z członkami ciała każdego gatunku zwierząt. W świątyni Belusa w Babilonie były rysunki tych stworów. Zaskakujące szczegóły tej opowieści mogą kryć w sobie ważną prawdę. Nie można wykluczyć, że zanim uciekli się do stworzenia istoty na swój obraz, nefilim próbowali opracować sfabrykowanego posługacza, eksperymentując i szukając innych możliwości. Ukształtowania jakiegoś hybrydalnego zwierza małpoluda Niektóre z tych sztucznych stworzeń mogły przetrwać przez pewien czas, jednakże były niewątpliwie bezpłodne. Zagadkowe byki ludzie i lwy ludzie, sfinksy, jakie zdobiły miejsca świątyń na starożytnym Bliskim Wschodzie, mogły wyjść nie z pracowni artystów obdarzonych wyobraźnią, lecz z biologicznych laboratoriów Nefilim, nieudane eksperymenty uwiecznione ręką malarza i rzeźbiarza. Także sumeryjskie teksty mówią o zdeformowanych ludziach stworzonych przez Enki i boginię matkę, Ninhursag, w trakcie prób ukształtowania doskonałego, prymitywnego robotnika. Jeden z tekstów relacjonuje, że Ninhursag, której zadaniem było związać z miksturą krój bogów, upiła się i wołała do Enki jak dobre albo jak złe jest ciało człowieka. Jak serce mi podpowiada, mogę uczynić jego los dobrym albo złym. Potem, według tekstu złośliwie, lecz prawdopodobnie metodą prób i błędów nie udało się tego uniknąć, Ninhursag stworzyła człowieka, który nie mógł zatrzymać moczu, kobietę, która nie mogła rodzić dzieci, istotę, która nie miała ani męskich, ani żeńskich organów. Razem wziąwszy, Hursak powołała na świat sześciu zdeformowanych czy ułomnych ludzi. Enki obarczono odpowiedzialnością za niedoskonałe stworzenie człowieka z chorymi oczami, drżącymi rękami, dysfunkcją wątroby i wadą serca. Inny zapadał na choroby związane z wiekiem starczym itd. Tak Ale ostatecznie doskonały człowiek był skutkiem wieńczącym te usiłowania. Enki nazwał go Adapą, Biblia Adamem, nasi uczeni, Homo sapiens. Ta istota była tak bardzo spokrewniona z bogami, że jeden z tekstów zaznacza nawet, iż bogini matka dała swojemu stworzeniowi, człowiekowi, taką skórę, jaką mają bogowie, gładkie, bezwłose ciało, zupełnie inne niż ciało obrośniętego sierścią małpoluda. Uzyskawszy taki wynik, Nefilim byli genetycznie zgodni z córkami ludzkimi, mogli brać je za żony i mieć z nimi dzieci. Taka zgodność istniała jednak tylko dlatego, że człowiek rozwinął się z tego samego nasienia życia co Nefilim. Teksty starożytne to poświadczają. Człowiek, według mezopotamskich i biblijnych pojęć, powstał w wyniku zmieszania pierwiastka boskiego, boskiej krwi czyli istoty z mułem ziemi sam termin lulu wyrażający człowieka komunikując znaczenie prymitywny znaczył dosłownie ten który został zmieszany wezwana do ukształtowania człowieka bogini matka umyła ręce zaczerpnęła glinę zmieszała ją w stepie fascynująca w tym opisie jest wzmianka o sanitarnych środkach ostrożności przedsięwziętych przez boginię. Umyła ręce. I w innych tekstach o stworzeniu spotykamy się z takimi klinicznymi zaleceniami i procedurami. Użycie ziemskiej gliny zmieszanej z boską krwią w celu stworzenia prototypu człowieka jest faktem zdecydowanie ustalonym przez mezopotamskie teksty. Tekst relacjonujący, jak Enki został wezwany do dokonania pewnego dzieła mądrości, zużytkowania wiedzy naukowej, stwierdza, że Enki nie widział wielkiego problemu w wypełnieniu tej misji. Ukształtować służących dla bogów? To się da zrobić, oznajmił. Potem wydał instrukcję bogini Matce. Domieszaj do rdzenia glinę z fundamentu ziemi, dokładnie nad Abzu. I nada jej kształt rdzenia. Znając młodych bogów, którzy doprowadzą tę glinę do właściwego stanu, zrobią co trzeba. Drugi rozdział Genezis podaje taką techniczną wersję: I Jahwe, Elohim, ukształtował Adama z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy Adam otrzymał żywą duszę. Hebrajskim terminem tłumaczonym powszechnie jako dusza jest nepesz, nieuchwytny duch, jaki pobudza żyjące stworzenie i najwyraźniej opuszcza je, gdy ono umiera. Nieprzypadkowo pięcioksiąg napomina wielokrotnie, żeby nie rozlewać ludzkiej krwi i nie spożywać krwi zwierząt, gdyż krew to nepesz. Biblijne wersje stworzenia człowieka zrównują w ten sposób Nefesz, duch, dusza z krwią. Stary Testament podaje jeszcze inną wskazówkę co do roli krwi w stworzeniu człowieka. Termin Adama, z którego zostało ukute imię Adam, pierwotnie oznaczał niejakąkolwiek ziemię czy glebę, lecz glebę specyficznie ciemnoczerwoną. Tak jak analogiczne akadyjskie słowo Adamatu, ciemnoczerwona Ziemia, hebrajski termin Adama pochodzi od słów wyrażających krew Adamu, dam. Gdy księga Genesis nazywa istotę stworzoną przez Boga Adamem, posługuje się ulubioną przez Sumerów grą słów. Adam mógł znaczyć ten, kto jest z Ziemi, istota ziemska, śmiertelnik stworzony z ciemnoczerwonej gleby i stworzony z krwi. Ten sam związek między zasadniczym pierwiastkiem żywych stworzeń a krwią istnieje w mezopotamskich relacjach o stworzeniu człowieka. Przypominający szpital, dom, dokąd Ea i bogini matka udali się, by powołać na świat człowieka, nazywany był domem Shimti, Większość uczonych tłumaczy to jako dom, gdzie wyznacza się losy. Ale termin shimti wyraźnie pochodzi od sumeryjskiego shi co sylaba po sylabie znaczy dech, wiatr, życie. Byt shimti oznaczał dosłownie dom, gdzie tchnienie życia jest zaczerpywane. Jest to właściwie identyczne z oznajmieniem biblijnym. Akadyjskim słowem tłumaczącym sumeryjski shi-im-ti było napisztu, dokładna paralela biblijnego terminu nefesh. A nefesh, czy napisztu, było tym nieuchwytnym czymś we krwi. Gdy Stary Testament udziela jedynie skąpych wskazówek, teksty mezopotamskie wypowiadają się na ten temat bez niedomówień. Nie tylko stwierdzają, że krew była potrzebna do mieszanki, z której ukształtowano człowieka, wyszczególniają, że musiała to być krew Boga, boska krew. Kiedy bogowie postanowili stworzyć człowieka, ich przywódca oświadczył Zgromadzę krew, powołam kości. Sugerując, że krew ma być wzięta od określonego Boga, Ea powiedział Niech prymitywy ukształtowane będą według jego wzoru. Wybierając boga, z jego krwi ukształtowali człowieka. Nałożyli na nań służbę, uwolnili bogów. Według epickiej opowieści, gdy bogowie jak ludzie, bogowie wezwali wtedy boginię narodzin, boginię matkę Ninhursag i poprosili ją o wykonanie tego zadania. Skoro bogini narodzin jest obecna, niech bogini narodzin ukształtuje potomstwo. Skoro matka bogów jest obecna, niech bogini narodzin ukształtuje lulu. Niech robotnik poniesie trud bogów, niech bogini stworzy lulu amelu, niech on dźwiga jarzmo. W analogicznym starobabilońskim tekście zatytułowanym Stworzenie człowieka przez boginię matkę, Bogowie wzywają położną bogów, mądrą mami i mówią do niej. Ty jesteś matką łonem, możesz stworzyć człowieka. A zatem stwórz lulu, niech poniesie jarzmo. W tym miejscu tekst, gdy bogowie jak ludzie i jego odpowiedniki przystępują do szczegółowego opisu rzeczywistego stworzenia człowieka. Przyjmując tę robotę, Bogini, zwana tutaj Ninti, pani, która daje życie, stawia jakieś wymagania i łamie sobie język nad jakimiś nazwami potrzebnych jej chemikaliów do oczyszczenia i do gliny abzu. Czymkolwiek były te materiały, Ea nie miał kłopotu ze zrozumieniem jej potrzeb. Zgadzając się, powiedział: Przygotuję kąpiel oczyszczającą, niech jeden Bóg da krew. Z jego ciała i krwi, niech Ninti zmiesza glinę. By nadać człowiekowi formę ze zmieszanej gliny, potrzebne też było jakieś żeńskie wsparcie, jakaś ciąża, czyli realizacja porodu. Enki zaoferował usługi własnej żony. Ninki moja bogini żona zajmie się tą pracą. Siedem bogiń narodzeń będzie w pobliżu do pomocy. Następująca po zmieszaniu krwi z gliną faza porodowa miała być końcowym akordem aktu nadania boskiego piętna owemu stworzeniu. Nowonarodzonego los orzekniecie, ninki zwiąże z nim obraz bogów. Człowiek jest tym, kim będzie. Wizerunki na asyryjskich pieczęciach mogły być zamierzonymi ilustracjami tych tekstów, ukazują jak bogini matka, jej symbolem była przecinarka do pępowiny i Ea, którego pierwotnym symbolem był półksiężyc, przygotowują mikstury, recytując słowa magiczne i przynaglając się wzajemnie do pośpiechu. Zaangażowanie żony Enki, Ninki, w stworzenie pierwszego udanego okazu człowieka przypomina nam o historii Adapy, którą omawialiśmy w poprzednim rozdziale. W tamtych dniach w tamtych latach mędrzec z Eridu Ea stworzył go jako wzorzec człowieka. Uczeni przypuszczają, że wzmianki o Adapie jako o synu Ea są echem tak wielkiej miłości Boga do tego człowieka, że Enki postanowił go zaadoptować. Ale w tym samym tekście Anu odnosi się do Adapy jako do ludzkiego potomka Enki. Okazuje się, że wplątanie żony Enki w proces stworzenia Adapy, wzorcowego Adama, zaowocowało jakimś genealogicznym związkiem między nowym człowiekiem a jego Bogiem. To Ninki była w ciąży z Adapą. Ninki pobłogosławiła nowemu stworzeniu i zaprezentowała je Ea. Niektóre pieczęcie przedstawiają boginię, która trzyma przed sobą nowonarodzoną istotę mając po jednej stronie drzewo życia, a po drugiej naczynia laboratoryjne. Istota, która została tak zrodzona, o czym często się napomyka w mezopotamskich tekstach, jako wzorowy człowiek, czyli matryca, najwyraźniej usatysfakcjonowała bogów, bo hałaśliwie domagali się duplikatów. Ten pozornie mało ważny szczegół rzuca jednak światło nie tylko na proces, w jakim ludzkość została stworzona, lecz także na sprzeczne w innym ujęciu informacje zawarte w Biblii. Według pierwszego rozdziału Genesis I stworzył Elohim Adama na swój obraz, na obraz Elohim stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. W rozdziale piątym, zwanym Księgą Potomków Adama, czytamy Kiedy Elohim stworzył Adama, na podobieństwo Elohim uczynił go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich Adamem, gdy zostali stworzeni. Mówi się nam jednym tchem, że bóstwo stworzyło na swój obraz i podobieństwo tylko jedną istotę Adama, w jaskrawej sprzeczności, że mężczyzna i kobieta zostali oboje stworzeni jednocześnie. Ta sprzeczność zarysowuje się jeszcze ostrzej w drugim rozdziale Genesis który wyraźnie informuje, że Adam był sam przez jakiś czas, zanim bóstwo zesłało na niego sen i ukształtowało z jego żebra kobietę. Owa sprzeczność, stanowiąca zagadkę dla uczonych i teologów, znika, gdy uświadomimy sobie, że teksty biblijne są kondensacją oryginalnych sumeryjskich źródeł. Źródła te mówią, że po próbach zmieszania małpoluda ze zwierzętami Mających na celu stworzenie prymitywnego robotnika, bogowie doszli do wniosku, iż jedyną krzyżówką, jaka przyniesie zadowalający rezultat, będzie połączenie małpoluda z samymi nefilim. Po kilku nieudanych doświadczeniach powstał wzorcowy adapa Adam. Na początku był tylko sam Adam. Gdy adapa Adam okazał się stworzeniem właściwym, posłużył jako wzorzec genetyczny. Czyli matryca do tworzenia duplikatów. Duplikaty te zaś były nie tylko męskie, lecz męskie i żeńskie. Jak wykazaliśmy to wcześniej, biblijne żebro, z którego ukształtowano kobietę, było grą słów zasadzoną na sumeryjskim ti żebro i życie potwierdzającą, że Ewa została stworzona z esencji życiowej Adama. Mezopotamskie teksty Zdają nam relacje naocznego świadka z wytworzenia początkowych kopii Adama. Zastosowano się do poleceń Enki. W domu Shimti, gdzie dech życia jest wtłaczany, zebrało się czternaście bogiń, bogini Matka i Enki. Dostarczono esencji Boga, przygotowano kąpiel oczyszczającą. Enki oczyścił glinę w jej obecności. Nie ustawała w recytowaniu słów magicznych. Bóg, który oczyszcza na pisztu, Ea przemówił. Usiadł przed nią i jej podpowiadał. Gdy wyrecytowała słowa magiczne, przyłożyła swoją rękę do gliny. Jesteśmy teraz wtajemniczani w szczegółowy proces stworzenia człowieka, w obecności czternastu bogiń narodzin. Ninti oderwała czternaście kawałków gliny, siedem położyła po prawej stronie, Siedem złożyła po lewej stronie. W środku umieściła formę, włosy, przecinarkę do pępowiny. Wyraźnie widać, że boginie narodzin podzielone zostały na dwie grupy. Zgromadziło się dwakroć siedem bogi narodzin, mądrych i uczonych, wyjaśnia dalej tekst. W ich łonach bogini matka umieściła zmieszaną glinę. Są wzmianki o procedurze chirurgicznej – Usunięciu czy zgoleniu włosów, przygotowaniu instrumentu chirurgicznego, przecinarki. Teraz pozostawało tylko czekać. Boginie narodzin trzymane były razem. Ninty siedziała, licząc miesiące. Zbliżał się dziesiąty miesiąc rozstrzygnięcia. Dziesiąty miesiąc nadszedł, czas otwarcia łona upłynął. Zrozumienie odbiło się na jej twarzy. Nakryła głowę wykonała pracę akuszerki, opasała się w talii, pobłogosławiła, wyciągnęła kształt, forma była żywa. Wygląda na to, że dramatu stworzenia człowieka dopełniła ciąża przenoszona. Dziewięć miesięcy minęło i zaczął się dziesiąty miesiąc, czas otwarcia łona upłynął. Rozumiejąc powagę sytuacji, bogini matka wykonała pracę akuszerki, to, że przystąpiła do jakiejś chirurgicznej operacji, wynika jaśniej z analogicznego tekstu, mimo jego fragmentaryczności. Ninti liczy miesiące, przeznaczonych miesięcy wymienili dziesięć. Przyszła pani, której ręce otwierają, otworzyła łono. Jej twarz rozjaśniła radość, głowę miała nakrytą, uczyniła otwarcie, to co było w łonie, wyszło. Przejęta radością bogini matka wydała okrzyk Stworzyłam, moje ręce to zrobiły. Jak dokonano stworzenia człowieka? Tekst Gdy bogowie jak ludzie, zawiera fragment mający na celu wyjaśnienie dlaczego krew Boga musiała być zmieszana z gliną. Wymagany boski pierwiastek nie był po prostu spływającą krwią Boga, lecz czymś bardziej zasadniczym i trwałym. Dowiadujemy się, że wybrany Bóg miał TM, termin, który wiodące autorytety w tym przedmiocie Lambert i Milliard z Uniwersytetu Oxfordskiego tłumaczą jako osobowość. Ten starożytny termin jest jednak bardziej specyficzny, oznacza dosłownie to, co jest domem tego, co wiąże pamięć. Ten sam termin pojawia się dalej w wersji akadyjskiej jako etemu co jest tłumaczone jako duch. W obu przypadkach mamy do czynienia z tym czymś we krwi Boga, przechowującym Jego indywidualność. Wszystko to w naszym głębokim przekonaniu zmierza okrężnymi drogami do stwierdzenia, że celem starania Ea, gdy przepuścił boską krew przez szereg oczyszczających kąpieli, były boskie geny. Powiedziane jest też, Dlaczego ten boski pierwiastek został całkowicie zmieszany z pierwiastkiem ziemskim? W glinie Bóg i człowiek będą związani, doprowadzeni razem do jedności. Także do końca dni ciało i dusza, która w Bogu dojrzała, będzie związkiem pokrewieństwa. A jej znakiem będzie zwiastun życia. Tak żeby nie było zapomniane, niech dusza nosi więzy pokrewieństwa. Mocne słowa niezbyt rozumiane przez uczonych. Tekst stwierdza, że krew Boga została wmieszana w glinę, tak, żeby związać genetycznie Boga i człowieka do końca dni, żeby zarówno ciało, czyli obraz, jak i dusza, czyli podobieństwo bogów zostały odciśnięte w człowieku pokrewieństwem, którego nigdy nie będzie można zerwać. Epos o Gilgameszu Relacjonuje, że kiedy bogowie postanowili stworzyć sobowtóra, częściowo boskiego Gilgamesha, bogini matka zmieszała glinę z esencją boga Ninurty. Dalej, niepospolita siła Enkidu przypisywana jest esencji Anu, jaką nosił w sobie, przyswoiwszy sobie ten pierwiastek za pośrednictwem Ninurty, wnuka Anu. Akadyjski termin kisir odnosi się do esencji, Koncentracji, jaką posiadali bogowie niebios. Ebeling podsumował próby zrozumienia dokładnego znaczenia Kisir, konstatując, że jako esencja, czy w jakimś innym odcieniu znaczeniowym, mógł się stosować równie dobrze do bóstw, jak do pocisków z nieba. Spicer zgodził się, że ów termin oznaczał też coś, co zeszło z nieba. Na jego konotacje, zdaje się wskazywać używanie tego terminu w kontekstach medycznych. Wracamy do jednego prostego słowa tłumaczenia gen. Świadectwo starożytnych tekstów, mezopotamskich i biblijnych, sugeruje, że obrana metoda połączenia dwóch zestawów genów, Boga i Homo erectus, wymagała zastosowania genów męskich jako pierwiastka boskiego i genów żeńskich jako pierwiastka ziemskiego. Zapewniając raz za razem, że Bóstwo stworzyło Adama na swój obraz i swoje podobieństwo, Księga Genesis opisuje dalej narodziny syna Adama, Seta, następującymi słowami: „Adam żył 130 lat i miał potomka, na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set”. Ta sama terminologia została użyta w opisie stworzenia Adama przez Bóstwo. Ale Set z pewnością urodził się Adamowi w wyniku procesu biologicznego, zapłodnienia żeńskiego jaja męskim plemnikiem Adama, czego następstwem było poczęcie, ciąża i poród. Identyczna terminologia świadczy o identycznym procesie i jedyna możliwa konkluzja jest taka, że i Adam został powołany na świat przez bóstwo, przez zapłodnienie żeńskiego jaja męskim plemnikiem Boga. Jeżeli glina, w którą został wmieszany boski pierwiastek, była pierwiastkiem ziemskim, co podkreślają wszystkie teksty, wtedy nieodparcie nasuwa się wniosek, że męski plemnik boga, jego materiał genetyczny, został umieszczony w jaju żeńskiego małpoluda. Akadyjskim terminem wyrażającym glinę, czy raczej glinę formierską, jest tit. W pisowni oryginalnej ti-it to, co jest życiem. Po hebrajsku tyt znaczy błoto, ale jego synonimem jest bos, wyraz z tego samego źródło słowu, co bisa, bagno i besa, jajo. W historii stworzenia na każdym kroku spotykamy grę słów. Zauważyliśmy podwójne i potrójne znaczenie słowa Adam, Adama, Adamtu, Dam. Epitet określający boginię matkę, Ninti, znaczył zarówno pani od życia, jak też pani od żebra. Dlaczego zatem gra słów bos bisa bela glina błoto jajo nie miałaby wyrażać żeńskiego jaja? Jajo samicy homo erectus, zapodnione genami boga, zostało wszczepione w łono małżonki Ea. A kiedy otrzymano wzorzec, duplikaty wszczepiono w łona bogin narodzin, by przeszły proces ciąży i porodu. Dwakrot siedem bogi narodzin się zebrało, mądrych i uczonych. Siedem urodziło męskie niemowlęta, siedem urodziło żeńskie niemowlęta. Bogini narodzin przyniosła dech tchnienia życia, dobrano je w pary, dobrano je w pary w jej obecności. Stworzeniami tymi byli ludzie, stworzenia bogini matki. Homo sapiens został stworzony. Starożytne legendy i mity, informacje biblijne i współczesną naukę można pogodzić w jeszcze jednym aspekcie. Mezopotamskie teksty, co jest zgodne z wynikami badań współczesnych archeologów, wskazujących że człowiek ewoluował i narodził się w Afryce południowo-wschodniej, sugerują, iż stworzenie człowieka miało miejsce w Apsu, świecie podziemi, gdzie znajdował się kraj kopalni. W analogii do Adapy, wzorca mężczyzny, niektóre teksty wymieniają świętą Amamę, ziemską kobietę, której siedziba była w Apsu. W tekście Stworzenie Człowieka Enki wydaje następujące polecenie Bogini Matce. Domieszaj do rdzenia glinę z fundamentu ziemi, dokładnie nad Abzu. Hymn opiewający twórcze poczynania Ea który Apsu zbudował jako swoje mieszkanie, zaczyna się tak. Boski Ea w Apsu oderwał kawałek gliny, stworzył kulę, by odbudował świątynię. Hymn wymienia dalej specjalistów budowlanych, a także sprawujących piecze nad obfitymi płodami gór i morza, którzy zostali stworzeni przez Ea. Wszyscy, jak wynika to z tekstu, z gliny pobranej w Abzu. Kraju kopalni w świecie podziemi. Teksty wyjaśniają, że kiedy Ea budował ceglany dom nad wodą w Eridu, w Abzu zbudował dom zdobiony drogocennymi kamieniami i srebrem. To właśnie tam narodziło się jego stworzenie człowiek. Pan Abzu, król Enki, zbudował swój dom ze srebra i lapis lazuli. Jak i iskrzące światło srebro i lapis lazuli, ojciec uformował odpowiednio w Abzu. Stworzenia o jasnym obliczu, rodząc się z Abzu, stały wszystkie wokół pana Nudi Muda. Można nawet wywnioskować z różnych tekstów, że stworzenie człowieka wywołało rozłam wśród bogów. Wyglądało na to, że przynajmniej z początku nowi prymitywni robotnicy nie opuszczali kraju kopalni. W rezultacie anunnaki harujący w Sumerze właściwym pozbawieni byli korzyści płynących z tej siły roboczej. Zagadkowy tekst zatytułowany przez uczonych Mit o Kilofie jest zapisem wydarzeń, jakie doprowadziły do tego, że anunnaki, będący w Sumerze pod kontrolą Enlila, otrzymali przydział czarnogłowych. Usiłując przywrócić normalny porządek, Enlil podjął niebywałą akcję zerwania kontaktów między niebem a ziemią oraz przedsięwziął drastyczne środki przeciw miejscu, gdzie pleniło się ciało. Pan sprawił, że stało się to, co powinno się stać. Pan Enlil, którego decyzje są niezmienne, zaprawdę od ręki rozłączył niebo od ziemi. Także stworzeni mogli wyjść z ukrycia. Zaprawdę od ręki rozłączył niebo od ziemi. Przeciął więź niebo ziemia, tak, że stworzeni mogli przybyć z miejsca, gdzie ciało się pleniło. Przeciw krajowi Kilofa i Taczki, Enlil skonstruował cudowną broń Alani topór, który wyzwala siłę. Ta broń miała ząb, który, jak jednorożny wół, niszczył grube mury. Z opisów wynika, że była to potężna wiertarka zamontowana na pojeździe przypominającym buldożer, który miażdżył wszystko na swojej drodze. Dom, który buntuje się przeciw panu, dom, który nie jest posłuszny panu, a lani czyni posłusznym panu. Złych miażdży szczyty ich roślin, wyrywa korzenie, rozdziera koronę. Wyposażywszy swoją broń w rozłupywacz ziemi, Enlil uderzył. Pan zawezwał Alani, wydał mu rozkazy, założył na niego rozłupywać ziemi jako koronę na głowie i skierował go do miejsca, gdzie ciało się pleniło. W dziurze ukazała się głowa człowieka, z ziemi przedzierali się ludzie do Enlila, pan patrzył na czarnogłowych niewzruszonym okiem. Pełni wdzięczności Anunaki, Zgłosili zapotrzebowanie na prymitywnych robotników i nie tracąc czasu zaprzęgli ich do pracy. Anonaki podeszli do niego, unieśli ręce w pozdrowieniu, kojąc serce Enlila prośbami. Prosili go o czarnogłowych, czarnogłowym wręczyli Kilof. Także genezis mówi, że Adama stworzono na zachodzie i przywieziono na wschód, do Mezopotamii, do pracy w ogrodzie Eden. Potem Bóg Jahwe zasadził ogród w Edenie na wschodzie i wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby uprawiał i strzegł. Koniec rozdziału 12. Rozdział trzynasty. Kres wszelkiego ciała. Mocno zakorzeniona wiara człowieka, że w jego prehistorii był jakiś wiek złoty, w żaden sposób nie może opierać się na ludzkiej pamięci, bo zdarzyło się to zbyt dawno temu. Człowiek zaś nie miał wtedy jeszcze zwyczaju ani umiejętności zapisywania czegoś dla przyszłych pokoleń. Jeśli człowiek zachowuje w pewnej mierze podświadome wrażenie, że w tamtych najdawniejszych dniach życie było spokojne i błogie, dzieje się tak z tej prostej przyczyny, że nie znał niczego lepszego a również dlatego, że opowieści o tamtych czasach przekazywane mu były z początku nie przez ludzi minionych epok, lecz przez samych nefilim. Jedynym pełnym zapisem wypadków, jakich doświadczył człowiek po przetransportowaniu go do siedziby bogów w Mezopotamii, jest biblijna opowieść o Adamie i Ewie w ogrodzie Eden. I zasadził Bóg Jachwę ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Bóg Jachwę, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. A w ogrodzie było drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I wziął Bóg Jachwę Adama i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Bóg Jachwę Adamowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Chociaż dostępne były dwa owoce, stanowiące o życiu i śmierci, śmiertelnikom zabroniono sięgać tylko po owoc z drzewa poznania. Bóg w owym czasie najwyraźniej nie dba o to, że człowiek mógłby wyciągnąć rękę po owoc z drzewa życia. Człowiek jednak nie zdołał się podporządkować nawet temu jednemu zakazowi i rozegrała się tragedia. Obraz sielanki wkrótce się odmienił, miały miejsce nowe dramatyczne wydarzenia, które bibliści i teolodzy nazywają upadkiem człowieka. Jest to opowieść o zlekceważeniu boskich przykazań, o boskich kłamstwach, o podstępnym, lecz odsłaniającym prawdę wężu, o karze i wygnaniu. Pojawiając się znikąd, wąż podważył solenne ostrzeżenia Boga. A wąż rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg rzekł: Nie wolno wam z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Czytając wciąż na nowo tę zwięzłą, lecz dokładną relację, nie można się powstrzymać od próby docieczenia, o co chodziło w tej całej historii. Otrzymawszy pod groźbą śmierci zakaz choćby dotknięcia owocu poznania, dwoje śmiertelników zostało nakłonionych do jeszcze większego nieposłuszeństwa, do spożycia czegoś, co miało sprawić, że będą znający jak Bóg. Wszystko co nastąpiło, wyraziło się jednak w nagłym odkryciu, że byli nadzy. Stan na gości był rzeczywiście głównym aspektem całego incydentu. Biblijna opowieść o Adamie i Ewie w ogrodzie Eden zaczyna się od słów: A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Rozumiemy przez to, że znajdowali się na niższym poziomie ludzkiego rozwoju niż ludzie cywilizowani. Nie tylko byli nadzy, lecz byli nieświadomi implikacji stanu na gości. Dalsze badanie tej biblijnej opowieści nasuwa myśl, że jej tematem jest zdobycie przez człowieka pewnej samodzielności płciowej. Ukrywane przed człowiekiem poznanie nie było jakąś wiedzą naukową, lecz czymś związanym z męską i żeńską płcią. Jako że człowiek i jego żona nie wcześniej przyswoili sobie owo poznanie, nim poznali, że są nadzy i zakryli organy płciowe. W dalszym toku biblijnej narracji znajdujemy potwierdzenie związku między nagością a brakiem wiedzy, ponieważ Bóg skojarzył te dwa fakty natychmiast. A gdy usłyszeli szelest, gdy Bóg Jachwe przechadzał się po ogrodzie w powiewie dziennym, skryli się Adam z żoną swoją przed Bogiem Jahwe wśród drzew ogrodu. Lecz Bóg Jachwe zawołał Adama i rzekł do niego – Gdzie jesteś? On zaś odparł – Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł on – Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Wyznając prawdę, prymitywny robotnik oskarżył swoją żonę, która z kolei oskarżyła węża. Mocno rozdłoszczony Bóg przeklał węża i dwoje śmiertelników. Potem, niespodziewanie, uczynił Bóg Jahwe Adamowi i jego żonie, odzieni ze skór i przyodział ich. Niepoważne byłoby założenie, że zamysłem tego całego zajścia, które doprowadziło do wypędzenia ludzi z ogrodu Eden, było zrobienie dramatu z wyjaśnienia, w jaki sposób człowiek przyjął zwyczaj noszenia odzieży. Noszenie odzieży było zaledwie zewnętrzną oznaką poznania. Zdobycie poznania i boska próba utrzymania człowieka w nieświadomości to główne motywy tych wydarzeń. Choć nie znaleziono dotąd żadnych mezopotamskich odpowiedników tej biblijnej historii, nie ma raczej wątpliwości, że jak cały materiał biblijny dotyczący stworzenia i pradziejów człowieka, pochodzi ona z sumeryjskiego źródła. Mamy miejsce akcji, siedziba bogów w Mezopotamii. Znajdujemy wskazówkę w grze słów związanej z imieniem Ewa, od życia, od żebra i widzimy dwa drzewa o kluczowym znaczeniu, drzewo poznania i drzewo życia, tak samo jak w siedzibie Anu. Nawet to, co mówi bóstwo, ujawnia sumeryjskie źródło, bo jedyne bóstwo hebrajskie znów powraca do liczby mnogiej, zwracając się do boskich kolegów, którzy zostali przedstawieni nie w Biblii, lecz w tekstach sumeryjskich. I rzekł Bóg Jahwe: Oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej, i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył wiecznie. I odprawił Bóg Jahwe Adama z ogrodu Eden. Jak widać na wielu someryjskich wizerunkach, był czas, kiedy człowiek, jako prymitywny robotnik, służył bogom zupełnie nagi. Był nagi, gdy podawał bogom potrawy i napoje, lub gdy trudził się na polach czy przy pracach budowlanych. Wynika z tego jasno, że status człowieka wśród bogów nie bardzo odbiegał od poziomu udomowionych zwierząt. Bogowie tylko udoskonalili istniejące zwierzę, by nadawało się do wyznaczonych mu zadań. Czy niedostatek poznania oznaczał w takim razie, że naga jak zwierzę, dopiero co ukształtowana istota, zaangażowała się w czynności seksualne też na sposób zwierzęcy lub ze zwierzętami? Niektóre wczesne wizerunki sugerują, że istotnie tak było. Sumeryjskie teksty, np. epos o Gilgameszu, dają do zrozumienia, że formy zachowania seksualnego stanowiły istotnie o różnicy między człowiekiem dzikim a cywilizowanym. Kiedy ludzie z Uruk chcieli ucywilizować dzikiego Enkidu, barbarzyńcy z głębin stepów, Zjednali dla tej sprawy dziewczynę lekkich obyczajów i wysłali ją na spotkanie z Enkidu przy wodopoju w wyschniętym korycie rzecznym, gdzie zwykł był okazywać swą sympatię zwierzętom, by zaoferowała mu swoją dojrzałość. Z tekstu wynika, że punktem zwrotnym w procesie cywilizowania Enkidu było odrzucenie go przez zwierzęta, z którymi się zadawał. Ważne jest, Powiedzieli ludzie z uruk dziewczynie, by nie przestawała mu udzielać lekcji kobiecości, dopóki dzikie zwierzęta rosnące na stepie go nie odrzucą. Oderwanie Enkidu od Sodomi było warunkiem wstępnym jego człowieczeństwa. Dziewczę uwolniło piersi, odsłoniło łono, a on posiadł jej dojrzałość. Udzieliła mu dzikusowi lekcji kobiecości. Najwyraźniej intryga się powiodła. Po sześciu dniach i siedmiu nocach, gdy nasycił się jej wdziękami, przypomniał sobie o dawnych towarzyszach zabaw. Zwrócił swą twarz ku dzikiej zwierzynie, ale na jego widok gazele uciekły. Dzikie zwierzęta ze stepu odbiegały od jego ciała. Jasny komunikat stosunek płciowy z człowiekiem wywołał tak gruntowną zmianę w Enkidu, że zwierzęta, z którymi się zabawiał, odbiegały od jego ciała. Nie uciekały ze strachu, unikały po prostu fizycznego kontaktu z nim. Zdumiony Enkidu stał przez chwilę w bezruchu, ponieważ jego dzikie zwierzęta odeszły. Ale nie było czego żałować, starożytny tekst wyjaśnia. Teraz miał wyobraźnie, szersze zrozumienie. Dziewka mówi do niego, do Enkidu. Poznałeś Enkidu, stałeś się jak Bóg. Słowa mezopotamskiego tekstu są niemal identyczne jak słowa biblijnej opowieści o Adamie i Ewie. Jak przepowiedział wąż, przez spożycie owocu z drzewa poznania, stali się w sprawach płci, jak Bóg, znający dobro i zło. Jeśli znaczyło to tylko, że człowiek uprzytomnił sobie, iż parzenie się ze zwierzętami było czymś barbarzyńskim, czyli złym, dlaczego Adam i Ewa zostali ukarani za zaniechanie sodomii? Stary Testament nie skąpi ostrzeżeń przed sodomią i nie jest prawdopodobne, żeby przyswojenie cnoty wywołało boski gniew. Poznanie, jakie zyskał człowiek wbrew życzeniom bóstwa, czy jednego z bóstw musiało sięgać głębiej w naturę rzeczy. Było to coś dobrego dla człowieka, czego jednak jego stworzyciele nie chcieli mu udzielić. Musimy uważnie czytać między wierszami przekleństwa rzuconego na Ewę, by uchwycić znaczenie tego wydarzenia. Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą twoje pragnienia. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. Oto prawdziwy kamień milowy wskazany nam w biblijnej opowieści. Tak długo jak Adamowi i Ewie brakło poznania, żyli w ogrodzie Eden bez potomstwa. Zyskawszy poznanie, Ewa otrzymała zdolność i ból, do zachodzenia w ciążę i rodzenia dzieci. Dopiero po zdobyciu tego poznania Adam znał swoją żonę Ewę, a ona poczęła i urodziła Kaina. W całym Starym Testamencie termin znać używany jest w znaczeniu obcowania płciowego na ogół męża z żoną w celu powołania dzieci na świat. Opowieść o Adamie i Ewie w ogrodzie Eden jest historią o przełomowym zwrocie w rozwoju człowieka, nabyciu zdolności do rozrodu. To, że pierwsi przedstawiciele Homo sapiens nie byli w stanie mieć potomstwa, nie powinno nas dziwić. Bez względu na to, jaką metodę zastosowali Nefilim, by połączyć swój materiał genetyczny z biologiczną strukturą hominidów wybranych do tego celu, nowa istota była hybrydą krzyżówką dwóch różnych, choć spokrewnionych gatunków. Tak jak muł, krzyżówka klaczy i osła, mieszańce ssaków są bezpłodne. Uciekając się do sztucznego zapładniania czy bardziej wymyślnych metod inżynierii biologicznej, możemy wytwarzać tyle mułów, ile chcemy, nawet bez zbliżenia między osłem i klaczą. Czy nefilim z początku produkowali ludzkie muły, by spełniały ich wymagania. Naszą ciekawość podsyca scena wyryta na skale, a znaleziona w górach południowego Elamu. Przedstawia siedzące bóstwo, trzymające laboratoryjną kolbę, z której wypływają ciecze, znajomy wizerunek Enki. Wielka bogini siedzi obok niego w pozie wskazującej na rolę współpracownicy raczej niż małżonki. Nie może być nikim innym niż Ninti, boginią matką, czyli boginią narodzin. Po obu stronach tej pary stoją pomniejsze boginie, przywołujące na myśl boginię narodzin z opowieści o stworzeniu. Zwrócone twarzą w kierunku tych kreatorów człowieka stoją istoty ludzkie ustawione w rzędy, których rzucającą się w oczy cechą jest identyczność wyglądu, jakby pochodziły z tej samej matrycy. Naszą uwagę przykuwa też sumeryjska opowieść o niedoskonałych mężczyznach i kobietach, stworzonych na początku przez Enki i boginię matkę. Nowe istoty były albo bezpłciowe, albo upośledzone płciowo. Czy ów tekst wskrzesza pamięć o pierwszej fazie istnienia hybrydycznego człowieka, istoty stworzonej na obraz i podobieństwo bogów, lecz wykazującej braki w zakresie płciowego poznania? Po tym jak Enki powołał do życia doskonały model, Adapę Adama, sumeryjskie teksty opisują techniki produkcji masowej. Implantowanie opracowanych genetycznie komórek jajowych w linii produkcyjnej bogin narodzin, dostatecznie fachowo by połowa z nich urodziła chłopczyków, połowa dziewczynki. Świadczy to nie tylko o technice jaką był fabrykowany hybrydyczny człowiek. Oznacza też, że człowiek nie mógł się rozmnażać samodzielnie. Niezdolność mieszańców do prokreacji wynika ze strukturalnej niezgodności chromosomów w ich komórkach rozrodczych. Podejmuje się obecnie starania, by metodami inżynierii genetycznej usunąć tę wadę i uczynić mieszańce płciowo-normalnymi. Czy właśnie tego dokonał Bóg zwany wężem dla człowieka? Biblijny wąż z pewnością nie był skromnym przyziemnym gadem, jako że mógł rozmawiać z Ewą, znał prawdę o przedmiocie poznania, a jego status był na tyle wysoki, że bez wahania zdemaskował kłamstwo bóstwa. Przypominamy sobie, że we wszystkich starożytnych tradycjach, główne bóstwo walczyło z przeciwnikiem wężem, motyw sięgający niewątpliwie wstecz do sumeryjskich bogów. Opowieść biblijna odsłania wiele śladów sumeryjskiego oryginału, włącznie z obecnością innych bóstw. Człowiek stał się taki jak my. Ewentualność, że biblijni antagoniści, bóstwo i wąż, oznaczali enlila i enki, wydaje się bardzo prawdopodobna. Jak zauważyliśmy, ich antagonizm zaczął się od przekazania enlilowi dowództwa nad ziemią. Choć prawdziwym pionierem był Enki. Kiedy Enlil przebywał w komfortowym centrum dowodzenia w Nippur, Enki wysłano do świata podziemi, by organizował kopalnie. Bunt Anunnaki wymierzony został przeciw Enlilowi i jego synowi Ninurcie. Bogiem, który ujął się za buntownikami, był Enki. To Enki zasugerował i przedsięwziął stworzenie prymitywnych robotników. Enlil musiał użyć siły, by zdobyć pewną liczbę tych cudownych stworzeń. W zapisanej przez Sumerów kronice ludzkich wypadków Enki jawi się z zasady jako pierwszy szermierz w walce o przywileje dla ludzkości, Enlil zaś jako surowy rygorysta, jeśli nie otwarty prześladowca. Rola bóstwa chcącego powstrzymać seksualizm nowych ludzi i rola bóstwa skłonnego i zmierzającego do udzielenia człowiekowi owocu poznania, pasują doskonale do Enlila i Enki. Jeszcze raz sumeryjska i biblijna gra słów przychodzi nam z pomocą. Biblijnym terminem określającym węża jest nachasz, co znaczy wąż. Wyraz ten pochodzi jednak ze źródło słowu NHSH, co znaczy odcyfrować, wynaleźć. Także Nachasz mógł także oznaczać tego, który może odcyfrować, który może wynajdywać rzeczy. Epitet stosowny dla Enki, głównego naukowca, Boga umiejętności Nefilim. Znajdując analogię między mezopotamską opowieścią o Adapie, który otrzymał wiedzę, lecz nie zdołał dostąpić życia wiecznego, a losem Adama Langdon przedstawił wizerunek odgrzebany w mezopotamii, który przywodzi na myśl biblijną historię. Wąż owinięty wokół drzewa, wskazujący na owoc tego drzewa. Niebiańskie symbole są znaczące. Wysoko w górze jest planeta przejścia, reprezentująca Anu. Blisko węża jest półksiężyc, symbolizujący enki. Faktem najbardziej wiążącym się z naszymi odkryciami. Jest zapisana w mezopotamskich tekstach informacja, że Bogiem, który ostatecznie udzielił wiedzy Adapie, był Enki. Wydoskonalił jego rozum. Mądrość dał mu. Dał mu wiedzę, wiecznego życia mu nie dał. Obrazkowa opowieść wyryta na pieczęci cylindrycznej, znalezionej w marii, może z powodzeniem posłużyć jako ilustracja mezopotamskiej wersji historii z Genesis. Rysunek przedstawia Boga siedzącego na wznoszących się wysoko nad Ziemię falach wodnych, czytelny wizerunek Enki. Wyrzucające wodę węże wystają z każdego boku jego tronu. Po obu stronach postaci centralnej stoją dwie boginie przypominające drzewa. Ta z prawej, której gałęzie mają falliczne końce, trzyma naczynie zawierające przypuszczalnie owoc życia. Bogini z lewej, której gałęzie kończą się kształtem organu żeńskiego, podaje drzewko owocowe symbolizujące drzewo poznania, otrzymane od Boga dar prokreacji. Drugi wielki Bóg stoi na uboczu, sugerujemy, że był nim Enlil. Jego złość do Enki jest wyraźna. Nigdy się nie dowiemy, co spowodowało ten konflikt w ogrodzie Eden. Jakiekolwiek jednak były motywy Enki, Udało mu się udoskonalić prymitywnego robotnika i stworzyć homo sapiens mogącego mieć potomstwo. Gdy człowiek zdobył poznanie, Stary Testament przestał nazywać go Adamem. Od tej pory odnosi imię Adam do określonej osoby, pierwszego patriarchy, o którym opowiada Biblia. Lecz nadejście ery ludzkości zaznaczyło też rozłam między Bogiem a człowiekiem. Rozejście się dróg, gdy człowiek przestał być niemym niewolnikiem bogów, stał się samodzielną istotą, przypisane jest w księdze Genezis nie decyzji samego człowieka, lecz nałożeniu kary przez bóstwo. A żeby śmiertelnik nie nabył też zdolności ucieczki przed śmiercią, będzie wyrzucony z ogrodu Eden. Według tych źródeł niezależna egzystencja człowieka zaczęła się nie w południowej Mezopotamii, gdzie Nefilim założyli swoje miasta i ogrody, lecz na wschodzie, w górach Zagros. I tak wygnał człowieka i osadził go na wschód od ogrodu Eden. Jeszcze raz, informacje biblijne zgodne są z odkryciami naukowymi. Kultura człowieka zaczęła się na górzystych terenach graniczących z Doliną Mezopotamii. Jaka szkoda, że traktując o czymś, co było pierwszym cywilizowanym życiem człowieka na Ziemi, narracja biblijna jest taka zwięzła. Wyrzucony z siedziby bogów, skazany na życie obciążone piętnem śmierci, ale zdolny do prokreacji, człowiek zaczął się rozmnażać. Pierwszy Adam, którego generacje rozpatrywane są w Starym Testamencie, poznał swoją żonę Ewę. A ona urodziła mu syna Kaina, który uprawiał ziemię. Potem Ewa urodziła Abla, który był pasterzem. Czyniąc aluzję do homoseksualizmu jako przyczyny, Biblia opowiada, że rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Drżący o swoje życie Kain otrzymał od bóstwa znak ochronny oraz rozkaz, by wyruszył dalej na wschód prowadząc początkowo życie nomady, osiedlił się ostatecznie w ziemi Nod na wschód od Edenu. Tam spłodził syna, którego nazwał Henok, inauguracja. Potem zbudował miasto i nazwał jej imieniem swego syna. Henok z kolei miał synów, wnuków i prawnuków. W szóstym pokoleniu po Kainie urodził się Lamech. Biblia wyróżnia jego trzech synów, jako krzewicieli cywilizacji. Jabal był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach Jubal był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Tubal-Kain był pierwszym kowalem. Lamech jednak, tak jak jego przodek Kain, wplątał się w morderstwo. Tym razem podwójne: mężczyzny i dziecka. Bez ryzyka błędu można założyć, że ofiarami nie byli jacyś pokorni cudzoziemcy, ponieważ księga Genesis uwydatnia ten incydent i przedstawia go jako punkt zwrotny w linii rodu Adama. Biblia relacjonuje że Lamech przywołał swoje dwie żony, matki jego trzech synów i wyznał im podwójne morderstwo, zapowiadając Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy. Ta enuncjacja wiązała się najprawdopodobniej z kwestią dziedziczenia. Rozumiemy to jako oświadczenie Lamecha skierowane do żon, iż nadzieja na odpokutowanie winy Kaina do siódmego pokolenia, obciążonego przekleństwem pokolenia jego synów, się rozwiała. Teraz nowe przekleństwo, trwające znacznie dłużej, spadło na dom Lamecha. Potwierdzając, że to zdarzenie dotyczyło sukcesji, Następujące wersety powiadamiają nas o natychmiastowym założeniu nowej czystej linii rodu. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona zrodziła syna i dała mu imię Set, podstawa, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka, zamiast Abla, którego zabił Kain. Stary Testament w tym miejscu przestaje się interesować skalaną linią Kaina i Lamecha. Odtąd opowieść biblijna o ludzkich losach nie odstępuje od rodu Adama w linii jego syna Seta i pierworodnego Seta Enosza, którego imię zdobyło w języku hebrajskim ogólną konotację istoty ludzkiej. Wtedy, informuje nas księga Genezis, zaczęto wzywać imienia bóstwa. To zagadkowe stwierdzenie przez stulecia wprawiało w zakupotanie biblistów i teologów. Dalej następuje rozdział przedstawiający dziesięć generacji Adama, począwszy od Seta i Enosza, skończywszy na Noem, bohaterze potopu. Teksty sumeryjskie, które przedstawiają dawne czasy, gdy bogowie byli sami w Sumerze, opisują z równą precyzją życie ludzi w Sumerze w czasach późniejszych, jeszcze przed potopem. Bohaterem sumeryjskiej, oryginalnej historii potopu jest człowiek z szurupak siódmego miasta założonego przez Nefilim po wylądowaniu na ziemi. W tamtych czasach, w jakimś momencie, ludziom wygnanym z Edenu pozwolono wrócić do Mezopotamii, by mieszkali w bliskim sąsiedztwie bogów, służyli im i oddawali cześć. Według naszej interpretacji opowieści biblijnej, wydarzyło się to za czasów Enosza, Właśnie wtedy bogowie pozwolili ludziom wrócić do Mezopotami, by służyli i wzywali imienia pana. Przechodząc w narracji do następnego dramatu epopei ludzkiej, do potopu, księga Genesis dostarcza niewiele informacji o patriarchach, którzy nastąpili po Enoszu. W imienia tylko ich imiona, znaczenie imienia każdego patriarchy może jednak rzucić światło na wypadki, jakie zaszły podczas ich życia. Syn Enosza, który kontynuował tę czystą linię, nazywał się Kenan, Kainek. Według niektórych uczonych imię to znaczyło Kowal. Synem Kenana był Mahalalel, sławiący Boga. Po nim przyszedł Jered, ten, który zstąpił. Jego synem był Henok, poświęcony, który w wieku lat 365 został wzięty do nieba przez bóstwo. Ale 300 lat wcześniej, gdy miał 65 lat, Henok zrodził syna o imieniu Metuszelak. Wielu uczonych tłumaczy Metuszalek jako człowiek pocisku. Syna Metuszaleka nazwano Lamek, co znaczy ten, który został poniżony. Lamek zrodził Noego, Pociecha, mówiąc ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklał Pan. Wygląda na to, że gdy narodził się Noe, ludzkość przechodziła ciężkie koleje losu. Wytężona praca i mozuł prowadziły donikąd, ponieważ ziemia, która miała ludzi wyżywić, była przeklęta. Dojrzewał czas potopu, wiekopomnego wydarzenia, jakie miało zmieść z powierzchni Ziemi nie tylko rodzaj ludzki, lecz wszelkie życie na lądzie i w powietrzu. A gdy Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Bóg, że uczynił człowieka na Ziemi i bolał nad tym w swoim sercu. I rzekł Bóg: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni Ziemi. Są to wyraźne oskarżenia, wytoczone jako usprawiedliwienie drastycznych środków mających położyć kres wszelkiemu ciału. Oskarżeniom tym brakuje jednak określoności i zarówno uczeni, jak i teolodzy nie znajdują zadowalających odpowiedzi odnośnie grzechów czy nieprawości, które mogły tak bardzo rozsierdzić bóstwo. Powtarzający się termin „ciało”, tak w wersetach oskarżycielskich, jak i w zapowiedziach sądu, sugeruje oczywiście, że zepsucie i nieprawość dotyczyły ciała. Bóstwo bolało nad złymi myślami i dążeniami serca człowieka. Wyglądałoby na to, że człowiek, odkrywszy życie płciowe, stał się maniakiem seksualnym. Trudno jednak przyjąć, że bóstwo postanowiło zetrzeć go z powierzchni ziemi dlatego, że ludzie zbyt często zbliżali się fizycznie do żon. Mezopotamskie teksty mówią otwarcie i elokwentnie o seksie i zapałach miłosnych wśród bogów. Są teksty opisujące czułą miłość między bogami i ich żonami, nieuprawioną miłość między dziewczyną a jej kochankiem, miłość niepohamowaną gdy Enlil zgwałcił Ninil. Szeroki jest wybór tekstów opisujących zabiegi miłosne i przebieg aktu płciowego wśród bogów z ich oficjalnymi żonami czy nieoficjalnymi konkubinami, z siostrami i córkami, a nawet wnuczkami. Poczynania miłosne z wnuczką upodobał sobie szczególnie Enki. Trudno przypuścić, żeby tacy bogowie zwrócili swój gniew przeciwko człowiekowi, dlatego że zachowywał się tak jak oni. Dochodzimy do wniosku, że motywem bóstwa nie była zwyczajna troska o ludzką moralność. Rosnącą falę oburzenia spowodowała deprawacja, szerząca się wśród samych bogów. Znaczenie kłopotliwych wersetów, otwierających rozdział szósty księgi Genezis, staje się jasne. A kiedy ziemianie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ziemian były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Jak wynika z tych wersetów, wtedy właśnie, gdy synowie bogów zaczęli angażować się w związki seksualne z potomstwem śmiertelników, bóstwo krzyknęło: dość! I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, zbłądziwszy jest tylko ciałem. Ten komunikat pozostawał zagadkowy przez tysiąclecia. Czytane w świetle naszych wniosków odnośnie genetycznej manipulacji, jaką zastosowano w procesie stworzenia człowieka, wersety te dostarczają informacji naszym uczonym. Duch bogów, ich genetyczne udoskonalenie rodzaju ludzkiego zaczął podupadać. Ludzkość zbłądziła, skutkiem czego powróciła do stanu bycia tylko ciałem, bliższego zwierzętom, małpim przodkom. Możemy teraz zrozumieć dlaczego Stary Testament podkreśla różnicę między Noem, mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia, a skażoną ziemią. Wchodząc w związki małżeńskie z degenerującymi się mężczyznami i kobietami, wyradzali się także sami bogowie. Akcentując że tylko Noe zachował genetyczną czystość, biblijna opowieść usprawiedliwia sprzeciw bóstwa. Postanowiwszy zmieść życie z powierzchni Ziemi, zdecydowało się ocalić Noego i jego potomków. Wszystkie zwierzęta czyste i inne zwierzęta i ptaki, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej Ziemi. Boski plan udaremnienia pierwotnego zamiaru polegał na ostrzeżeniu Noego o nadchodzącej katastrofie i pouczeniu go, jak ma zbudować arkę, która dźwignęłaby ludzi i stworzenia mające ocaleć. Ostrzeżenie zostało dane Noemu zaledwie siedem dni przed zagładą. Zdołał zbudować i uszczelnić arkę, zebrać wszystkie stworzenia, załadować je wraz z rodziną na pokład oraz zaprowiantować statek w wyznaczonym czasie. I stało się po siedmiu dniach, iż wody potopu przyszły na ziemię. To, co się wydarzyło, najlepiej opisują słowa Biblii. W tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wezbrały wody i podniosły Arkę i płynęła wysoko nad ziemią. A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią. Arka zaś unosiła się na powierzchni wód. Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią także zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, także zupełnie zostały zakryte i wyginęło wszelkie ciało, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi, pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. Wody wzbierały na ziemi przez 150 dni, aż Bóg sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Zamknęły się źródła od i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. Zwolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. I osiadła arka na górach Ararat. Według wersji biblijnej ów dopust Boży nad ludzkością zaczął się w roku 600 życia nowego, w drugim miesiącu 17 dnia tego miesiąca. Arka spoczęła na górach Ararat w siódmym miesiącu 18 dnia tego miesiąca. Przybór wód i ich stopniowe ustępowanie do momentu, gdy Arka osiadła na szczytach Ararat, trwał zatem pięć miesięcy. Potem wody nadal opadły. Aż ukazały się szczyty gór inne niż ararat. W miesiącu dziesiątym jedenastego dnia tego miesiąca, prawie trzy miesiące później. Noe czekał przez następne czterdzieści dni. Potem wypuścił kruka i gołębice, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi. Za trzecim razem gołębica wróciła trzymając w dziobie liść oliwki, co oznaczało, iż wody cofnęły się na tyle że widać było szczyty drzew. Po jakimś czasie Noe wypuścił gołębicę jeszcze raz, ale ona już nie wróciła do niego, potop się skończył. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia Ziemi obesła. A w drugim miesiącu, dwudziestego dnia tego miesiąca, Ziemia całkowicie wyschła. Był to sześćset pierwszy rok życia Noego. Kataklizm trwał rok i dziesięć dni. Wtedy Noe i wszyscy współtowarzysze podróży wyszli na ląd. Noe zbudował ołtarz i złożył na nim ofiarę całopalną dla bóstwa. I poczuł Bóg miłą woń. Rzekł tedy w sercu swoim: Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. To Szczęśliwe zakończenie jest tak samo pełne sprzeczności jak cała historia potopu. Zaczyna się od długiego oskarżenia rodzaju ludzkiego o różne paskudstwa, włącznie ze skalaniem czystości młodych bogów. Doniosła decyzja wygubienia wszelkiego ciała zostaje ogłoszona i zdaje się w pełni usprawiedliwiona. Potem to samo bóstwo podejmuje śpieszne starania, by zaledwie przez siedem dni zapewnić człowiekowi i innym stworzeniom środek ocalenia gdy dramat się kończy bóstwo delektuje się zapachem pieczonego mięsa i zapominając o pierwotnych motywach skłaniających go do skończenia z ludzkością zbywa całą rzecz wymówką ludzkie złe pragnienia składa na karp młodości człowieka te dokuczliwe wątpliwości o prawdzie tej historii znikają, gdy uświadomimy sobie, że zapis biblijny jest odpowiednio zredagowaną wersją oryginalnego sumeryjskiego zapisu. Tak jak przy innych okazjach, monoteistyczna Biblia skupiła w jednym bóstwie rolę kilku bóstw, które nie zawsze działały zgodnie. Dopóki nie odnaleziono cywilizacji mezopotamskiej i nie odcyfrowano literatury akadyjskiej i sumeryjskiej, Biblijna historia potopu była odosobniona w swym wymiarze. Wspierały ją tylko prymitywne mitologie rozrzucone po świecie. Po odkryciu akadyjskiego eposu o Gilgameszu, opowieść o potopie z Księgi Genesis znalazła się w starszym, szacownym towarzystwie, powiększonym następnie przez późniejsze odkrycia dawniejszych tekstów i fragmentów sumeryjskiego oryginału. Bohaterem mezopotamskiej relacji o potopie był Ziusudra, po sumeryjsku, po akadyjsku, imię jego brzmiało Utnapishtim, który został potem wzięty do niebiańskiej siedziby bogów, by cieszyć się tam szczęściem wiecznego żywota. Gdy Gilgamesz w swoich poszukiwaniach nieśmiertelności dotarł ostatecznie do tego miejsca, zwrócił się do Pisztima o wyjaśnienie kwestii życia i śmierci. Utnapisztim wyjawił Gilgameszowi, a za jego pośrednictwem całej ludzkości po potopie, tajemnicę swego przetrwania, ukrytą rzecz, sekret bogów prawdziwą historię, można powiedzieć, wielkiej powodzi. Utnapisztim ujawnił, że przed potopem bogowie zwołali radę i głosowali nad zagładą człowieka. Głosowanie i decyzja utrzymywane były w tajemnicy. Enki jednak odszukał Utnapishtima, władcę szuruppak, by powiadomić go o nadchodzącej klęsce. Uciekając się do tajnych metod, Enki mówił do Utnapishtima z zaczcinowego parawanu. Z początku jego wypowiedź była zawoalowana, potem ostrzeżenie i rada zostały wyrażone jasno. Człowieku z Shuruppak, synu Ubar-Tutu, zwal dom, zbuduj statek. Porzuć majątności i szukaj życia. Wyprzyj się dobytku, chwytaj życie duszy. Weź na pokład statku nasienie wszystkiego, co żyje. Wymiar statku, jaki zbudujesz, będzie zmierzony. Analogi z biblijną historią są oczywiste. Nadchodzi potop. Zostaje ostrzeżony jeden człowiek, który się ocali budując specjalną łódź. Ma zabrać ze sobą i uratować, Nasienie wszystkiego, co żyje. Babilońska wersja jest jednak bardziej prawdopodobna. Decyzja o zniszczeniu i próba ocalenia nie są sprzecznymi decyzjami tego samego, jedynego bóstwa, lecz działaniami różnych bóstw. Co więcej, decyzja o ostrzeżeniu i uratowaniu plemienia ludzkiego jest aktem niesubordynacji jednego Boga enki. Działającego w sekrecie i wbrew wspólnemu postanowieniu innych wielkich bogów. Dlaczego Enki podjął ryzyko sprzeciwienia się innym bogom? Czy obchodziło go jedynie utrzymanie przy życiu jego cudownego dzieła sztuki? Czy tłem tego postępowania była rosnąca rywalizacja, albo wrogość między nim a jego bratem Enlilem? Istnienie takiego konfliktu między dwoma braćmi ukazuje historia potopu. Utnapisztim zadał Enki oczywiste pytanie. Jak on, Utnapisztim, wytłumaczy innym obywatelom Szurupak fakt budowy dziwnie wyglądającej łodzi i porzucenie całego majątku? Enki poradził mu. Tak im powiesz. Dowiedziałem się, że Enlil rozgniewał się na mnie, tak że nie mogę przebywać w waszym mieście, ani postawić stopy na terenie Enlila. Dlatego ruszę w dół do Apsu, by mieszkać z moim panem Ea. A więc, informacja, że stronnik Enki, ut-napishtim, nie mógł dłużej mieszkać w Mezopotamii i że zbudował łódź, w której zamierzał odpłynąć do świata podziemi, południowej Afryki, jak wywnioskowaliśmy, by zamieszkać tam ze swoim panem Ea, Enki, miała służyć za wymówkę. Następne wersety sugerują, że Mezopotamia cierpiała wówczas suszę, czyli głód. Ut tym za poradą Enki miał zapewnić mieszkańców miasta, że gdy zejdzie z oczy Enlilowi, kraj napełni się znów bogactwem żniwa. Dla obywateli miasta wymówka ta brzmiała sensownie. Wyprowadzeni w ten sposób w pole, mieszkańcy miasta nie pytali, lecz ruszyli z pomocą i realnie przyłożyli rękę do budowy arki. Częstując ich zabijanymi codziennie wołami i owcami i darząc hojnie moszczem winnym, winem czerwonym, oliwą i białym winem, Utnapisztim zachęcał do szybszej pracy. Nawet dzieci zmuszono do noszenia smoły potrzebnej do uszczelnienia statku. Siódmego dnia statek był gotowy. Wodowanie było bardzo trudne. Musieli więc przebudować górny i dolny pokład, aż dwie trzecie kadłuba zanurzyło się w wodę Eufratu. Wtedy Utnapisztim załadował całą rodzinę i wszystkich krewnych na pokład, biorąc ze sobą wszystkie żyjące stworzenia, jakie miałem, a także zwierzęta polne, wszelkiego zwierza z pola. Analogie do opowieści biblijnej, nawet ta sama liczba siedmiu dni budowy, są wyraźne. Ale, postępując krok dalej niż Noe, utnapisz tym przemycił też na pokład wszystkich rzemieślników, którzy pomagali mu budować statek. On sam miał wejść do łodzi dopiero na określony sygnał, charakter tego sygnału wyjawił mu Enki. Ustalony czas wyznaczy Szamasz, bóstwo zarządzające ognistymi rakietami. Instrukcja Enki była taka kiedy szamasz, który wywołuje drżenie o świcie, sypnie deszczem wybuchów, wsiadaj na statek, zamknij szczelnie wejście. Pozostaje tylko zgadywać, jaki związek zachodził między odpaleniem rakiety kosmicznej przez szamasza, a nadejściem chwili, w której Utnapishtim miał wejść na pokład Arki i zamknąć się w niej. Chwila ta jednak nadeszła. Rakieta wywołała drżenie o świcie, deszcz wybuchów rozszarpał powietrze a Pisztim uczynił szczelnym cały statek i powierzył arkę wraz z jej zawartością puzur amuriemu przewoźnikowi o pierwszym brzasku dnia nadeszła burza rozległ się grzmot budzący grozę czarna chmura podniosła się z horyzontu huragan wyrywał filary z budynków i falochronów potem puściły groble Zapadła ciemność, obracając w czerni wszystko, co było jasne, i szeroki kraj został rozbity jak garnek. Południowa burza szalała przez sześć dni i sześć nocy, nabierając szybkości w swym naporze, zatapiając góry, zagarniając ludzi jak bydło. Gdy nadszedł siódmy dzień, niosąca powódź południowa burza zelżała w bitwie, którą toczyła jak armia. Uspokoiło się morze, nawałnica ucichła, powódź ustała. Spojrzałem na oblicze świata, było spokojne, cała ludzkość zaś obróciła się w glinę. Dokonała się wola Enlila i zgromadzenia bogów, ale o czym nie wiedzieli, plan Enki też się powiódł. Na falach unosił się statek niosący mężczyzn, kobiety, dzieci i inne żywe stworzenia. Gdy burza się skończyła, tym otworzył luk, światło padło mu na twarz. Rozejrzał się, krajobraz był tak poziomy jak płaski dach. Zginając się w pół, usiadł i zapłakał. Łzy płynęły mi po twarzy. Szukał wzrokiem wybrzeża, widział tylko wodę. Potem wynurzyła się górska okolica. Na górze zbawienia statek się zatrzymał. Góra Nisir, zbawienie, trzymała mocno statek, nie pozwalając mu się ruszyć. Przez sześć dni utnapisztim czuwał na nieruchomej arce, która utkwiła na szczytach góry zbawienia, biblijnych szczytach ararat. Tak jak Noe, wypuścił gołębice, by poszukała miejsca spoczynku, ale ptak wrócił. Wyfrunęła, a potem wróciła też jaskółka. Następnie uwolniono kruka odleciał i znalazł stały ląd. Utnapisztim wypuścił wtedy wszystkie ptaki i zwierzęta, jakie z nim były, i sam zszedł z pokładu. Zbudował ołtarz i złożył ofiarę, tak jak Noe. Ponownie jednak pojawia się tutaj różnica między bóstwem w liczbie pojedynczej a wielobóstwem. Gdy Noe spełnił ofiarę całopalną, poczuł pan miłą woń. Ale kiedy utnapisz tym złożył ofiarę, bogowie poczuli aromat, bogowie poczuli słodki aromat, bogowie obsiedli ofiarę jak muchy. W wersji Genezis to Jahwe oświadczył, że nigdy więcej nie zniszczy ludzkości. W wersji babilońskiej była to wielka bogini, która zapowiedziała Nie zapomnę, będę pamiętać o tych dniach, nigdy ich nie zapomnę. Nie był to problem palący, gdy bowiem Enlil ostatecznie pojawił się na scenie, nie zaprzątał sobie głowy posiłkiem. Na widok żywego śmiertelnika wybuchnął gniewem. Kto jeszcze uszedł z życiem? Żaden człowiek nie miał przetrwać tej zagłady. Ninurta, jego syn i dziedzic, bez chwili wahania wyciągnął oskarżycielski palec w kierunku Enki. Któż by jak nie Ea obmyślił plany. To tylko Ea tak zna się na wszystkim. Nie mając zamiaru się wypierać, Enki wygłosił jedną z najbardziej błyskotliwych mów obrończych świata. Chwaląc Enlila za jego mądrość i sugerując, że przecież Enlil nie mógł być aż tak zaślepiony, realista Enki pomieszał wykręt z wyznaniem. To nie ja ujawniłem sekret bogów. Ja tylko pozwoliłem jednemu człowiekowi, Nadzwyczajnie mądremu i przenikliwemu dopatrzyć się, czym był ten sekret. A jeśli ten śmiertelnik jest rzeczywiście tak mądry, podsunął Enki myśl Enlilowi, nie zaniedbujmy jego zdolności. A zatem zwołajmy rady w jego sprawie. Ów sekret bogów relacjonuje Epos o Gilgameszu. Utnapisztim wyznał Gilgameszowi. Potem opowiedział mu, jak to się skończyło. Pod wpływem argumentu Enki, Enlil wtedy wszedł na pokład statku. Prowadząc mnie za rękę, wciągnął mnie na pokład. Zaprowadził moją żonę na pokład, sprawił, że uklękła przy mnie. Stojąc między nami, dotknął naszych czół, by nam błogosławić. Do tej pory Utnapisztim był tylko człowiekiem. Odtąd Utnapisztim i jego żona będą wśród nas jak bogowie. Utnapishtim zamieszka daleko stąd, na ustach wód. Utnapishtim dokończył swoją opowieść. Po zabraniu go do siedziby daleko stąd, Anu i Enlil dali mu życie jak bogowi, podnieśli go do wiecznego życia jak Boga. Lecz co się stało z rodzajem ludzkim? Biblijna historia kończy się zapewnieniem, że Bóstwo pobłogosławiło ludzkości. I pozwoliło jej rozradzać się i rozmnażać. Mezopotamskie wersje historii o potopie też się kończą wersetami dotyczącymi prokreacji. Częściowo okrojone teksty mówią o ustanowieniu ludzkich kategorii. Niech będzie trzecia kategoria wśród ludzi. Niech wśród ludzi będą kobiety, które rodzą, i kobiety, które nie rodzą. Były najwyraźniej nowe wytyczne co do kontaktów płciowych. Ustalenie zasad dla rodzaju ludzkiego, niech mężczyzna młodej dziewczynie, niech młoda dziewczyna, młody mężczyzna młodej dziewczynie, kiedy łóżko jest posłane, niech żona i mąż kładą się razem. Enlil został wymanewrowany, ludzkość ocalała i pozwolono jej się rozmnażać. Bogowie otworzyli ziemię dla człowieka. Koniec rozdziału 13. Rozdział 14. Gdy bogowie uciekali z ziemi Czym był ten potop, którego szalające wody przewaliły się przez ziemię? Niektórzy tłumaczą potop w kategoriach corocznych wylewów w Dolinie Eufratu Tygrysu. Jeden z nich, jak się przypuszcza, musiał być szczególnie poważny. Miasta i pola wraz z ludźmi i zwierzętami zostały ogarnięte przyborem. Prymitywni ludzie, dopatrując się w tym kary bogów, zaczęli rozpowszechniać legendę o potopie. W jednej ze swoich książek Leonard Woolley relacjonuje, jak w 1929 roku, kończąc pracę na królewskim cmentarzu w Ur, robotnicy na pobliskim usypisku Przekopując się przez warstwę strzaskanych naczyń i pokruszonych cegieł, zapadli się w niewielki szyb. Na głębokości jednego metra odsłonił się pokład mocno zbitego błota, co zwykle oznacza, że w Ur tu zaczęła się cywilizacja. Ale czy tysiące lat życia miejskiego mogły pozostawić warstwę archeologiczną grubości tylko jednego metra? Leonard Woolley polecił robotnikom kopać głębiej. Zeszli w dół jeszcze jeden metr, potem następne półtora. Wciąż wynosili na powierzchnię dziewiczą glebę, błoto bez śladów bytowania człowieka. Ale na głębokości 3,5 metra, kopiąc w zaschniętym mule, natrafili na warstwę zawierającą kawałki potłuczonej zielonej ceramiki i przybory do krzesania ognia. Wcześniejsza cywilizacja zagrzebana była pod trzema metrami błota. Leonard wskoczył do wykopu i zbadał wykopalisko. Wezwał swoich asystentów, by zasięgnąć ich opinii. Nikt nie znalazł przekonującego wyjaśnienia. Wtedy żona Leonarda zauważyła niemalże mimochodem. Cóż chcecie, przecież to potop. To cudownie intuicyjne stwierdzenie zostało jednak podważone przez inne wyprawy archeologiczne w Mezopotamii. Warstwa błota, w której nie było śladów zamieszkania, wskazywała na potop, jednakże gdy pokłady z Ur i Al-Ubaid sugerowały, że potop nastąpił między 3500 a 4000 lat przed Chrystusem, czas utworzenia się podobnego pokładu odsłoniętego później w Kisz został oceniony na jakieś 2800 lat przed Chrystusem. Tą samą datą 2800 lat przed Chrystusem Określono warstwę błota znalezioną w Erek i w Szuruppak, mieście Sumryjskiego Noego. W Niniwie na głębokości około 18 metrów archeolodzy odkryli nie mniej niż 13 występujących na przemian warstw błota i nadżycznego piasku datowanych na 4000 do 3000 lat przed Chrystusem. Większość uczonych uważa, że Wuli odnalazł ślady lokalnych powodzi częstych w Mezopotami, gdzie sezonowe ulewne deszcze i wylewy dwóch głównych rzek, zmieniających często swój bieg, powodują takie spustoszenie. Te różne warstwy błota, doszli do wniosku uczeni, nie oznaczają klęski globalnej, monumentalnego prehistorycznego wydarzenia, jakim był potop. Stary Testament jest arcydziełem literackiej zwięzłości i precyzji. Słowa są zawsze dobrze dobrane, tak by komunikowały dokładne znaczenia. Wersety są rzeczowe i ich porządek celowy. Ich długość nie przekracza miary bez względnej konieczności. Godne uwagi jest to, że cała historia stworzenia wraz z wydaleniem Adama i Ewy z ogrodu Eden opowiedziana jest w osiemdziesięciu wersetach. Pełny zapis dotyczący Adama i Jego linii Mimo że oddzielnie omawia Kaina i jego ród oraz ród Seta i Enosza, mieści się w 58 wersetach, jednakże historia wielkiej powodzi zawiera nie mniej niż 87 wersetów. Była to według wszelkich redakcyjnych standardów, główna historia. Nie był to lokalny wypadek, była to katastrofa obejmująca całą ziemię, całą ludzkość. Teksty mezopotamskie wyraźnie oznajmiają, że zaatakowane były cztery strony świata. Był to punkt krytyczny w prehistorii Mezopotamii. Były wydarzenia i miasta sprzed potopu i po potopie, oraz byli ludzie sprzed potopu i po potopie. Były czyny bogów i królestwo, które przynieśli z nieba przed wielką powodzią, oraz bieg boskich i ludzkich wypadków, gdy królestwo zostało ponownie przyniesione na ziemię po wielkiej powodzi, była to wielka cezura czasowa. Nie tylko wyczerpujące listy królów, lecz także teksty dotyczące pojedynczych władców i ich przodków wzmiankują o potopie. Jeden z tekstów odnoszących się do urni nurty na przykład przywołuje potop jako wydarzenie odległe w czasie. W tamtym dniu, w tamtym odległym dniu Tamtej nocy, tamtej odległej nocy, w tamtym roku, w tamtym odległym roku, gdy nastąpił potop. Asyryjski król Asurbanipal, patron nauk, który zgromadził olbrzymią bibliotekę glinianych tabliczek w Niniwie, ogłosił w jednej ze swoich pamiątkowych inskrypcji, że znalazł i odczytał ryte w kamieniu napisy sprzed potopu. Akadyjski tekst traktujący o imionach i ich pochodzeniu zaznacza, że wymienia imiona królów po potopie. Chwałą króla było naniesienie zachowane sprzed potopu. Różne teksty naukowe cytują jako swoje źródło dawnych mędrców sprzed potopu. Nie, potop nie był lokalnym zjawiskiem czy okresową powodzią. Ze wszech miar było to wydarzenie globalne katastrofa, jakiej ludzie i bogowie nie doświadczyli ani przedtem, ani potem. Biblijne i mezopotamskie teksty, jakie zbadaliśmy do tej pory, pozostawiają do rozwiązania kilka zagadek. Czym była owa ciężka próba, przez którą przechodziła ludzkość i w odniesieniu do której Noe został nazwany pociechą, w nadziei, że jego narodziny oznaczają kres trudów? Czym była owa tajemnica, której bogowie zaprzysięgli dochować, i o której wyjawienie został oskarżony Enki? Dlaczego wystrzelenie statku kosmicznego Sippar było dla Pisztima sygnałem do wejścia do arki i zamknięcia się w niej? Gdzie byli bogowie, gdy wody zalały nawet najwyższe góry? I dlaczego cieszyli się tak pieczonym mięsem ofiarowanym przez Noego lub Pisztima? Gdy znajdziemy odpowiedzi na te i inne pytania, zobaczymy, że potop nie był zamierzoną karą, zastosowaną przez bogów, aktem ich wyłącznej woli. Odkryjemy, że chociaż potop stanowił wydarzenie dające się przewidzieć, był nieuniknioną, naturalną klęską, w jakiej bogowie odegrali nieaktywną, lecz pasywną rolę. Wykażemy też, że za przysiężoną tajemnicą bogów było tajne porozumienie przeciwko ludzkości, ukrycie przed śmiertelnikami informacji o nadchodzącej lawinie wody ludzie mieli zginąć, bogowie ocaleć. Duża część naszej coraz obszerniejszej wiedzy o potopie i poprzedzających go wypadkach pochodzi z tekstu Gdy bogowie jak ludzie. W tekście tym bohater potopu nosi imię Atrahasis. W eposie o Gilgameszu, we fragmencie dotyczącym potopu, Enki nazywa utnapisztima nadzwyczajnie mądrym, po akadyjsku Atrahasis. Według teorii uczonych, teksty, w których bohaterem jest Atrahasis, mogły być częściami wcześniejszej sumeryjskiej historii potopu. Z czasem odkryto wystarczająco wiele babilońskich, asyryjskich, kananejskich, a nawet oryginalnych sumeryjskich tabliczek, by złożyć na nowo większość eposu o Atrahasisie. Tę mistrzowską robotę zawdzięczamy głównie Lambertowi i Millardowi. The Babylonian Story of the Flood Po opisaniu ciężkiej pracy Anunnaki, ich buntu i w konsekwencji stworzenia prymitywnego robotnika, Epos relacjonuje jak człowiek, co wiemy też z wersji biblijnej, począł się rozmnażać i wzrastać liczebnie. Z czasem ludzkość zaczęła grać na nerwach Enlilowi. Kraj się rozciągnął, ludzie rozmnożyli, robili to w kraju jak dzikie byki. Rozdrażnili Boga swą jurną wspólnotą, ich słowa brzęczały w jego uszach i rzekł Enlil do wielkich bogów. Mowa ludzkości stała się nieznośna. Ich jurna wspólnota pozbawia mnie snu. Wobec tego Enlil, raz jeszcze ukazany jako oskarżyciel ludzkości, zarządził karę. Moglibyśmy spodziewać się teraz opisu nadchodzącego potopu, ale nie. Co zadziwiające, Enlil nie wspomniał nawet o potopie czy podobnej klęsce. Zamiast tego... Wezwał do zdziesiątkowania ludzkości zarazą i chorobami. Akadyjskie i asyryjskie wersje eposu mówią o bólach, zawrotach głowy, dreszczach i gorączce, o dolegliwościach, chorobie, zarazie i pomorze zesłanych na ludzi i ich inwentarz w następstwie powziętej przez Enila decyzji. Jego plan jednak się nie powiódł. Ten, który był nadzwyczajnie mądry, Atrahasis okazał się szczególnie bliski bogu Enki. Opowiadając swoją historię w jednej z wersji, mówi: Jestem Atrahasis, mieszkałem w świątyni Ea, mego pana. Z umysłem pochłoniętym myślami o swoim panu Enki, Atrahasis zaapelował do niego o odwołanie planu Enlila. Ea, o panie, ludzkość jęczy. Gniew bogów pożera kraj. Ty przecież nas stworzyłeś. Niech ustaną bóle, zawroty głowy, dreszcze i gorączka. Dopóki nie odnajdzie się więcej fragmentów połamanych tabliczek, nie dowiemy się, jaka była rada Enki. Powiedział o czymś Niech się pojawi w kraju. Cokolwiek to było, zadziałało. Wkrótce potem Enlil narzekał gorzko wobec bogów, że ludzi nie ubywa są liczniejsi niż przedtem Opracował wtedy wstępny plan wyniszczenia ludzkości głodem Niech żywność będzie ludziom odjęta niech im brakuje warzyw i owoców w brzuchach Plaga ta miała dojść do skutku za sprawą sił przyrody Wstrzymanie opadów deszczu miało załamać system irygacji Niech deszcze Boga deszczu zostaną na górze na dole niech źródła nie wydadzą wody Niech wiatr wieje i suszy glebę. Niech chmury nabrzmieją, lecz wodę niech zachowają dla siebie. Nawet źródła żywności pochodzącej z morza miały zniknąć. Enki nakazano opuścić szlaban i zaryglować morze i pilnować, żeby ludzie nie mieli dostępu do pożywienia. Wkrótce posłucha zaczęła szerzyć zniszczenie. Z góry upał nie był. Na dole woda nie występowała ze źródeł łono ziemi nie rodziło wegetacja zamarła czarne pola zbielały szeroka równina zatkana była solą klęska głodu spowodowała spustoszenie wśród ludzi z biegiem czasu warunki się pogarszały mezopotamskie teksty mówią o sześciu coraz bardziej wyniszczających sha at tam termin który niektórzy tłumaczą jako lata który dosłownie jednak znaczy przejścia, a także, jak wyjaśnia to wersja asyryjska, rok Anu. Przez jeden Sza'at Tam jedli trawę z ziemi. Przez drugi Sza'at Tam odbierali zemstę. Nadszedł trzeci Sza'at Tam. Głód zmieniał ich rysy, twarze im zapadły. Żyli na krawędzi śmierci. A gdy przyszedł czwarty Sza'at Tam... Ich twarze wydawały się zielone. Chodzili zgarbieni po ulicach. Ich szerokie ramiona stały się wąskie. Przed piątym przejściem życie ludzkie zaczęło się wynaturzać. Matki reglowały drzwi przed głodującymi córkami. Córki szpiegowały matki, by zobaczyć, czy nie ukryły jakiegoś pożywienia. Przed szóstym przejściem rozszalał się kanibalizm. Kiedy nadszedł szósty szaat Tam, przyrządzali córkę na posiłek, Pitrasili dziecku w kuchni, jeden dom pożerał drugi dom. Teksty donoszą o ustawicznym stawienictwie Atra Hasisa u Jego Boga Enki. Do domu swego Boga wsunął stopę, każdego dnia płakał, przynosząc rankiem ofiary, wzywał imienia swojego Boga. Szukając pomocy Enki, by odwrócić głód. Enki jednak musiał się czuć związany decyzją innych bóstw, ponieważ z początku nie odpowiadał. Całkiem możliwe, że ukrywał się nawet przed swoim wiernym wielbicielem, opuszczając świątynię i żeglując po ukochanych bagnach. Gdy ludzie żyli na krawędzi śmierci, Hasi postawił swoje łóżko nad rzeką, ale nie było odpowiedzi. Obraz głodującej, degenerującej się ludzkości, widok rodziców zjadających własne dzieci, doprowadził w końcu do rzeczy nieuniknionej, następnej konfrontacji Enki z Enlilem. W siódmym przejściu, gdy ludzie będący przy życiu byli jak duchy umarłych, otrzymali wiadomość od Enki. Podnieście wrzawę w kraju, powiedział. Wyślijcie zwiastunów, by nakazali wszystkim ludziom. Nie oddawajcie czci swoim bogom, nie módlcie się do swoich bogiń. Miało nastąpić ogólne nieposłuszeństwo. Pod płaszczykiem takiego zamieszania Enki planował bardziej konkretną akcję. Fragmentaryczne w tym miejscu teksty ujawniają, że zwołał tajne zgromadzenie starszych w swojej świątyni. Weszli, odbyli naradę w domu Enki. Najpierw Enki oczyścił się z zarzutów, opowiadając im jak sprzeciwiał się działaniom innych bogów. Potem zarysował plan akcji wiązała się w jakiś sposób z jego panowaniem na morzach i ze światem podziemi. Możemy zebrać tajne szczegóły tego planu z urywkowych wersetów. W nocy, po tym jak on, ktoś miał być nad brzegiem rzeki w jakimś czasie, być może oczekując powrotu Enki ze świata podziemi. Stamtąd Enki przywiódł wodnych wojowników. Być może jakichś śmiertelników, którzy byli prymitywnymi robotnikami w kopalniach. W wyznaczonym czasie padła komenda. Ruszajcie. Rozkaz. Mimo brakujących wierszy możemy wywnioskować z reakcji Enlila co się stało. Kipiał gniewem. Zwołał zgromadzenie bogów i wysłał swojego oficera, by sprowadził Enki. Potem wstał i oskarżył swojego brata o zniweczenie nadzorczo restrykcyjnych planów. Wszyscy wielcy Anunaki powzięliśmy razem decyzję Rozkazałem, żeby w ptaku nieba Adad strzegł górnych regionów, żeby sin i Nergal strzegli środkowych regionów ziemi. Żebyś ty, Enki, strzegł swymi rakietami bariery, zapory morza, lecz ty wydałeś prowiant ludziom. Enlil oskarżył swojego brata o przerwanie zapory morza, Enki jednak zaprzeczył, że doszło do tego za jego przyzwoleniem. Barierę, zaporę morza, strzegłem swoimi rakietami, ale gdy uciekli ode mnie, mnóstwo ryb znikło. Przyłamali zaporę, pozabijali strażników morza. Twierdził, że ujął i ukarał winowajców, ale nie zadowolił tym Enlila, który zażądał, żeby Enki przestał karmić swoich ludzi, żeby dłużej im nie dostarczał racji żywnościowych, na których tuczą się ludzie. Zdumiewająca była reakcja Enki. Ni stąd, ni zowąd, Bóg począł zjadać krzesło na to wybuchło śmiechem zgromadzenie bogów. Możemy sobie wyobrazić to pandemonium. Enlil szalał, między nim a Enki nastąpiła ostra wymiana zdań i rozległ się krzyk to oszczerstwo. Gdy zgromadzenie zostało przywołane do porządku, Enlil ponownie zabrał głos. Przypomniał swoim kolegom i podwładnym, że była to jednogłośna decyzja wspomniał o wydarzeniach, które doprowadziły do stworzenia prymitywnego robotnika i podkreślał, że to Enki łamał prawo. Ale, powiedział, możliwość wytracenia ludzkości nie jest kwestią przebrzmiałą. Miał na widoku morderczą powódź nadchodząca katastrofa miała być zatajona przed ludźmi. Wezwał zgromadzenie, by zaprzysięgło do chowania tajemnicy. A co najważniejsze, żeby związało księcia Enki przysięgą. Enlil otworzył usta, by przemówić, i zwrócił się do zgromadzenia wszystkich bogów: Stańmy wszyscy do przysięgi co do morderczej powodzi. Anu przysięgał pierwszy. Enlil przysięgał. Jego synowie przysięgali wraz z nim. Początkowo Enki odmawiał złożenia przysięgi. Dlaczego chcecie mnie wiązać przysięgą? pytał. Czy mam podnosić rękę na swoich ludzi? Ostatecznie jednak zmuszono go do podporządkowania się woli większości. Jeden z tekstów wyraźnie stwierdza: Anu, Enlil, Enki i Ninhursag, bogowie nieba i ziemi, złożyli przysięgę. Los się rozstrzygnął. Czym była ta przysięga, którą był związany? Enki interpretował ją tak, że przysięgał nie wyjawiać ludziom tajemnicy o nadchodzącym potopie. Ale czy nie mógł jej wyznać ścianie? Wzywając Atrahasisa do świątyni, polecił mu stanąć za parawanem. Następnie Enki udawał, że mówi nie do swojego oddanego śmiertelnika, lecz do ściany. Trzcinowy parawanie, powiedział. Wysłuchaj moich pouczeń wszystkie miejsca zamieszkania wszystkie miasta zmiecie burza nastąpi zniszczenie rodzaju ludzkiego taka jest ostateczna decyzja słowo zgromadzenia bogów słowo wypowiedziane przez anu enlila i ninhursag ten fortel wyjaśnia późniejszy argument enki kiedy przetrwanie noego lub utnapisztima zostało odkryte że nie złamał swojej przysięgi, że nadzwyczajnie mądry Atrahasis, śmiertelnik, prawidłowo interpretując jego znaki, sam doszedł do tajemnicy o potopie. Odnośne wizerunki na pieczęciach ukazują asystenta trzymającego parawan, podczas gdy Ea, jako Bóg-wąż, wyjawia tajemnicę Atrahasisowi. Enki poradził wiernemu słudze zbudować statek. Ale gdy ten powiedział nigdy nie budowałem łodzi, narysuj mi wzór na ziemi, żebym zobaczył. Enki dał mu dokładne wskazówki co do wymiarów i konstrukcji. Mając w pamięci historię biblijne, wyobrażamy sobie tę arkę jako bardzo wielką łódź o skomplikowanej budowie z wieloma pokładami. Jednak termin biblijny teba pochodzi ze źródło słowu Podwodny, zatopiony. Nieodparcie więc nasuwa się wniosek, że Enki poinstruował Noego, jak zbudować zanurzającą się łódź, łódź podwodną. Tekst akadyjski przytacza słowa Enki wzywającego do zbudowania łodzi przykrytej z wierzchu i od spodu, hermetycznie zapieczętowanej gęstą smołą. Nie miało być pokładów ani otworów tak, żeby słońce nie zaglądało do środka. Miała to być łódź jak łódź apsu, sulili. Tym terminem określa się współcześnie w hebrajskim solelef, łódź podwodną. Niech ta łódź, powiedział Enki, będzie Magur gór, łodzią, która może skręcać i opadać. W praktyce tylko taka łódź mogła przetrwać przytłaczającą lawinę wody. Wersja Atra Hasisa, jak inne wersje, wielokrotnie powtarza, że chociaż do klęski pozostawało tylko siedem dni, ludzie byli nieświadomi jej nadejścia. Atra Hassis zasłonił się wymówką, że łódź Apsu była budowana po to, by mógł opuścić siedzibę Enlila i być może odwrócić w ten sposób jego gniew. Zostało to przyjęte bez zastrzeżeń, ponieważ sprawy przybrały naprawdę zły obrót. Ojciec jego miał nadzieję, że narodziny tego syna są oznaką końca długiego czasu cierpienia. Dręczącym ludzi problemem była susza, brak deszczu, niedostatek wody. Któż przy zdrowych zmysłach mógł pomyśleć, że mieli zginąć w powodzi. Ale jeśli ludzie nie umieli czytać znaków, Nefilim, umieli je czytać. Dla nich potop nie był czymś nagłym. Wiedzieli, że nadchodzi i że jest nieunikniony. W swym planie zniszczenia ludzkości odgrywali nieaktywną, lecz pasywną rolę. Nie spowodowali potopu. Współdziałali po prostu w ukrywaniu przed śmiertelnikami faktu jego nadejścia. Świadomi zbliżającego się nieszczęścia i jego globalnego zasięgu, Nefilim podjęli kroki, by ocalić własną skórę. Z Ziemi, która miała być pochłonięta przez wodę, mogli wybrać tylko jeden kierunek ocalenia niebo. Gdy zerwał się huragan poprzedzający potop, Nefilim wsiedli do swoich wahadłowców i wystartowali na orbitę, gdzie pozostawali dopóki wody nie opadły. Dzień potopu, jak wykażemy, był dniem, w którym Bogowie uciekli z ziemi. Znak, którego miał wypatrywać utnapisztim, by wiedzieć, kiedy przyłączyć się do reszty w Arce i zamknąć ją, był taki. Kiedy szamasz, który wywołuje drżenie o świcie, sypnie deszczem wybuchów, wsiadaj na statek, zamknij szczelnie wejście. Szamasz, jak wiemy, zarządzał portem kosmicznym w Sippar. Niewątpliwie Enki polecił utna czekać na start pojazdów rakietowych w Sipar. Szurupak, gdzie mieszkał utna znajdowało się tylko 18 beru jakieś 180 km na południe od Sippar. Jako, że starty miały się odbyć w pół roku, zaobserwowanie deszczu wybuchów lecącego ze startujących pojazdów nie było trudne. Chociaż Nephilim byli przygotowani, nadejście potopu było przerażającym doświadczeniem. Grzmot potopu przyprawił bogów o drżenie, ale kiedy nadszedł czas opuszczenia ziemi, bogowie, ustępując, wznieśli się do nieba Anu. Asteryjska wersja o Atrachasisie mówi o bogach używających do ucieczki z ziemi Rukub i Lani, rydwanu bogów. Anunaki podnieśli do góry swoje statki kosmiczne jak pochodnie, rozświetlając kraj blaskiem. Krążąc wokół Ziemi, Nefilim patrzyli na scenę zagłady, która wstrząsnęła nimi głęboko. Teksty o Gilgameszu mówią nam, że kiedy burza przybrała na sile, nie tylko nikt nikogo nie widział wokół siebie, lecz także z niebios nie widać było ludzi. Stłoczeni w statku kosmicznym bogowie wytężali wzrok, by zobaczyć, co dzieje się na planecie, z której dopiero co wystartowali. Bogowie drżeli jak psy, skuleni przy zewnętrznej ścianie, i sztar wrzeszczały jak kobieta w porodzie, dawne dni obróciły się w błoto. Anunaki, bogowie, płakali wraz z nią. Bogowie, Poniżeni wszyscy siedzieli i płakali. Usta mieli zaciśnięte. Każdy z nich. Teksty o Atrahasisie powtarzają ten sam motyw. Bogowie uciekając, obserwowali jednocześnie zagładę. W swych pojazdach nie czuli się jednak zbyt pewnie. Byli najwyraźniej rozdzieleni w kilku statkach kosmicznych. Tabliczka trzeciego eposu o Atrahasisie opisuje warunki panujące na pokładzie statku, gdzie jakaś grupa Anunaki dzieliła pomieszczenie z boginią matką. Anunaki, wielcy bogowie, siedzieli spragnieni i głodni. Ninti płakała, pozwalała łzom płynąć, płakała, dawała upust rozpaczy. Bogowie płakali wraz z nią nad krajem. Ninti ugięła się pod ciężarem smutku, pragnęła choćby kropli wody. Tam, gdzie ona, płacząc, siedzieli bogowie, skuleni jak owce przy żłobie. Ich usta były spieczone z pragnienia, cierpieli skurcze brzucha z głodu. Sama bogini matka, Ninhursag, była wstrząśnięta katastrofą. Widok wszechobejmującej zatraty wyciskał jej łzy z oczu. Bogini widziała i płakała, jej wargi spieszły od gorączki. Moje stworzenia giną jak muchy, kłębią się w rzekach niby ważki. Rwąca fala zabrała ich ojcostwo. Czy naprawdę mogła ratować życie, kiedy ludzkość stworzona z jej pomocą umierała. Czy może opuścić ziemię? — pytała na głos. Czy mam znieść się do nieba, by zamieszkać w domu ofiar? Dokąd Anu, Pan rozkazał mi pójść. Instrukcje wydane na film są jasne. Opuścić ziemię, wznieść się do nieba. W tym czasie dwunasta planeta znajdowała się najbliżej Ziemi w strefie pasa Planetoid, co poświadcza fakt, że Anu mógł uczestniczyć osobiście w decydujących naradach na krótko przed potopem. Enlil i Ninurta być może w towarzystwie elity Anunaki, tych, którzy zarządzali Nippur, byli w jednym statku kosmicznym, planując bez wątpienia ponowne połączenie się ze statkiem macierzystym. Lecz inni bogowie nie byli tak zdecydowani. Zmuszeni do opuszczenia ziemi uświadomili sobie nagle, jak bardzo przywiązali się do niej i do jej mieszkańców. W jednym statku, Nin i jej grupa Anunaki Roztrząsali moralne implikacje poleceń wydanych im przez Anu. W innym Isztar krzyczała. Dawne dni obróciły się w błoto. Anunaki, którzy byli w jej pojeździe kosmicznym, płakali wraz z nią. Enki widocznie przebywał w jeszcze innym statku, inaczej wyjawiłby z rozpaczonej reszcie Anunaki, że zdołał ocalić nasienie ludzkości. Niewątpliwie miał dodatkowe powody do pogodniejszego nastroju. Pewne świadectwa sugerują bowiem, iż zaplanował też spotkanie w rejonie Ararat. Starożytne wersje zdają się sugerować, że Arka została poniesiona w rejon Ararat-Falami. Południowa burza mogła rzeczywiście zagnać łódź na północ. Teksty mezopotamskie powtarzają jednak wiele razy, że Atrahasis, Utnapishtim wziął ze sobą przewoźnika, nazywanego Puzur Amuri, człowiek z zachodu, który zna tajemnice. Jemu mezopotamski Noe powierzył arkę wraz z jej zawartością, skoro tylko zerwała się burza. Dlaczego potrzebny był doświadczony nawigator, jeśli Arka nie miała wytyczonego celu podróży? Nefilim, jak wykazaliśmy, od samego początku wykorzystywali szczyty Ararat jako punkty orientacyjne. Można było się spodziewać, że te najwyższe szczyty w tamtej części świata wynurzą się pierwsze z podwody. Ponieważ Enki, mądry wszechwiedzący, z pewnością mógł to dość dokładnie wyliczyć, możemy przypuszczać, że planując od samego początku spotkanie Polecił swojemu słudze, by skierował arkę w stronę Ararat. Oto wersja potopu Berossusa według Greka Abydenusa. Kronos wyjawił Sisytrosowi, że nastąpi potop 15 dnia Daisiosa i polecił mu ukryć w Sippar, mieście Szamasza, wszelkie dostępne pisma. Sisitros wykonał wszystkie te rzeczy. Odpłynął natychmiast do Armenii. Po czym stało się to, co Bóg zapowiedział. Berosus powtarza szczegóły dotyczące wypuszczenia ptaków. Kiedy Sisitros, odwrócone Atra-asis, miał być wzięty przez bogów do ich siedziby, wyjaśnił innym ludziom w Arce, że byli w Armenii i skierował ich z powrotem pieszo do Babilonii. Znajdujemy w tej wersji nie tylko powiązanie z Sippar, portem kosmicznym, lecz także potwierdzenie, że Sisitrosowi polecono odpłynąć natychmiast do Armenii, kraju Ararat. Skoro tylko Atrahasis wylądował, zarżnął jakie zwierzęta i upiekł je na ogniu. Nic dziwnego, że wyczerpani i głodni bogowie obsiedli ofiary jak muchy. Uświadomili sobie nagle, że człowiek i żywność, którą produkował, bydło, które hodował, nie były bez znaczenia. Kiedy nareszcie zjawił się Enlil i zobaczył Arkę, był zły. Jednak logika sytuacji i perswazja Enki przeważyły. Enlil pojednał się z resztą ludzkości i zabrał Atrahasisa lub Utnapisztima swoim statkiem do wiecznej siedziby bogów. Innym czynnikiem wpływającym na szybką decyzję pojednania się z ludzkością, Mogło być szybkie opadanie wody i ponowne ukazanie się suchego lądu i roślinności. Wywnioskowaliśmy już, że nefilim zdawali sobie sprawę ze zbliżającej się klęski przed jej nadejściem. Była jednak dla nich tak wyjątkowym doświadczeniem, iż obawiali się, że ziemia już nigdy nie będzie nadawała się do zamieszkania. Gdy wylądowali na Ararat, Zobaczyli, że tak nie jest. Na ziemi nadal można mieszkać, można na niej żyć. Potrzebowali człowieka. Czym była ta katastrofa, dająca się przewidzieć, lecz nieunikniona? Ważnym kluczem do rozwiązania zagadki potopu jest zrozumienie, że nie był to pojedynczy, nagły wypadek, lecz ostatnie ogniwo w łańcuchu wydarzeń. Niebywałe epidemie atakujące ludzi i zwierzęta, oraz katastrofalna susza poprzedzały tę próbę wody, proces, który trwał według źródeł mezopotamskich przez siedem przejść, czyli SAR. Te zjawiska można tłumaczyć tylko zasadniczymi zmianami klimatu. Takie zmiany klimatu ziemskiego wiązały się dawniej z okresowymi epokami lodowcowymi i międzylodowcowymi, jakie zdominowały bezpośrednią przeszłość Ziemi. Zmniejszenie opadów, obniżenie poziomu mórz i jezior i wysychanie źródeł wód śródlądowych były symptomami nadchodzącej epoki lodowcowej. Wobec tego, że po potopie, który gwałtownie zakończył ten stan rzeczy, nastąpiła cywilizacja sumeryjska i nasza obecna epoka postglacjalna, zlodowacenie, o jakim mowa, musiało być ostatnie. Nasz wniosek jest taki, że zjawisko potopu jest związane z ostatnim okresem zlodowacenia i jego katastrofalnym końcem. Wiercąc w powłokach lodu Arktyki i Antarktydy, naukowcy zdołali pobrać próbki tlenu z różnych warstw i określić na tej podstawie klimat, jaki panował tysiące lat temu. Próbki pobrane z dna mórz, na przykład w zatoce meksykańskiej, Dostarczające danych o proliferacji lub zamieraniu życia w oceanie umożliwiają też uczonym ocenić temperatury poprzednich epok. Opierając się na takich danych, naukowcy są teraz pewni, że ostatnia epoka lodowcowa zaczęła się jakieś 75 tysięcy lat temu i przeszła przez etap lekkiego ocieplenia jakieś 40 tysięcy lat temu. Około 38 tysięcy lat temu nastąpił ostrzejszy, zimniejszy i suchszy okres. A potem, około 13 tysięcy lat temu, epoka lodowcowa nagle się skończyła i zapanował klimat współczesny, umiarkowany. Zestawiając biblijne i sumeryjskie informacje, dochodzimy do wniosku, że ciężkie czasy, przeklęcie ziemi, Zaczęły się za dni ojca Noego, Lamecha. Jego nadzieje, że narodziny Noego, pociechy, będą oznaczać koniec trudów, spełniły się nieoczekiwanie klęską potopu. Wielu uczonych uważa, że dziesięciu biblijnych patriarchów sprzed potopu, od Adama do Noego, odpowiada dziesięciu przedpotopowym władcom z sumeryjskich list królów. W tych listach nie przyznaje się boskich tytułów Dingir lub En dwóm ostatnim z tej dziesiątki. Ziusudra, Utnapishtim i jego ojciec Ubar-Tutu traktowani są jako ludzie. Tych dwóch ostatnich jest odpowiednikami Noego i jego ojca Lamecha. Według list sumeryjskich obaj panowali w sumie 64 800 lat, Zanim nadszedł potop. Ostatnia epoka lodowcowa od 75 tysięcy do 13 tysięcy lat temu trwała 62 tysiące lat. Jako że ciężkie czasy zaczęły się, gdy u Bartutu Lamech już rządził, 62 tysiące lat pasuje dokładnie do 64 800. Co więcej. Wyjątkowo ostre warunki utrzymywały się według eposu o Atrahasisie przez 7 sar, czyli 25200 lat. Naukowcy znaleźli dowody świadczące o szczególnie surowym okresie od 38000 do 13000 lat temu, przedział 25000 lat. Jeszcze raz mezopotamskie świadectwa i odkrycia współczesnych naukowców potwierdzają się wzajemnie. Spróbujmy zatem rozwikłać zagadkę potopu, koncentrując się na zmianach ziemskiego klimatu, a zwłaszcza na gwałtownym końcu epoki lodowcowej jakieś 13 tysięcy lat temu, co mogło spowodować nagłą i gwałtowną zmianę klimatyczną. Spośród wielu teorii naukowych Najbardziej intryguje nas ta, którą wysunął dr John Hollin z Uniwersytetu Stanowego Maine. Twierdzi on, że pokrywa lodowa Antarktydy od czasu do czasu urywa się z kontynentu i wślizguje do morza, powodując gwałtowną i przepotężną falę przypływową. Ta hipoteza, przyjęta i rozpracowana przez innych, Sugeruje, że w miarę jak pokrywa lodu stawała się coraz grubsza, nie tylko zatrzymywała w coraz większym stopniu ciepło Ziemi pod spodem, lecz także stwarzała grząską, śliską warstwę na swoim dnie. Działając jak smar między grubą pokrywą lodu na górze a stałym lądem na dole, ta grząska warstwa prędzej czy później powodowała wślizgnięcie się do otaczającego oceanu ogromnej masy lodu. Holin wyliczył, że gdyby tylko połowa obecnego lodu Antarktydy, którego grubość wynosi średnio ponad 1600 metrów, wpadłaby do mórz południowych, fala przypływu podniosłaby poziom mórz na całym świecie o blisko 2 metry, zatapiając nadbrzeżne miasta i niziny. W 1964 roku Wilson z Victoria University w Nowej Zelandii Wystąpił z teorią, że epoki lodowe kończyły się nagle takimi wsiźnięciami nie tylko w Antarktydzie, lecz także w Arktyce. Uważamy, że różne teksty i fakty zgromadzone przez nas motywują konkluzję, że Potop powstał w wyniku takiego ześliźnięcia się w wodę Antarktyki milionów ton lodu, kładąc gwałtowny koniec tamtej epoce. Ten nagły wypadek wyzwolił potworną falę przypływową. Od rejonu Antarktyki fala rozprzestrzeniła się w kierunku północnym przez Atlantyk, Pacyfik i Ocean Indyjski. Raptowna zmiana temperatury musiała wywołać huraganowe burze niosące strumienie deszczu. Poruszając się szybciej niż przypływ, burze, chmury i powleczonym rokiem niebo były zwiastunami lawiny wody. Dokładnie takie zjawiska są opisane w starożytnych tekstach. Tak jak mu nakazał Enki, Atra Hasis zapakował wszystkich na pokład Arki, sam zaś pozostał na zewnątrz, oczekując sygnału do wejścia na statek i zamknięcia włazu. Nie strojąc od szczegółów podkreślających ludzką naturę bohatera, Starożytny tekst mówi nam, że Atrachasis, mimo nakazu przebywania na zewnątrz statku, był wewnątrz i na zewnątrz, nie mógł usiedzieć ani przykucnąć. Miał złamane serce, wymiotował żółcią. Potem księżyc zniknął, zmieniło się oblicze pogody. W chmurach zachuczały deszcze. Wiatr oszalał. Potop ruszył. Jego moc spadła na ludzi jak wojna. Człowiek nie widział człowieka. Nikogo nie było widać w zniszczeniu. Potop ryczał jak bawu. Wiatry wyły jak dzikie zwierzęta. Ciemność była gęsta. Słońca nie widziano. Epos o Gilgameszu wymienia kierunek, z którego nadszedł sztorm z południa. Chmury, wiatry, deszcz i ciemności – Rzeczywiście poprzedzały falę przypływu, która najpierw pozrywała słupy nergala w świecie podziemi. Z brzaskiem świtu czarna chmura wstała z horyzontu. Srożył się w niej Bóg burzy. Wszystko, co było jasne, ściemniało. Przez jeden dzień szalała południowa burza, nabierając szybkości w biciu, zatapiając góry. Przez sześć dni i sześć nocy hula wiatr. Gdy południowa burza wymiata kraj. Kiedy nadszedł siódmy dzień, potop południowej burzy ustał. Odniesienia do południowej burzy, południowego wiatru, wyraźnie wskazują kierunek, z którego nadszedł potop i nadciągnęły chmury i wiatry, zwiastuny burzy, przemierzające górę i dolinę, by dopaść Mezopotamii. Rzeczywiście burza i lawina wody. Biorąc początek w Antarktyce, dotarłyby do Mezopotamii przez Ocean Indyjski po pochłonięciu gór Arabii i zatopieniu Doliny Tygrysu Eufratu. Epos o Gilgameszu informuje nas także o tym, że zanim ludzie i ich kraj zniknęły pod wodą, groble i tamy na suchym lądzie zostały zerwane, wybrzeża kontynentu zmiażdżone i spłukane. Biblijna wersja historii potopu relacjonuje, że wytryśnięcie źródeł wielkiej otchłani nastąpiło przed otworzeniem się upustów nieba. Najpierw wody wielkiej Odchłani zerwały się ze swej lodowej uwięzi, potem zaczęły się wylewać deszcze z nieba. To potwierdzenie naszego pojęcia o potopie znajdujemy ponownie w odwrotnej kolejności, gdy potop się skończył. Najpierw zamknęły się źródła odchłani, potem ustał deszcz z nieba. Po uderzeniu pierwszej fali, wody wciąż przychodziły i wracały. Potem woda zaczęła się cofać i było jej mniej po 150 dniach, gdy Arka spoczęła między szczytami Ararat. Lawina wody przyszła z mórz południowych i tam powróciła jak na mogli przewidzieć, kiedy potop wyleje się z Antarktyki. Mezopotamskie teksty, jak wiemy, odnoszą potop i poprzedzające go zmiany klimatyczne do siedmiu przejść, oznaczających bez wątpienia okresowe przejścia dwunastej planety w sąsiedztwie Ziemi. Wiemy, że nawet Księżyc, mały satelita Ziemi, Wywiera wystarczającą siłę ciążenia, by powodować przypływy mórz. Zarówno mezopotamskie, jak i biblijne teksty opisują wstrząśnięcia ziemi w czasie, gdy niebiański Pan przechodził w pobliżu tej planety. Czy mogło być tak, że Nefilim, obserwując zmiany klimatyczne i niestateczność pokrywy lodowej Antarktydy, uświadomili sobie, że następne siódme przejście dwunastej planety rozpęta katastrofę. Starożytne teksty tak właśnie to przedstawiają. Z odnośnych zapisów najbardziej intrygujący jest tekst, złożony z około trzydziestu wierszy, utrwalony drobniutkim pismem klinowym po obu stronach glinianej tabliczki o długości nie większej niż trzy centymetry. Odgrzebano go w Assur, Jakkolwiek obfitość sumeryjskich słów w tym akadyjskim tekście nie pozostawia wątpliwości co do jego sumeryjskiego pochodzenia. Dr. Eric Ebeling ustalił, że był to hymn recytowany w Domu Umarłych i dlatego umieścił ów tekst w swoim arcydziele o śmierci i zmartwychwstaniu w starożytnej mezopotamii Tod und Leben. Bliższe zbadanie tej kompozycji pozwala nam jednak odkryć, że wzywa ona po imieniu niebieskiego pana dwunastą planetę. Naświetla znaczenie różnych epitetów odnosząc się do przejścia tej planety przez miejsce bitwy z Tiamat przejścia, które wywołało potop. Tekst zaczyna się od oznajmienia, że mimo całej swojej potęgi i wielkości owa planeta krąży wokół Słońca. Potop był orężem tej planety. Jego orężem jest Potop, Bóg, którego oręż niesie śmierć nikczemnym. Najwyższy, najwyższy pomazaniec, który jak słońce przemierza kraje. Słońce swego Boga przestrasza. Wzywając pierwsze imię tej planety, które jest niestety nieczytelne, tekst opisuje jej przejście w pobliżu Jowisza w kierunku miejsca bitwy z Tiamat. Pierwsze imię, który okrężny pas wykuł równomiernie, który przebywczynie rozłupał na dwoje i rozsypał. Pan, który w czasie Akiti, w miejscu bitwy, z Tiamat wypoczywa. Którego potomstwem są synowie Babilonu, którego nie może przyciągnąć planeta Jowisz, który swoim żarem stwarza. Zbliżająca się do Ziemi dwunasta planeta nazywana jest Shilig Ludig, potężny wódz radosnych planet. Znajduje się teraz najbliżej Marsa. W blask Boga Anu, Bóg Lachmu jest obleczony. Wtedy spuściła potop na Ziemię. Oto imię Pana, który od drugiego miesiąca do miesiąca Addar gnał był wody naprzód. Omówienie tych dwóch imion w tekście dostarcza szczególnych wskazówek chronologicznych. Dwunasta planeta przeszła obok Jowisza i zbliżyła się do Ziemi w czasie Akiti, kiedy zaczął się Mezopotamski Nowy Rok. Około drugiego miesiąca była najbliżej Marsa. Wtedy od drugiego miesiąca do miesiąca Addar, dwunasty miesiąc, pławiła Ziemię w potopie. Harmonizuje to całkowicie z zapisem biblijnym, który podaje, że trysnęły źródła Wielkiej Odchłani 17 dnia drugiego miesiąca. Arka spoczęła na górach Ararat w siódmym miesiącu. Suchy ląd ukazał się w miejscach w dziesiątym miesiącu, a potop się skończył w dwunastym miesiącu, jako że w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca następnego roku, Noe otworzył dach Arki. Przechodząc do drugiej fazy potopu, gdy wody zaczęły opadać, tekst nazywa planetę imieniem Szulpa Kune. Bohater, czuwający Pan, który gromadzi razem wody, który potokami wód prawych i nikczemnych obmywa, który na bliźniaczej górze zatrzymał ryba, rzeka, rzeka, Powódź ustała, w górach na drzewie odpoczął ptak, dzień który powiedział. Mimo nieczytelności niektórych zniszczonych wierszy, analogie pomiędzy historią biblijną a mezopotamskimi opowiściami o potopie są oczywiste. Powódź ustała, arka została zatrzymana na górze o bliźniaczych szczytach, rzeki zaczęły ponownie spływać z wierzchołków gór, i odprowadzać wodę do oceanów. Widziano ryby, wypuszczono ptaka z arki, próba dobiegła końca. Dwunasta planeta dokonała swego przejścia, zbliżyła się do Ziemi i zaczęła się oddalać wraz ze swoimi satelitami. Kiedy mędrzec wykrzyknie Powódź, będzie to Bóg Nibiru planeta przejścia. Jest to Bohater planeta o czterech głowach. Bóg, którego orężem jest zatapiająca burza, uczyni zwrot na drodze. Opuści się do swego miejsca spoczynku. Teksty zapewniają, że oddalająca się planeta ponownie przecięła orbitę Saturna w miesiącu Ululu, szóstym miesiącu roku. Stary Testament często odwołuje się do czasu, gdy Pan spowodował, że Ziemię pokryły wody od chłani. Psalm 29 opisuje wołanie, jak również odesłanie wielkich wód przez Pana. Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi. Głos Pana potężny, głos Pana wspaniały, głos Pana łamie cedry. Sprawia, że góra Liban skacze jak ciele, a góra Syrion jak młody bawu. Głos Pana krzesze płomienie ogniste, głos Pana wstrząsła pustynią. Pan rzekł do wód potopu, wracajcie, Pan zasiadać będzie jak król na wieki. We wspaniałym psalmie 77, głośno wołam do Boga i krzyczę, psalmista odtwarza w pamięci pojawienie się i odejście Pana w dawniejszych czasach. Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata olam, wspominam dzieła pańskie, zaiste wspominam twoje dawne cuda, o Panie, ustalona jest twoja droga. Nie ma większego Boga niż Pan, ujrzały cię wody, o Panie, ujrzały cię wody i zadrżały. Tak wzburzyły się głębiny, obłoki spłynęły wodą, Chmury odezwały się grzmotem, a pioruny Twoje latały. Rozległ się grzmot twój jak turkot kół, błyskawice oświetliły świat. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Psalm 104, wychwalając czyny niebiańskiego Pana. Przywołuje na pamięć czas, gdy oceany zalewające kontynenty zostały zmuszone do cofnięcia się. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Okryłeś się głębią jak szatą, wody stanęły nad górami, ustąpiły gdyś je zgromił, rozpieszły się na głos grzmotu twego. Podniosły się na góry. Potem opadły na doliny, na miejsca, któreś im wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Jeszcze dobitniejsze są słowa proroka Amosa. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia pana. Na cóż wam ten dzień pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością poranek w cień śmierci odmienia i dzień w ciemności nocne, który przywołuje wody morskie, a wylewa je na oblicze ziemi. A więc rzeczy te wydarzyły się za dni dawnych. Dzień Pana był dniem potopu. Wykazaliśmy już, że po wylądowaniu na ziemi Nephilim powiązali okresy swoich rządów w pierwszych miastach ze znakami Zodiaku nadając częścią zodiaku nazwy pochodzące od różnych, skojarzonych z nimi bogów. Okazuje się teraz, że tekst odkryty przez Ebelinga podawał informacje na temat chronologii nie tylko dla ludzi, lecz także dla nefilim. Potop wydarzył się w erze konstelacji Lwa. Najwyższy, najwyższy pomazaniec, pan, którego świetlista korona szerzy przerażenie. Najwyższa planeta, siedziba, którą założył naprzeciw granicznego szlaku czerwonej planety. Dzień po dniu płonie żarem w domu lwa. Jego światło jasne królestwa Pana ogłasza krajom. Możemy teraz zrozumieć też zagadkowe słowa recytowane podczas rytuału świąt Nowego Roku, oznajmiające, że to konstelacja lwa zmierzyła wody głębi. Bo chociaż astronomowie nie mogą dzisiaj dokładnie stwierdzić, w jakim punkcie Sumerowie ustalili początek zodiakalnego domu, następująca tabela uważana jest za prawidłową. Jeśli potop wydarzył się w erze Lwa, czyli w czasie między 10860 a 8700 lat przed Chrystusem, wtedy data potopu zgadza się z naszymi ustaleniami. Według współczesnej nauki ostatnia epoka lodowcowa skończyła się nagle na półkuli południowej jakieś 12-13 tysięcy lat temu, a na półkuli północnej 1000 czy 2000 lat później. Zodiakalne zjawisko precesji potwierdza nasze konkluzje w jeszcze bardziej zrozumiały sposób. Wywnioskowaliśmy wcześniej, że Nefilim wylądowali na Ziemi 432 tysiące lat przed potopem, w erze ryb. W kategoriach cyklu precesyjnego 432 tysiące lat obejmuje 16 pełnych cyklów, czyli lat platońskich, i więcej niż połowy następnego wielkiego roku, dochodząc do ery konstelacji lwa. Możemy teraz zrekonstruować pełny przegląd wydarzeń, którym poświęciliśmy nasze badania. 445 tysięcy lat temu Nefilim pod dowództwem Enki przybywają na ziemię z dwunastej planety. Eridu, ziemska baza 1, zostaje założone w południowej Mezopotamii. 430 tysięcy lat temu wielka pokrywa lodowa zaczyna się cofać. Klimat na Bliskim Wschodzie staje się bardziej sprzyjający. 415 tysięcy lat temu Enki rusza w głąb kraju. Zakłada Larse. 400 tysięcy lat temu Wielka epoka międzylodowcowa obejmuje cały glob. Na ziemię przybywa Enlil. Zakłada Nippur jako centrum dowodzenia. Enki ustala szlaki morskie do Afryki Południowej. Organizuje pracę przy eksploatacji złóż złota. 360 tysięcy lat temu. Nefilim zakładają Bad Tibirę jako swoje centrum metalurgiczne miejsce wytapiania i rafinowania metali. Budowany jest Sippar, port kosmiczny i inne miasta bogów. 300 tysięcy lat temu. Bunt Anunnaki. człowiek, prymitywny robotnik. Zostaje ukształtowany przez Enki i Ninhursag 250 tysięcy lat temu Wczesny homo sapiens mnoży się i rozprzestrzenia na inne kontynenty 200 tysięcy lat temu Życie na Ziemi znajduje się w regresji podczas nowego okresu zlodowacenia 100 tysięcy lat temu Klimat ponownie się ociepla Synowie Bogów Biorą córki ludzkie za żony. Siedemdziesiąt tysięcy lat temu. Ubar Tutu, Lamek, człowiek z boskiego rodu, obejmuje władzę nad Szurupak pod patronatem Ninhursag. 75 tysięcy lat temu. Czas przeklęcia ziemi, nowej epoki lodowej. Migracje zwyrodniałych form człowieka. 49 tysięcy lat temu. Zaczyna się panowanie z Jusudry, Noego, wiernego sługi Enki. 38 tysięcy lat temu zaczyna się okres ostrego klimatu dziesiątkującego ludzkość. Siedem przejść. Znika europejski Nandertalczyk. Tylko człowiek skromagnon, osiadły na Bliskim Wschodzie, przechodzi zwycięsko próbę przetrwania. Enlil, rozczarowany ludzkością, usiłuje ją wytępić. 13 tysięcy lat temu. nefilim, świadomi nadejścia fali przypływu, wyzwolonej zbliżeniem się dwunastej planety, przeżykają wydać ludzkość na pastwę żywiołu. Potop spłukuje Ziemię, kończąc nagle epokę lodowcową. Koniec rozdziału 14. Rozdział 15. Królestwo na Ziemi. Potop... Wstrząsające doświadczenie dla ludzkości był nie mniej dramatycznym wydarzeniem dla bogów, nefilim. Używając słów z sumeryjskich list królów, Potop przewalił się przez ziemię i wysiłek 120 sar został zmieciony w ciągu jednej nocy. Kopalnie w południowej Afryce, miasta w Mezopotamii, centrum dowodzenia w Nippur, port kosmiczny w Sippar wszystko znalazło się pod wodą zagrzebane w błocie. Krążąc w statku kosmicznym nad zdewastowaną Ziemią, Nefilim oczekiwali niecierpliwie obniżenia się poziomu wód, żeby znów postawić stopę na stałym lądzie. Jak zamierzali przetrwać na Ziemi, gdy ich miasta i wszelkie udogodnienia przypadły, a siła robocza ludzkość uległa całkowitej zagładzie. Kiedy przerażone, wyczerpane i głodne grupy Nefilim wylądowały ostatecznie na szczytach góry Zbawienia, zrobiło im się wyraźnie lżej na sercu na widok człowieka i zwierząt ocalałych z powodzi. Nawet Enlil, rozwścieczony początkowo odkryciem, że jego zamysły częściowo chybiły celu, wkrótce zmienił zdanie. Decyzja tego bóstwa była praktyczna. W obliczu skrajnych warunków, Nefilim znieśli restrykcje wobec człowieka, sami zakasali rękawy i nie tracąc czasu, przekazali ludziom sztukę uprawy roli i hodowli bydła. Ponieważ przetrwanie zależało bez wątpienia od szybkości, z jaką rolnictwo i udomowienie zwierząt osiągną wystarczający poziom, by utrzymać Nefilim i żywiołowo mnożącą się ludzkość, Nefilim oddali swoją zaawansowaną wiedzę naukową w służbę temu zadaniu. Wielu uczonych, badających początki rolnictwa, nieświadomych informacji, jakie można zebrać z tekstów biblijnych i sumeryjskich, doszło do wniosku, że odkrycie uprawy roli przez człowieka, mniej więcej 13 tysięcy lat temu, wiązało się z ponownym ociepleniem klimatu, gdy ostatnia epoka lodowa dobiegła końca. A jednak, dawno przed współczesnymi uczonymi, Biblia także odniosła świt rolnictwa do czasów po potopie. Siew i żniwo zostały opisane w księdze Genesis jako boskie dary przyniesione Noemu i jego potomstwu w ramach przymierza między BÓSTWEM a ludzkością, zawartego po potopie. Dopóki Ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco. Lato i zima, dzień i noc. Przyswoiwszy sobie znajomość rzeczy, Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Stał się pierwszym rolnikiem po potopie zaangażowanym w przemyślaną działalność sadowniczą. Także teksty sumeryjskie przypisują Bogom wprowadzeniu ludzkości w arkana rolnictwa i sztuki udomowienia zwierząt. Śledząc początki kultury agralnej, Współcześni uczeni odkryli, że najpierw pojawiła się na Bliskim Wschodzie, lecz nie na urodzajnych i łatwych do uprawy równinach, ani nie w dolinach zapewniających równie korzystne warunki. Rolnictwo pojawiło się w górach, otaczających półkolem równiny. Dlaczego rolnicy unikali równin i ograniczali swoje siewy i zbiory do trudniejszego terenu górskiego? Jedyna możliwa odpowiedź brzmi, że niżej położone ziemie nie nadawały się do zamieszkania w czasie, gdy powstawało rolnictwo. Trzynaście tysięcy lat temu leżące niżej areały nie obeschły jeszcze wystarczająco po potopie. Minęły tysiąclecia zanim równiny i doliny pozwoliły człowiekowi zejść z gór otaczających Mezopotamię i osiedlić się na nizinach. O tym właśnie opowiada nam księga Genesis. Przeszło wiele pokoleń po potopie, zanim ludzie przybywający ze wschodu, z górzystych rejonów na wschód od Mezopotamii, znaleźli równinę w kraju Synear, Sumer i tam się osiedlili. Teksty sumeryjskie oznajmiają, że Enlil najpierw rozpowszechnił zboża w górzystym kraju, w górach, nie na równinach, a potem umożliwił tam uprawę ziemi odprowadzając wody powodzi. Zagrodził góry jakby drzwiami. Nazwa tego górzystego kraju na wschód od sumeru, Elam, oznacza dom, gdzie kiełkowała roślinność. Później dwóch pomocników Enlila, bogowie Ninazu i Ninmada, rozpowszechnili uprawę zbóż na nizinach. Także w końcu sumer, Kraj, który nie znał zboża, poznał zboże. Uczeni, którzy ustalili obecnie, że rolnictwo zaczęło się od udomowienia dzikiej odmiany pszenicy płaskórki, nie są w stanie wyjaśnić, w jaki sposób najwcześniejsze zboża, jak te, znalezione w jaskini Szanidar, zostały ujednolicone i w wysokim stopniu wyspecjalizowane. Przyrodzie potrzeba tysięcy pokoleń genetycznej selekcji, by wprowadzić choćby najskromniejszą innowację. A przecież epoki, czasu czy miejsca, w których taki stopniowy i bardzo powolny proces mógłby się odbyć, nie znaleziono nigdzie na Ziemi. Jeśli ten proces nie był selekcją naturalną, to ów zakrawający na cud fenomen genetyczno-botaniczny można tłumaczyć tylko sztuczną manipulacją. Orkisz, gruboziarnista odmiana pszenicy kryje w sobie jeszcze większą tajemnicę. Powstał w wyniku niezwykłej mieszanki botanicznych genów, nie rozwinął się z jednego genetycznego źródła, nie jest też mutacją jednego gatunku. Najwyraźniej otrzymano go w rezultacie zmieszania genów kilku roślin. W ogóle pogląd, że człowiek zmienił zwierzęta przez udomowienie, również jest wątpliwy. Współcześni uczeni nie znajdują odpowiedzi na te zagadki ani na generalne pytanie dlaczego górzyste rejony starożytnego Bliskiego Wschodu stały się niewyczerpanym źródłem nowych odmian zbóż, roślin, drzew, owoców, warzyw i udomowionych zwierząt. Sumerowie znali odpowiedź nasiona, mówili, były darem Anu, przesłanym na Ziemię z jego niebiańskiej siedziby. Pszenica, jęczmień i konopie zostały przyniesione na Ziemię z dwunastej planety. Rolnictwo i udomowienie zwierząt były darami danymi ludzkości przez Enlila i Enki, według tej kolejności. Nie tylko obecność Nefilim, lecz także okresowe pojawianie się dwunastej planety w sąsiedztwie Ziemi najwyraźniej było sprężyną trzech przełomowych faz cywilizacji człowieka po potopie. Rolnictwo około 11 tysięcy lat przed Chrystusem, kultura neolitu około 7500 lat przed Chrystusem i nagła cywilizacja 3800 lat przed Chrystusem następowały co 3600 lat. Wygląda na to, że Nefilim przekazując człowiekowi wiedzę w odmierzonych dawkach, Robili to w odstępach czasu harmonizujących z okresowymi powrotami dwunastej planety w sąsiedztwo Ziemi. Jak gdyby pewną jednostronną inspekcję, pewną bezpośrednią konsultację, możliwą tylko w tym oknie czasu, umożliwiającym łączność między Ziemią a dwunastą planetą, musieli przeprowadzać bogowie, zanim dany mógł być następny impuls. Epos o etanie rzuca pewne światło na te obrady. Opowiada, że po potopie, wielcy Anunaki, jacy rządzą losem, siedzieli radząc nad przyszłością kraju. Ci, którzy stworzyli cztery okręgi, założyli osady, doglądali ziemi, byli zbyt wzniośli dla ludzkości. Nefilim dowiadujemy się, doszli do wniosku, że potrzebują pośredników między sobą a ludzkimi masami. Zdecydowali, że mają być bogami, Elu po akadyjsku, co oznacza wzniosłych. Jako pomost między nimi, panami, a ludzkością, wprowadzili królestwo na ziemi, wyznaczając spośród ludzi władcę, który gwarantowałby służbę człowieka bogom i przekazywał boskie nauki i prawa ludziom. Tekst o tym opisuje sytuację, gdy jeszcze ani diadem, ani korona nie zajaśniały na ludzkiej głowie, ani berło nie zostało wręczone. Wszystkie te symbole królestwa, wraz z pastorałem symbolem prawości i sprawiedliwości, leżały złożone przed Anu w niebie. Jednak po tym, jak bogowie powzięli swoją decyzję, królestwo stąpiło z nieba na ziemię. Zarówno teksty sumeryjskie, jak i akadyjskie zaznaczają, że Nefilim utrzymali panowanie nad ziemiami, a pierwszym zadaniem, jakie wyznaczyli ludzkości, była odbudowa miast sprzed potopu, dokładnie w tych miejscach, gdzie pierwotnie się znajdowały i tak samo rozplanowanych. Niech cegły we wszystkich miastach zostaną położone w przeznaczonych miejscach. Niech wszystkie cegły spoczną na świętych miejscach. Eridu miało być odbudowane pierwsze. Nephilim pomogli ludziom zaplanować i zbudować i pobłogosławili pierwsze królewskie miasto. Oby to miasto było gniazdem, miejscem, gdzie ludzkość odpocznie. Oby król był pasterzem. Pierwszym królewskim miastem człowieka, mówią nam sumeryjskie teksty, był Kisz. Gdy królestwo ponownie zstąpiło z nieba, królestwo było w Kisz. Sumeryjskie listy królów są niestety zniszczone właśnie tam, gdzie było imię pierwszego z pierwszych królów ludzi. Wiemy jednak, że zapoczątkował on długą linię dynastii, których królewska siedziba przenoszona była z Kisz do Uruk, Ur, Awanu, Hamazi, Akszak, Akadu, a potem do Asur i Babilonu i późniejszych stolic. Biblijna tablica narodów wymienia również Nimroda, patriarchę z królestwa w Uruk, Akadzie, Babilonie i Asyrii, jako wywodzącego się z Kisz. Tablica ta notuje rozprzestrzenianie się ludzkości, jej ziemi i królestwa, w następstwie jej podziału na trzy odłamy po potopie. Ludzie ci, pochodząc od trzech synów Noego, rozdzielili się na grupy nazwane od imion protoplastów. Ludzie Sema zamieszkiwali Mezopotamię i kraje Bliskiego Wschodu, ludzie Hama, Afrykę i część Arabii, a ludzie Jafeta, Indoeuropejczycy, Azję Mniejszą, Iran, Indie i Europę. Te trzy szerokie ugrupowania wchodziły bez wątpienia w skład okręgów, których zasiedlenie omawiali wielcy Anunaki. Każdy z tych okręgów dany był jednemu z wiodących bóstw. Jednym z tych rejonów był oczywiście sam Sumer, obszar ludów semickich, miejsce, gdzie powstała pierwsza wielka cywilizacja człowieka. Dwa inne miejsca też stały się centrami kwitnącej cywilizacji około 3200 lat przed Chrystusem, jakieś pół tysiąca lat po rozkwicie cywilizacji Sumerów, państwowość, królestwo i cywilizacja, przeżyły swój świt w Dolinie Nilu. Jeszcze jakieś 70 lat temu nic nie wiedziano o pierwszej większej cywilizacji indoeuropejskiej. Od tamtej pory jednak ustalono, że wyrafinowana kultura, wielkie miasta, Rozwinięte rolnictwo i kwitnący handel istniały w dolinie Indusów w starożytności. Uczeni uważają, że zaczęło się to około tysiąca lat po początku cywilizacji sumeryjskiej. Starożytne teksty oraz znaleziska archeologiczne zaświadczają o ścisłych kulturalnych i ekonomicznych powiązaniach między tymi dwoma cywilizacjami rzecznych dolin a starszą sumeryjską. Co więcej, zarówno dowody bezpośrednie, jak i pośrednie, przekonały większość uczonych, że cywilizacje Nilu i Indusu nie tylko były powiązane ze sobą, lecz że w istocie pochodziły od wcześniejszej cywilizacji Mezopotamii. Najwspanialsze monumenty Egiptu, piramidy, okazały się po bliższym zbadaniu kopiami mezopotamskich zikuratów obleczonymi w kamienną skórę. I są powody, by przypuszczać, że pomysłowy architekt, który zaprojektował te wielkie piramidy i nadzorował ich budowę, był Sumerem czczonym jako Bóg. Starożytni Egipcjanie nazywali swój kraj wyniesionym krajem i pamiętali z prehistorii, że bardzo potężny Bóg, który przybył w najdawniejszych czasach, Zastał ich kraj leżący pod wodą w błocie. Rozpoczął olbrzymie prace melioracyjne, podnosząc dosłownie Egipt z błota. Ta legenda trafnie opisuje nisko położoną dolinę Nilu, ponoszącą konsekwencje potopu. Dawny bóg, jak można wykazać, był nikim innym niż Enki, głównym inżynierem Nefilim. Choć stosunkowo niewiele wiadomo dotąd o cywilizacji Doliny Indusu, wiemy, że tam także czczono liczbę dwanaście jako najwyższą, boską liczbę, że przedstawiano swoich bogów jako istoty o ludzkim wyglądzie, noszące nakrycie głowy przystrojone rogami i że adorowano symbol krzyża, znak dwunastej planety. Jeśli te dwie cywilizacje wywodziły się z Sumeru, dlaczego ich języki wyrażane w piśmie są inne? Naukowcy odpowiadają, że te języki nie są inne. Zauważono to już w 1852 roku, kiedy wielebny Charles Fosse zręcznie dowiódł, że wszystkie starożytne języki, odszyfrowane do tamtej pory, włącznie z wczesnym chińskim i innymi językami dalekowschodnimi, pochodzą z jednego pierwotnego źródła jak później wykazano sumeryjskiego. Podobne piktogramy miały nie tylko podobne znaczenie, co mogło być logicznym zbiegiem okoliczności, lecz także te same złożenia znaczeń, a nawet te same głoski, co wskazuje na wspólny rodowód. Nie tak dawno temu uczeni wykazali, że w najwcześniejszych inskrypcjach egipskich posługiwano się językiem noszącym znamiona uprzedniego rozwoju piśmiennictwa. Jedynym miejscem, gdzie uprzednio rozwijało się piśmiennictwo, był Sumer. Mamy więc jeden język pisany, który z jakiegoś powodu rozdzielił się na trzy różne języki mezopotamski, egipski, chamicki i indoeuropejski. Taki podział mógł się dokonać samoistnie wraz z upływem czasu, w warunkach coraz większego oddalenia i geograficznej separacji. Sumeryjskie teksty twierdzą jednak, że stało się to w rezultacie przemyślanej decyzji bogów, inicjowanej znów przez Enlila. W sumeryjskim historią na ten temat odpowiada dobrze znana biblijska opowieść o wieży Babel, z której się dowiadujemy, że cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Ale gdy ludzie osiedlili się w Sumerze, nauczyli się sztuki wyrobu cegieł, Zbudowali miasta i wznieśli wysokie wieże, zikuraty, postanowili zrobić dla siebie szem i skonstruować wieże wyrzutnie. Dlatego pomieszał Pan język całej Ziemi. Rozmyślne wydobycie Egiptu spod błotnistych wód, dowody językowe i teksty sumeryjskie i biblijne wspierają naszą konkluzję, że rozwój tych dwóch pochodnych cywilizacji nie był przypadkowy przeciwnie był to proces planowy zainicjowany przemyślaną decyzją nefilim obawiając się widocznie skutków kulturalnego zjednoczenia i skoordynowania dążeń ludzkości nefilim przyjęli politykę imperialną dziel i rządź z chwilą osiągnięcia bowiem przez ludzkość poziomu kultury pozwalającego myśleć o opanowaniu przez tworzy po czym już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić, sami Nefilim tracili znaczenie. Już przed trzecim tysiącleciem przed Chrystusem, dzieci i wnuki, nie mówiąc o ludziach o boskim rodowodzie, wypierały wielkich dawnych bogów. Zawzięta rywalizacja między Enlilem a Enki została przejęta w spadku przez ich prawnych synów rozgorzały gwałtowne walki o zwierzchnictwo. Nawet synowie Enlila, o czym była mowa w poprzednich rozdziałach, walczyli między sobą. Synowie Enki również. Tak jak działo się to wśród ludzi w czasach zapamiętanych przez historię, suwereni próbowali utrzymać pokój wśród swoich dzieci, dzieląc kraj między sukcesorów. Przynajmniej w jednym znanym przypadku, jeden z synów, Ishkur Adad, został umyślnie odesłany przez Enlila do górzystego kraju, na pozycję głównego boga w tamtym rejonie. Z biegiem czasu bogowie obejmowali najwyższą władzę. Każdy strzegł zazdrośnie terytorium, nad którym dane było panować, czy dziedziny działalności, którą się opiekował. Królowie, wyznaczani spośród ludzi, byli pośrednikami między bogami, a wzrastającą liczebnie i rozprzestrzeniającą się ludzkością. Oświadczeń starożytnych królów, że wszczeli wojnę, podbili nowe ziemię, czy ujarzmili obce ludy z rozkazu mojego boga, nie powinno się lekceważyć. Tekst po tekście daje wyraźnie do zrozumienia, że naprawdę tak było. Sprawy zagraniczne znajdowały się w rękach bogów, ponieważ wiązały się z innymi bogami na innych terytoriach. Zgodnie z tym, do nich należało ostatnie słowo w kwestiach wojny i pokoju. Wraz z mnożeniem się ludzi, państw, miast i wsi, zaistniała konieczność znalezienia sposobów przypominania ludziom, kto jest ich panem, najwyższym władcą, czyli wzniosłym. Stary Testament odzwierciedla ów problem, wymagając od ludzi, by nie odstępowali od swojego boga i nie uprawiali nierządu z innymi bogami. Zaradzano temu ustanawiając wiele miejsc kultu i umieszczając w nich symbole i wyobrażenia właściwych bogów. Nastała era pogaństwa. Sumeryjskie teksty informują nas, że po potopie. Nefilim odbywali rozwlekłe narady dotyczące przyszłości bogów i człowieka na ziemi. W rezultacie tych rozważań stworzyli cztery okręgi. Trzy z tych okręgów, Mezopotamia, Dolina Nilu i Dolina Indusu, zostały zasiedlone przez człowieka. Czwarty okręg był święty, termin, który pierwotnie dosłownie znaczył przeznaczony, zastrzeżony. Przeznaczony wyłącznie dla bogów, był czystym krajem, rejonem, do którego nie można się było zbliżyć bez upoważnienia. Naruszenie tego prawa mogło spowodować szybką śmierć z rąk surowych strażników, władających przeraźliwą bronią. Ten kraj czy rejon nazywano Tilmun, dosłownie miejsce pocisków. Była to strefa zamknięta. Gdzie Nefilim, po zmieceniu Sippar przez Potop, założyli na nowo swoją bazę. Dowództwo nad tym obszarem ponownie otrzymał Utu shamash Bóg zarządzający ognistymi rakietami. Starożytni Herosi, jak Gilgamesz, starali się osiągnąć ten kraj żywych przy pomocy Szem, czyli Orła dotrzeć do niebiańskiej siedziby bogów. Przypominamy sobie, jakimi słowami Gilgamesz uzasadniał swoją prośbę przed szamaszem. Pozwól mi wejść do kraju. Pozwól mi zbudować moje szem. Na życie mojej matki bogini, która mnie zrodziła. Na życie czystego, wiernego króla, mego ojca, otwórz mi drogę do kraju. Starożytne opowieści, a nawet dokumenty historii, Przywołują na pamięć nieustanne próby człowieka dążącego do osiągnięcia kraju, szukającego rośliny życia, pragnącego zdobyć wieczną szczęśliwość wśród Bogów nieba i ziemi. Ta tęsknota jest rdzeniem wszystkich religii, których korzenie tkwią głęboko w sumerze. Nadzieja, że sprawiedliwość i prawość czynów na ziemi prowadzi do następnego życia w jakiejś niebiańskiej siedzibie bogów ale gdzie jest ten nieuchwytny kraj połączenia z bogami na to pytanie można odpowiedzieć są wskazówki wyłaniają się w tym miejscu jednak inne pytania czy od tamtej pory ktoś spotkał nefilim co się stanie gdy ponownie dojdzie do spotkania ale jeśli nefilim byli bogami którzy stworzyli człowieka na ziemi to czy sama ewolucja na dwunastej planecie stworzyła Nefilim? Koniec.